sleeping, 'cause we're spending the night, and it feels alright, but it's over now. Time keeps slipping with your skin next to mine, and your lips I can fight, but it's over now. You brought out the best in me. We had everything we needed. You put me aside and turn out the lights for no reason. Was it a make believe? Something you never needed. What was it all for? I don't know you anymore. We go back, we go back, we go back, we colliding. Losing track, even God knows I'm trying. We go back, we go back, we go back.
Ultraliga Mistrzostwa Polski Teamfight Tactics. Dobry wieczór, witamy Was w czwartym tygodniu rozgrywek. Jest ze mną oczywiście Czarek Black Fireys Cholewski. Ja nazywam się Daniel Ryan Pastusiak i zapraszamy Was dzisiaj wraz z Mychą na kolejny tydzień rozgrywek, ale nie taki do końca podobny do tego, co widzieliśmy wcześniej, bo oczywiście kończymy etap zwany karuzelą i pożegnaliśmy się z dwoma zawodnikami. Natomiast jest również szóstka szczęśliwców, którzy obserwują sobie dzisiaj z wygodnego fotela, jak pozostała ósemka będzie walczyć. Tak, myślę, że panowie będą mocno ściskać kciuki, bo gra w tej fazie bitwy dużo ich przyjaciół i dużo kolegów, ale my dzisiaj głównie skupimy się na tej fazie drugiej, czyli na bitwie. W niej będzie grało 8 zawodników z miejsc 4-7 z jednej grupy i 4-7 z drugiej grupy. Stworzyli oni jedną grupę 8-osobową, no i oni będą, dzisiaj zagrają 4 pojedynki i za tydzień zagrają kolejne 4 pojedynki. Przypominamy, że dwie osoby z tej grupy wejdą właśnie do wielkiego finału. Uzupełnią tą szóstkę, która już sobie czeka, jak wspomniałem, ale przypomnijmy sobie tak naprawdę, jak wyglądały te pierwsze 3 tygodnie, jak ci gracze zdobywali punkty, bo okazuje się, że nie trzeba zawsze wygrywać, aby awansować do wielkiego finału. Mamy wykres grupy, a tutaj ewidentnie Querik wyznaczył, no niestety, ten dolny pułap, za to widzicie również, jak była zacięta walka o topową trójkę. Tak jest, tak to jeżeli chodzi o grupę A, 30 punktów, miejsce pierwsze. Ostatnie miejsce kwalifikacji, punktów 20. Tyle było potrzeba. Querik, tak jak wspomniałeś, niestety musiał pożegnać się z Ultraligą. Tak, bo oczywiście z jednej grupy oraz z drugiej ostatni zawodnik pożegnał się po 3 tygodniach rozgrywek. I tak jak wspominaliśmy, również za chwilkę zaprezentujemy Wam grupę B, w której to Tapriv pożegnał się, reprezentant AGO, z właśnie rozgrywkami. Tak, tutaj widać, że sytuacja była troszeczkę bardziej rozrzucona, jeżeli chodzi o całą tą tabelę. 32, 31, 29, 26, 24, 23 i 21 punktów. AGO Tapriv niestety odpadł z grupy B, ale nic straconego. Myślę, że Ultraliga za jakiś czas pojawi się znowu, sezon drugi. I miejmy nadzieję, że wtedy będziemy mogli obserwować Tapriva w dalszych rozgrywkach. No właśnie, najważniejsze cały czas rzeczywiście grindować ladder, bo później dochodzimy do momentu, w którym te wyniki przekładają się również na turniej. Tutaj głównie wspominaliśmy o Lulusiu w poprzednim tygodniu, bo niesamowicie przegrindował ladder, co przełożyło się bezpośrednio na wspaniałe wyniki. No właśnie. I teraz. Wymarzona szóstka, może wymarzone miejsce dla nich, nie wiem, czy wymarzona szóstka, na pewno zacna, bo mamy tutaj Akiego, Shirkeina, Zbrojsona, Lulusia, Kropka oraz Jotosze. Ci zawodnicy już czekają, dopiero za 3 tygodnie zagrają kolejny raz w Ultralidze, ale już w fazie wielkiego finału. Tak, spokojnie panowie, 2 tygodnie mają teraz urlopu, mogą odetchnąć, nie muszą tak mocno grindować tej mety, można popatrzeć, poczekać. Ale no cóż, no coś tu mówić, Aki, Shirkein, naprawdę świetni zawodnicy, ale teraz przechodzimy od razu do bitwy, czyli tydzień czwarty, to o czym będziemy dzisiaj głównie rozmawiać. 8 zawodników, Janek, Arnold, Kezman, Kacper, Sacz, Shreddin, Pan Parówka i Kuba Sama. No i mamy tutaj wielu zawodników z Devil's One, bo aż 3 reprezentantów, do tego 2 z Illuminar Gaming. Mamy Tarczyński Protein Team, czyli ulubionego Pana Parówkę i Anonymo. O tych graczach również należy wspomnieć, bo jak wiadomo, spore grono fanów, jak i tutaj też znajomych, chociażby z tej grupy wielkiego finału, którzy będą ich obserwować. Tak, i za moment będziemy mieli, tak trochę już zdradzę, będziemy mieli mały wywiad na samym początku. Połączymy się z Wojtkiem, jak tylko realizacja powie, że my jesteśmy gotowi na to połączenie, i miejmy nadzieję, że porozmawiamy sobie troszeczkę o Mistrzostwach Świata i o tym, co się działo w ten weekend. Bo nie samą Ultraligą człowiek żyje. Tutaj mieliśmy oczywiście niesamowite emocje, ale wiesz co, Czarek, ja mam wrażenie, że tam granica błędu to jest dopiero minimalna. Zresztą pewnie Wojtek nieco więcej o tym powie, ale wiesz, jedno lobby nietrafione i nagle szansa ucieka daleko. Tak, przypomnę, że mieliśmy 4 zawodników, którzy rozgrywali europejskie kwalifikacje. Weiser i Arnold pożegnali się z turniejem w dniu pierwszym, a w dniu drugim?
Wojtek oraz Sage, który... Sage'owi naprawdę niewiele punktów zabrakło, żebyśmy mogli... Jeden. No tak. Niestety ten jeden... To ostatnie lobby było tak pechowe, bo już wszyscy liczyli, ten zdobył więcej punktów, tutaj może zbraknąć. I tak, no, to był ten reprezentant, który tak naprawdę mógł nam zapewnić dodatkowe emocje. Szkoda, że się nie udało. Tak, ale na pewno te mistrzostwa będą kontynuowane, na pewno będą kolejne możliwości. Fajne jest to, że coraz więcej osób gdzieś tam się dostaje. Widzę, że też scena nasza polska mocniej się tym jeszcze żyje. Nie czułem czegoś takiego, jak były te pierwsze mistrzostwa. Teraz mam wrażenie, że Polska górą. Mm-hmm. Naprawdę. I zresztą świetna ta strefa kibica u Kezmana stworzona. Kezman nie mógł sam wziąć udziału w rozgrywkach, ale oczywiście tutaj zmotywował przy okazji właśnie swojego streama wiele osób, żeby siedzieć, spędzić naprawdę kilka dobrych godzin przy TFT. Mimo wszystko też zaznaczmy, że sam system jest taki, w którym bardzo mocno się musi skupić, bo tu skaczesz do jednego zawodnika, tu do drugiego, sprawdzasz lobby, kto jak sobie poradził, kto jak zajął, kalkulacje, no po prostu absolutny młyn, jeżeli chodzi o rozgrywki Teamfight Tactics, no ale tak jak wspominam w starcie, zawsze trzeba performować jak najlepiej. Tak, to są Mistrzostwa Świata i tam nie ma miejsca na pomyłkę, ale my, moi drodzy, przechodzimy już powoli do wywiadu z Wojtkiem, więc halo, halo. Reprezentant Devil Swan z nami. Cześć, halo. Wojtek. Siemanko, cześć. Jak tam po intensywnym weekendzie? Już opadły emocje? Gdzieś tam na chłodno to analizujesz? Czy dalej rozpamiętujesz, a gdybym tutaj zagrał inaczej, to mogłoby pójść lepiej? Nie rozpamiętuję. Znaczy, no, dużo było takiej refleksji, że mogłem lepiej zagrać praktycznie po każdej grze. Wiedziałem od razu, że gdzieś tam były niedociągnięcia i zawsze można było coś lepiej zrobić. Ale nie, no już tego nie rozpamiętuję. Bardziej zostawiam za sobą. No i w sumie taka teraz została pustka, no bo już nie ma po co grać. Już trochę czekam na set piąty, no i śledzę oczywiście Ultraligę tutaj na naszym podwórku i razem z wami śledzę poczynania graczy. Jeśli mogę wtrącić, tutaj chciałem w ogóle zapytać o cały ten proces, że tak powiem, bo jeżeli chodzi o kwalifikacje do Ultraligi, a tobie się nie powiodło, ale mam wrażenie, że to był dla ciebie duży kop motywacyjny, bo wtedy od razu na ladder to się przełożyło, super wyniki, udało ci się również zakwalifikować do właśnie europejskiej kwalifikacji Mistrzostw Świata. A czy rzeczywiście tutaj stwierdziłeś, że jednak chcesz jeszcze w tej kwestii mocniej powalczyć? Bo widać było od razu, wiesz, tak naprawdę u ciebie poprawę performance'u. No tak, to prawda. Rzeczywiście bardzo mi to dużego takiego kopa dało, że chciałbym jeszcze coś udowodnić, że nie jestem może takim słabym graczem, że nawet do Ultraligi się nie mogę dostać. Jeszcze coś tam chciałbym zawojować. No i rzeczywiście, mimo że w sumie długo gdzieś tam jakaś stagnacja była po tym, jak nie dostałem się do Ultraligi i nie mogłem właśnie jakoś zbyt dobrze sobie poprawić tego swojego performance'u, to w końcu gdzieś tam zaskoczyło. Tam chyba jak były 3 razy snapshoty na Worldsy co tydzień, no to właśnie tak to wychodziło, że tuż przed, dzień przed tym snapshotem udawało mi się w końcu dopiąć ten ostatni guzik i gdzieś tam po parę set LP powbijać i właśnie to był taki trochę miracle run, można powiedzieć, bo właśnie tak rzutem na taśmę mi się udawało za każdym razem gdzieś tam wystarczający akurat próg wbić, żeby się dostać na mistrzostwo, znaczy na kwalifikację do mistrzostw. Wojtek, ogólnie na pewno znasz wszystkich chłopaków, którzy grają te w Ultralidze, czy się nie mylę? No, większość tak. Mhm. Okej, okay, to tak swoim chłodnym okiem. Jak ci się wydaje, którzy z tych 8 zawodników dostaną się do tego wielkiego finału? Tak, jak śledzisz ich dokonania, grasz z nimi na co dzień, więc chcielibyśmy usłyszeć ciebie. Jak sądzisz, który z tych zawodników no, sięgnie po te pierwsze, drugie miejsce i wyląduje w wielkim finale? Kurczę, no to zawsze jest jednak ciężko powiedzieć. Tak widziałem w sumie też te poprzednie wywiady z chłopakami, to zazwyczaj właśnie ten wybór jakichś tam faworytów to nie była prosta sprawa. No trochę bym tutaj musiał powiedzieć tak, no nieobiektywnie do końca, no ale jednak takimi moją trójką faworytów jest Kezman, Shreddin, Sage, no też ich najlepiej znam w sumie ze wszystkich, no ale no kurde, ciężko by mi było nie trzymać się właśnie z nimi. No, są tylko 2 sloty, więc tylko 2 z nich oczywiście da radę, ale
No szczególnie słyszałem, że Kezman właśnie bardzo się tutaj przygotowywał. Wiem, że będzie mu zależało, no i Kezman to Kezman, tak? Polskie turnieje, Kezman, znajdźcie lepsze duo. No jestem pewny, że tutaj się pokaże z dobrej strony. No i oczywiście za Sage'a bardzo będę trzymał tutaj kciuki, no bo po tym jak pechowo nie udało mu się dostać do ostatniej szesnastki w kwali na Mistrzostwa Świata, no to tutaj fajnie by było, jakby mu się udało odkuć. To na pewno, ale jeszcze tutaj z perspektywy, wiesz, na pewno dużo bardziej doświadczonego zawodnika, chciałbym cię zapytać, a w perspektywie tego turnieju, który zagrałeś przez weekend, które elementy mety teraz dla ciebie są najważniejsze? Na co gracze powinni kłaść mocny nacisk, na co widzowie powinni zwrócić uwagę? No wydaje mi się, że przedmioty to jest bardzo, bardzo ważne tutaj. Jeżeli miałbym taki jeden element faktycznie znaleźć, no to bym powiedział przedmioty. No i trochę gra się skupia wokół tych przedmiotów, takich bym powiedział premium przedmiotów AD, czyli tam Infinity, Earthless Whisper, jakiś Deathblade, coś takiego i Samiry, no bo to jest raczej najsilniejsza jednostka, która praktycznie sama potrafi wygrywać walki, no i właśnie potrzebuje odpowiednich przedmiotów, tam też jest oczywiście Trynda, Olaf. No i to nie jest tak, że to jest jedyna kompozycja, tak? Ale no jednak te przedmioty są bardzo ważne, żeby nawet robić top 4, no to ciężko jest czasami, jeżeli się gdzieś tam na początku slamuje, powiedzmy, byle jakie przedmioty tylko dla winstreaku, bo potem może się zdarzyć po prostu silne lobby, gracze na lustryku zdobywają perfekcyjne przedmioty, właśnie jakaś Samira losowa na 7 poziomie i no to robi wielką różnicę. Dziękujemy za ten wywiad. To jest zresztą Czarek, o czym ty mówisz. Rozmawialiśmy sobie jeszcze chwilę w charakteryzatorni właśnie, także widzę, że wnioski się pokrywają. Simply Wojtek z Devilsone był naszym gościem w studiu przedmeczowej. Dziękujemy ci jeszcze bardzo. Dzięki. No i dobrze, Daniel, i cóż, przyjdziemy może troszkę, żebyśmy sobie porozmawiali na temat jakiejś kompozycji, bo Wojtek tutaj wspomniał. Zaznaczył tą Samirę, a wiesz, co jest cechą wspólną Samiry? Oczywiście Slayerzy, którzy zdominowali bardzo mocno ostatnie rozgrywki. Tak, zdecydowanie, więc mam nadzieję, że nam zaraz tutaj realizatorka pokaże taką grafikę z przykładem Slayerów po prostu, tak? Nie oszukujmy się, w obecnej mecie bardzo często mamy prosty plan na rozgrywkę, czyli próbujemy znaleźć te przedmioty, o których Wojtek właśnie wspominał, LW, Infinity Edge, o, i właśnie na naszych oczach kompozycja 6 Slayerów. Tutaj tylko wspomnę na samym początku, że 6 Slayerów to może nie jest taka konieczność, nawet 3 Slayerów jest wystarczających. Czy gramy 6, czy gramy 3, zależy od tego, jak dużą ilość tych Slayerów mamy zitemizowanych. No i podstawowe pionki to jest Olaf, Trynda i Samira. Lubimy dołożyć oczywiście Sejuani, Atroxa, to są te pionki naturalnie mocne, które tworzą ten frontlane, aby wchłonąć jak najwięcej obrażeń ze strony przeciwnika. No i tak jak Wojtek zresztą wspominał w wywiadzie, każdy szuka przeklętej, już by chciało się powiedzieć, Samiry, bo tak jest. Oczywiście jest Trynda, jest Olaf, to też są jednostki, na które zwracamy uwagę w perspektywie Kery, natomiast no ta Samira. Zresztą również w perspektywie zmian Chosenów i tego, że tak jak rozmawialiśmy, no teraz to już nie jest absolutny must, żeby mieć 8 poziom. To jest komfort, na który niewielu graczy może sobie pozwolić. Zmiana również procentowej szansy na Chosena o koszcie 4 złota na 7 poziomie do 2% zmniejszona. No tutaj będziemy mieli wiele niuansów i też wiele tego słynnego Just Hit. Tak, no niestety, powiedz sobie szczerze, jeżeli chcemy grać kompozycję 6 Slayerów, w mojej ocenie dwa podstawowe przedmioty to jest właśnie Guardian Angel, Last Whisper. Te dwa przedmioty są po prostu konieczne. Bez szczególnie LW dzisiaj bardzo ciężko jest zadawać obrażenia tym kompozycjom mocno opancerzonym, typu 6 Vanguardów, 8 Vanguardów. Po prostu w pewnym momencie masz takie odczucie, że zupełnie nie zadajesz im obrażeń. A Taneko z tyłu rzuca i powolutku wykańcza twoją kompozycję. 3 Slayerów, tak jak mówię, wystarczy i do tego możemy dosłownie dokleić, co chcemy. Mogą to być właśnie takie tutaj na przykładzie kultyści, Vanguardzi, no i jakiś Sharp dla Samiry na pewno będzie bardzo korzystny. Czy Niko, czy kompozycja z Niko, czy Kayle, oczywiście one również mogą się pojawić. Kiperzy, a też miejcie świadomość, to oczywiście ta kompozycja, którą prezentowaliśmy wam tydzień temu, ale wiesz co, Czarku, ja bym chciał, żebyś nieco powiedział o tym wyjściu ewakuacyjnym ze Slayerów, czyli Talon z Morganą, które mogą się pojawić w perspektywie tego, jeżeli po prostu zbyt dużo osób będzie chciało tych Slayerów wziąć. Tak, ja ostatnio właśnie rozmawialiśmy sobie dzisiaj przed, że czasami jest taki efekt, że łapiemy tak zwany taki tunnel vision, czyli ustawiamy się na to, że na pewno zagramy Slayerów od samego początku, składamy pod nich itemy, ale wtedy bardzo ważny jest scouting. Trzeba rozpoznać się w lobby. Jeżeli faktycznie 3-4 graczy już jest w Slayerach głęboko,
to osobiście polecałbym na przykład próbę ucieczki w Talona. Talon to nie jest oczywiście kompozycja, to jest Enlight Assassin, to nie jest Slayer, ale biorąc pod uwagę, że przeciwnicy nie zabierają twoich pionków, a zabierają inne, to powinieneś bez większego problemu złożyć po prostu całą tą kombinację i wtedy całą kombinację opieramy na Morganie i na Talonie zwyczaj. Tak, Talon przyjmuje itemy, można powiedzieć, że bardzo... Slayerowe. Bardzo podobne do Samiry czy do Olafa, czyli może być jakiś GA, LW i E, a na Morganę wystarczy, żebyśmy mieli w sumie Morello i już będzie fajnie. Tak, i, tak. I czyli ten niechciany pas gdzieś tam znajdzie jakieś ujście, tak, nie? Tak, jak najbardziej. Więc no, jeżeli chodzi o pas, no to najbardziej ofensywne item, można powiedzieć Morello plus Zekę, takie najciekawsze. Jeżeli chodzi o to, co dzisiaj chłopaki zagrają, no myślę, że będziemy obserwowali przede wszystkim Neko, Keeperów, Slayerów, może właśnie ten Talon gdzieś tam się pojawi, chociaż ja liczę na jakiś slow roll Tristany w Sharpshooter Spirit, coraz bardziej popularna kompozycja i naprawdę można na tym zagrać. Co zagrają, to na pewno jest ciekawe pytanie, ale jak zagrają widzowie, bo już za chwilkę przechodzimy do pierwszego lobby. Zaznaczmy, tylko topowa dwójka ma znaczenie. Gramy łącznie 8 lobby przez najbliższe 2 tygodnie, czyli dzisiaj i za tydzień. I tylko topowa dwójka przechodzi do wielkiego finału. Także wiesz, Czarku, no top 4, okej, przyjmiesz. Raz, drugi, ale tu trzeba wygrywać. Tak, więc to przede wszystkim trzeba sobie powiedzieć wprost. Panowie tutaj nie mogą po prostu, że tak powiem, przezimować gdzieś i dojść do tego top 4, tylko koniecznie musimy zrobić te top 1, top 2. Innej opcji tutaj nie ma. No i będziemy na początku z Kezmanem. Kezman z różdżką. Mm-hmm. O, ciekawy wybór. Są gracze, którzy nawet preferują ten przedmiot dzisiaj na karuzeli. To ciekawe, bo jednak te magiczne kompozycje na pewno są grywalne. To nie jest tak, że nie zobaczymy w ogóle magicznych, ale jednak nie są preferowane, tak jak mówiliśmy. A te przedmioty możemy nazwać przedmiotami premium. A tutaj też będę nawiązywał do tej naszej rozmowy z Simply Wojtkiem. Sivir, bardzo dobry aut na samym początku, bardzo silny pionek. Po pierwsze daje dwie naprawdę dobre synergie kultyści i mamy też właśnie Elise, od razu została zakupiona, Kezman zamienia i do tego dokupił sobie jeszcze Tristanę. Tak, Sharpshooterzy jak najbardziej, będzie mógł o tym myśleć, aby potencjalnie wstawić to na stół. Mamy również już Chosena Wukonga u jednego z zawodników. Wiadomo, że wolałbyś tego Vanguarda, Divine nie jest tak luksusowy, ale zobaczymy za chwilkę. Więcej Chosenów nie pamiętam, jeżeli chodzi o ten okay. Styl. Pan Parówka tam warto odnotować, trafił Shiva na początku. Shivana z 4 brawlerami na samym starcie robi już naprawdę kapitalną robotę, jeśli o to chodzi. Oho, mamy wczesny Sandfire potencjalnie. A tylko pytanie, czy będzie chciał slamować. Ten przedmiot, bo zobaczmy, tutaj też Morello jest zaznaczone, tak? To są te dwie opcje, nad którymi mógłby się w tym momencie Kezman zastanowić. Tak, tylko tutaj trzeba zwrócić uwagę, mamy 3 przedmioty, z czego tak naprawdę 2 są bardzo silne na wczesną fazę rozgrywki. Locket of Solari, bardzo dobry przedmiot na początku, później strasznie słabnie. I Sunfire Cape, to jest drugi przedmiot, który też jest bardzo silny, jeżeli chodzi o start rozgrywek. Mm-hmm. Tylko problem polega trochę na tym, że no, Morello jest ciekawsze na późniejszy etap, ale trudniej jest je wykorzystać w wczesnej fazie. Radość wielka, tak. Kultyści. Tak, jest. Mamy TF-a, no i to już jest taka jednostka, na którą gdzieś tam... No, pytanie jest, jak będzie planował to Kezman tutaj zagrać. Czy będziemy klasycznie dążyć do tego, żeby mieć po prostu 6 kultystów? Okej, czyli spokojne, okay. Morello, Tristana. Chodzi o to, że na TF-ie to Morello byłoby dużo silniejsze niż na Tristanie, według mnie, na tym etapie gry. Ale kwestia jest tego typu, że Tristana jest pionkiem takim pływającym, który możemy w dowolnym momencie sprzedać. Przedmiot ten na przykład przenieść, gdy trafimy, nie wiem, Atroxa, gdy trafimy Sejuani. Od razu będziemy mieli możliwość takiego przemieszczania tych przedmiotów. Ale zobacz też, jestem ciekawy, jak podejdzie do tego Teemo, bo co prawda para Tristany to też jest kuszące. A tutaj zobacz, mierzy się z tym Wukongiem, o którym wcześniej wspominałem. To znaczy, tutaj kwestia jest jeszcze tego typu, że Tristana swoją umiejętnością nakłada ten efekt Morello, więc tak, nie tak. Potrzebujemy do końca tej Teemo, więc myślę, że Kezman po prostu wolał zostawić sobie tutaj tą Tristanę i szukać potencjalnej pary, no ale decyzja w przypadku zwycięstwa, sprzedał TF-a, tak, i po prostu kupił... Nie kolekcjonuje TF-ów. Wow, Kalista i 3 razy Yasuo, to jest niesamowicie ciekawe. Bo tutaj można rozważyć jak najbardziej tych duelistów. Zdecydowanie. Kalista do gry. I teraz zamieni. Tak jest.
świetna sprawa. Kezman jest w tym momencie niesamowicie silny i zauważ, to jest bardzo ciekawy ruch. Założenie tego Morello na TF-a praktycznie daje nam stuprocentową pewność, że Kezman nie rozważa tutaj 9 kultystów. Mm-hmm. To jest raczej sytuacja To nie w jego stylu, chciałoby się powiedzieć, że jednak wiesz, on będzie chciał coś podkręcić w przyszłości. Zresztą, no tak jak wspominaliśmy, kultyści to może jest stabilna kompozycja, to jest może kompozycja, która przeprowadzi cię do top 4, ale wiesz, tu grasz pod zwycięstwo. Tak, tak, tak. Tutaj musisz wygrywać, ale tak jak mówię, Kezman ma świetne wejście w tą rozgrywkę. Ma już na 2-2, ma już 5 kultystów, brakuje mu tylko jednej jednostki, na przykład Wladimira, i będzie miał już komplet. A 6 kultystów przed golemami, jak dla mnie, to jest sytuacja typu premium i zazwyczaj nie przegrywasz. Oj, wręcz sytuacja. Mało się zdarza coś takiego, żeby przed golemami skompletować tych 6 kultystów. Oczywiście 5 tak wraz z Chosenem. Tak, to tak jak rozmawialiśmy tutaj, Yasuo 2, Kalista, bardzo dobry piątek. W ogóle Kalista jest strasznie niedocenionym unitem w obecnej mecie. Potrafi naprawdę praktycznie każdą kompozycję rozbić. Jeżeli będzie dla niej dobra pozycja, będzie miał odpowiednie przedmioty, to ten pionek nawet na poziomie drugim jest w stanie być takim hyper carry nawet przez całą rozgrywkę. Tak, tak, ale early mid game'owo wystarczy, że posiada przynajmniej jednego duelista obok. I jest to rzeczywiście carry, obok którego możesz postawić wiele ciężkich jednostek, a jest w stanie ci wymazać wszystkich. Chyba, że dostanie oczywiście taki fokus. Tak, tutaj jest blisko. Ten Yasuo padł na topie. Janek ma szansę tutaj zabrać ten Wistrik Kezmanowi. Kezman bardzo by nie chciał go stracić, ale niestety go straci. No właśnie. No i Janek zabrał tutaj nadzieję o tym Wistriku do golemów. Dokładnie tak. I też nie poprawia to jakoś diametralnie sytuacji Kezmana na karuzeli, chociaż... Jest szansa, że będzie... No właśnie. Była szansa może w ten sposób, że będzie drugi, ale no niestety przegrał tą jedną trzecią i będzie podnosił jako trzeci. Ale ciekawostką jest to, że trzecia osoba na karuzeli jest w stanie podnieść miecz. To jest... No właśnie. To jest naprawdę ciekawe. Zobacz, Janek tak przez chwilę... A, może wezmę albo nie wezmę, proszę bardzo. Nie, więc to raczej na 100%. Pytanie do Kezmana, czy to jest od razu slam Garden Angela. Tak, mamy pancerz, mamy miecz, ale myślę, że szczególnie w sytuacji, w której masz Morello, no to Sunfire Cape nie wchodzi w grę, więc myślę, że będzie robić. No i mamy Lampion. Mamy Lampion, ale w międzyczasie realizator nam pokazuje Chosenów, których wybrali nasi tutaj zawodnicy. Kuba poszedł w Garena Vanguarda, Pan Parówka, Tom Kench w Fortunę, proszę bardzo. Shreddin również w Fortunie. Sacz w Magu, Kacperski, Garen w Vanguardzie, Kezman, TF, Kultystę, Arnold. Tu chyba miał być duelista Yasuo i Janek wziął w Spirit. Ależ wyłapałeś tutaj produkcję. No Divine'em to nie zostanie Yasuo. może być. Kiedyś to była taka bardzo, bardzo fajna... No tak, jeżeli dostaniesz patułkę, jak najbardziej. Dokładnie. I teraz przenosimy się do Janka. Tutaj powiedziałbym szczerze, że to jest bardzo ciekawe, co zrobił Janek, bo... Przez wielu graczy Diana w Spirit, ogólnie Chosen Spirit, jest trochę pomijany. W sensie nie jest uważany do jakiegoś Chosena typu premium. I nawet w Assassin, wiesz, ja słyszę historię raczej o tym, że nawet taką w Assassina to idziesz po top 7, nie? W obecnym stanie mety. Ale mimo wszystko wiemy, że to jest po prostu przejściowy etap. Tak, jeszcze tutaj dokłada Assassina, żeby... Zresztą Akali sama w sobie jest bardzo ciekawą jednostką na tym etapie rozgrywki. A jak najbardziej, Czarku. Ale to powiedzmy, wziął Gradała, chce w tym momencie po prostu skorzystać z tej jednostki. Tak, to znaczy ja się z tobą zgadzam, tylko pamiętaj o tym, że piknięcie Chosena, który nie dowozi do tak zwanego 8 poziomu, powoduje ten problem, że no, myślę, że Janek będzie musiał rozważać tutaj swap na 6-7. Też mi się tak wydaje. Jakiś przejściowy, tak? No i wiesz, ten swap przejściowy, taki półsłap bym go nazwał, jest w porządku, ale jest trochę ryzykowny, tak? No bo równie dobrze, wiesz, możesz spalić 10 golda i hitnąć od razu, nie wiem, jakąś Kalistę, coś w tym stylu i powiedzieć sobie super, ale równie dobrze możesz spalić 30 i nie trafić kompletnie nic. Reprezentant Anonymo, czyli Shreddin na naszych ekranach, Fortuniarz. Fortuniarz, 74 i pytanie, czy wypłaci, czy odda? No to powiem tak, na pewno będziemy chcieli tutaj zostać. Rozgośćmy się u Shreddina. Zresztą Shreddin to jest zawodnik, który jest bardzo ceniony w środowisku. Jak gdzieś słucham opinie na streamach,
czy też wywiadach, po prostu bardzo gracz, zawsze stawiałem go naprawdę jako tego, który może odnieść sukces. Oczywiście turniejowo wiemy, że to bywa przewrotnie, ale na pewno tutaj jest na pewno zawodnik topowy, jeżeli chodzi o polską scenę. Zastanawiam się, jaki będzie plan na wypłatę tej fortuny. Szkoda, że nie widzieliśmy tej sytuacji od początku i nie jesteśmy pewni, czy te 5 staków na lustriku to jest pełen stak na fortunie, czy to jest na przykład dopiero 4, tak? 3, bo tu... No właśnie, no bo to by musiał być... Fajna rolka musiałaby siąść, musiałby też pre-level zagrać od początku, żeby to było... Ale to raczej nie jest, bo tutaj widzimy, że to jest Anka, więc to tylko 20% szans, że na pierwszym etapie, więc stawiałbym, że tutaj mamy 3 albo 4 bluza. I teraz kwestia jest tego typu. Zazwyczaj, gdy grasz fortuną, chciałbyś przynajmniej dojść do 6. Czyli dokładnie. W przypadku Sheridana, no to pewnie by było jakieś 8, załóżmy. 8, 7 lustrika. I nie chcę, żeby sypało później plecak Thieves Glovesów, bo widziałem to podczas europejskich kwalifikacji, taką sytuację. Chyba tak. Z 4 lub 5 takich przedmiotów wypadło. No, w mojej ocenie najlepiej Fortuna jak oddaje po prostu piątki. Tak, piątki plus Neko. Jak jesteś w stanie, dostaniesz jakąś dobrą piątkę, typu jakąś Samirę, na przykład dwie Samiry, do tego Neko i okej. Okay. Wtedy super. Zresztą ta Niko już u niego w ekwipunku, jak zresztą widzicie, więc no tutaj przydałoby się. Tak, ciekawe jest też Olaf, którego trafiliśmy na ławkę, bo tutaj jest, zauważ, że ten Olaf powoduje wstawienie Dragon Souli. I jest też bardzo blisko wtedy zrobienia jakichś slayerów. Pytanie jest właśnie tylko, w jaki sposób będzie chciał wypłacić, bo metod na tą wypłatę jest wiele. Jak możemy to zrobić? Możemy albo bardzo mocno się itemizować, składać przedmioty jeden po drugim. Tak, slamować je bardzo szybko, bo po prostu chcesz się wtedy wypłacić. Tak, a druga metoda jest taka, że będziemy mocno gonić level, czyli w pewnym momencie po prostu wchodzisz w kolejny poziom, spalając całe złoto, na przykład wchodzisz w level 7, dostawiasz jednostkę, która domyka ci jakieś kompozycje i dzięki temu chcesz wygrać i po prostu wypłacić tą fortunę. Niestety bardzo często jest tak, że jak gdzieś koło tego etapu 7-8 nie udaje ci się wypłacić tej fortuny i nie ma drugiego gracza, który gra w fortunę, to czasami nie uda się wypłacić tej fortuny do końca rozgrywki. No właśnie, ale tutaj wyłapał Sheridan, jest Cho'Gath, jest również Talon. No... No i tak jakby ich nie było, nie? Powiem tak, no ta wypłata jest trochę zbyt szybka. I tak jak mówię, to jest takie niebezpieczeństwo, jak grasz fortunę, zbyt wczesne wypłacenie, no bo pamiętaj o tym, że ty poświęcasz swoje punkty zdrowia w celu utrzymania nagrody, prawda? I czasami po prostu, jeżeli, wiesz, nawet nieumyślnie wygrasz, to po prostu zastanawiasz się, mogłem coś zdjąć z tego boardu, mogłem jakąś synergię wyłączyć, wiesz, no tak. jedna, dwie porażki więcej i nagle sytuacja diametralnie się zmienia, nie, już na takim etapie. Tylko pamiętaj o tym, że w TFT czasami, jeżeli na przykład zdejmiesz jakąś dobrą jednostkę silną, to nagle się okazuje, że nie przegrywasz pojedynku jednym pionkiem, tylko przegrywasz ten pojedynek 6 pionkami. I wtedy, wiesz, bardzo szybko następuje degradacja twoich punktów zdrowia i Sheridan ma w mojej ocenie bardzo duży teraz problem, bo masz 56 punktów zdrowia, co prawda masz Olafa, ale dalej trzymasz się fortuny. Ta wypłata nie spowodowała tego, że nagle stałeś się super silny, prawda? No niewiele to tak naprawdę zmieniło. Znaczy, plus jest taki, że Sheridan ma świetny bank, tak? Bo jesteśmy na etapie 3-4, on już preleweluje w 7, a jeszcze nie doszliśmy do wilków. Więc na wilkach prawdopodobnie będzie miał 7 level plus 50 w banku. Więc dobrze by było później jeszcze z 2-3 rundy przeczekać i 8 level. I Czarek, i to jest ten moment, w którym wydaje mi się, że powinniśmy też podyskutować o sytuacji właśnie tych ludzi, którzy wychodzą z deficytu, a wbrew pozorom wychodzą na tym lepiej, bo mają wcześniejszy dostęp do pionków premium, czyli ludzie, którzy idą na mainstreaku, prowadzą bank równiutko, nie schodzą poniżej 50 gold, aż 8 poziomu, później mogą mieć dużo większe problemy ze znalezieniem tych konkretnych pionków, pod które chcą grać, bo po prostu inni się wyzerowali wcześniej, inni szybciej zagrali tutaj rolkę. I zauważ teraz ciekawa sytuacja. Zaraz nawiążę też do tego, co wspomniałeś przed chwilką. Teraz ciekawa sytuacja. Agresywne wejście w 7 poziom. I teraz tak, Sheridan decyduje się według mnie na coś takiego. Okej, wchodzę w 7, ale nie zmieniam Chosena, bo pamiętaj o tym, że ta fortuna Sowina daje mi 2, 3, 4 golda, tak? Za każdym razem, gdy wygram, więc niech ta fortuna wygeneruje mi bank, czyli jeżeli będę wygrywał, to tak jak miałbym 50 teraz w banku i na tym chcę dojechać według mnie do 8 poziomu.
I tutaj co wspomniałeś, też jedna bardzo ważna rzecz. Osoby, które są pod presją, wcześniej wchodzą w lobby. Wcześniej się spalają i bardzo często te osoby z dołu tabeli wyciągają takie premium pionki, typu Tryndaf Slayera, Olaf Slayera, wyciągają te wszystkie Samiry. I następuje czasami takie złudzenie, że ktoś, kto jest na winstreaku z samej góry, on oczywiście wchodzi tam dużo wolniej, spokojnie, bo on gra w banku, on ma czas. Mhm. Ale gdy już wejdzie w ten bank, nagle okazuje się, że zostały dwa Olafy w lobby, jeden Trynda i dwie Samiry i koniec. I nie ma na co słapnąć, prawda? Więc zastanawiam się, czy panowie będą czekać, no ale Kezman rewelacyjny, Winstreak 94. No właśnie. Teraz reprezentant Devilsson, czyli Kacperski. Na naszych ekranach za chwilkę sprawdzimy, co u niego, bo oczywiście obserwowaliśmy borty jego przeciwnika, Arnolda. No i tutaj, tak jak ten Chosen Garen był, tak cały czas jest. Tak, no i tutaj powiedz sobie szczerze, Kacperski w tej sytuacji wygrywa tylko i wyłącznie z jednego powodu. I ten powód jest prosty. Slamuje itemy, które są dobre na początku gry. Czyli mamy Sunfire Cape, są dwa kielichy. To są przedmioty, które teraz cię niosą, ale te przedmioty są bardzo słabe w endgame. Znaczy, kielich nie jest taki słaby, żeby była jasność, ale nie jest takim głównym przedmiotem. I teraz padnie tutaj bardzo... Ja jestem mega ciekawy, czy Kacperski zdecyduje się na to, żeby zrzucić później Reforger, tak? Na chociażby Sunfire Cape'a, tak? Bo na razie jeszcze oczywiście może, ale on nie ma ani jednego miecza, ani jednego łuku i ani jednej rękawicy. No. Więc, krótko mówiąc, wesoło nie jest. Pomimo tego, że masz 78, to wiesz, że na moment ludzie pokończą te przedmioty i to oni będą dyktować warunki. On będzie musiał rzeźbić. Oczywiście gdzieś tutaj nam delikatnie zarysowuje tą kompozycję z Niko, ale to jakby na tym nie konkretnie nie poprzestawajmy, bo tak jak wspomniałeś, te przedmioty mocno early game'owe, a też nie wiadomo, co rzeczywiście z rolki wypadnie. No, na szczęście pojawiła się rękawica. Jest, o proszę bardzo, szpatuła, więc szpatuła i Niko Vanguard jest kolejna i... Oj... Czy ja wiem? No mamy czterech spiritów, ale to... Czy to jest... No okej. Okay. Powiem tak, gdybyśmy byli w secie czwartym, to bym powiedział, że The Kindred jest naprawdę fajnym autem. Mm-hmm. Ale jeżeli chodzi o set 4,5, to Kindred wydaje się, że jest jednym ze słabszych pionków trzeciego poziomu. Nie dowozi już tak fajnie, jak robiła to wcześniej. No i właśnie, tutaj dziwne, że ten kielich pierwszy poszedł na... Aha, bo będzie składał po prostu drugi tu. No i tak, no na razie wrzuca te przedmioty. Trochę szaleństwo mam wrażenie w tym wszystkim. No myślę, że tutaj podejście jest takie. Znaczy, taka jest moja perspektywa, jeżeli chodzi o Kacperskiego. Gra się nie klei, jeżeli chodzi o przedmioty, nie oszukujmy się. Więc po prostu gra maksymalny slam, jaki się da. Chce, wiesz, po prostu maksymalnie daleko zajechać na tym, jak tylko się da. Po prostu na tym rozpędzie... Może uda mu się po prostu do top 4 wjechać. Już tyle kielichów tutaj zeslamował, że rzeczywiście jak najbardziej masz rację. O, proszę bardzo. No jest Samira, ale tak naprawdę no... No, w sumie... jego kompozycji to niewiele zmienia, tak? Tak jest. Nie bardzo mamy gdzie ją po prostu wstawić, więc tutaj są jakieś próby właśnie Spirit, Vanguard, Mystic. No, ale tak jak mówię, no tutaj cierpi przede wszystkim z tego powodu nawet ta... Ten Vanguard został zrobiony oczywiście, więc tak jakby już pełna deklaracja, jeżeli chodzi o tą kompozycję. No, ale przy trzech kielikach ona powinna bić, tak? Tak czy siak, no bo to jest jednak i tak bardzo duży boost do AP, więc powinno być nieźle. A pan Parówka trafił na początku te Shivany i widzę Hurricane złożony i ta Shivana cały czas sukcesywnie bije. No i tak jak mówiłem, Kacperski słabnie teraz, z każdą rundą słabnie po prostu przedmioty. Wojtek o tym wspominał na wywiadzie. No niestety, ten set jest troszkę tak zbudowany, że przedmioty, jeszcze raz przedmioty. Gramy przede wszystkim w przedmioty, bo bez tych przedmiotów już nawet w tej środkowej fazie ciężko jest nam coś wygrać. Z drugiej strony Kezman również na szczycie tabeli. Wiemy, że tam kultyści już przynajmniej na synergii 6 są, także korzysta z tego winstreaka. Pan Parówka znalazł Shivanę 2, także dla niego to też będzie wzmocnienie jak najbardziej. Tutaj mamy już Olafa 2, proszę bardzo, z Deathbraidem Gia i RFC. Także Shreddy nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. No nie, zdecydowanie. Ja tu jestem teraz szczerze ciekawy, jak Kezman rozegra tą sytuację. I zauważ, że Kezman zdecydował się na slam itemów, które też nie są bardzo silne w endgame, ale są bardzo silne w early. Czyli mamy Locket of Solari, mamy Wormoga. Bardzo często gracze teraz się decydują, dostaje 3 pasy. Nie będę czekał na 3 sekundy, no tak. Po prostu robię item i jest w porządku.
No ale zobaczymy. Zobaczymy, które z tych przedmiotów wrzuci, bo widzimy ten czerwony przedmiot na ławce. Jest w stanie odmienić tutaj jeszcze losy. Ale zobacz, Czarku, ile HP tracą jego przeciwnicy. Jeżeli na tym etapie trafisz na Kezmana, no to tak naprawdę, wiesz, możemy mówić o komforcie HP w przypadku Kacperskiego, pana Parówki, ale już niżej to jest 40 kilka punktów zdrowia i w przypadku Arnolda to już tylko 25. Także on bazuje na tym, że teraz jest turbomocny, później może w tej tabeli trochę spaść. Tak, tylko pytanie jest właśnie, zastanawiam się, jak bardzo mnie to intryguje, jak Kezman rozegra tą końcówkę, no bo to jest szalenie istotne. Czy tu padnie decyzja o tym, żeby jednak wyprzedzić trochę, czy będzie grał spokojnie, czy poczeka do rundy PvE, tam dopiero po tej rundzie się spali, wejdzie w ten ósmy level, podmieni tego Chosena. No, zobaczymy. Widać, że dużo obserwuje lobby, kilka osób już tych Slayerów zabrało. No nie wiem, czy ich wystarczy, chociaż on sobie tutaj, jak widzimy, też Kyle odkłada na ławce. Dokładnie, na pewno ma też świadomość tego, że ta Kyle może później wejść. No i czy tutaj po prostu 4 razy pre-level? Tak jest. Zgadza się, jak najbardziej. Szwajcarska dokładność. Nie, i zobacz, mamy. Jednak. Ale wiesz co, oczywiście, powiedzmy o tym na tym etapie. 10 win streaka. Tak. Po prostu, jeżeli wygrasz, to tak naprawdę jakbyś tego złota nie wydał. Tak, dokładnie, ponieważ on cały czas otrzymuje, dzięki temu, że jest na tak zwanym win streaku, czyli jest, ma serię zwycięstw i to aż 10, otrzymuje cały czas dodatkowe 3 punkty zdrowia, więc zależy Kezmanowi teraz na tym, żeby utrzymać ten win streak do końca. Fajna metoda, rozdaje nawet te malutkie połówki, teraz czeka z łezką, żeby wspomóc jakąś jednostkę, żeby ona jeszcze uruchomiła, żeby koniecznie odnieść to zwycięstwo, ale tu nie jest łatwo. Niko z drugiej strony ma pełen komplet itemów z leczeniem i z Vanguardem. Nautilus jest trójką, ta Kalista powoli, ale przebiła już. No właśnie. No i teraz chwila prawdy, przeżyła Kalista to trafienie i tego już... Chyba jest za mało. Za mało. Za mało, a nie zdążyła wyciągnąć. No i szkoda, Kezman pomimo... Boli to trochę na pewno Kezmana. Tak, bo on dużo zainwestował w tym momencie, żeby nie przegrać, a jednak przegrał, prawda? Więc gdyby nie zrobił tej inwestycji, to powiedzmy, że okej, straciłem win streak, w porządku, ale w sytuacji, w której poszła inwestycja, no to ona tutaj po prostu się nie do końca opłaciła. No właśnie, a wydawało się, że taka lista akurat na kompozycję z Niko będzie naprawdę świetna, bo będzie potrafiła się przeżerać przez tych Vanguardów, którzy zresztą, pamiętajmy, no znerfieni, jeżeli chodzi o ostatnią aktualizację, ale mimo wszystko jak najbardziej cały czas grani. Tak, i Arnold tutaj ratuje się też Kalistą. Kalista jest wybrańca, ale sytuacja jest niesamowicie trudna. Po pierwsze trafia teraz na Kubę, który złamał przed chwilką Kezmana. Chociaż różnica jest taka, że tutaj mamy niesamowicie silne itemy na Kaliście. Jest QSS, LW, Infinity Edge i zobacz, jak ta Kalista spokojnie sobie jeden pionek po drugim wyłącza z tej rozgrywki, więc Arnold teraz wygrywa. Jest silny, ale ma 14 zdrowia i 20 w banku i ma 7 level, więc tak naprawdę no, sytuacja jest taka, że prawdopodobnie będzie celował tu po prostu w miejsca jakieś 5, 6, 7. Będzie starał się utrzymać na powierzchni, ale ciężko jemu po prostu będzie zrobić tutaj ósemkę, ciężko będzie mu podmienić, bo nawet jeżeli wejdziesz w 8 level, tak, załóżmy za 4 rundy, to tych Slayerów już praktycznie w ogóle nie będzie do wyboru, a masz itemy typowo, powiedzmy, pod Slayera, prawda? Więc będzie musiał prawdopodobnie czekać na moment, w którym gracze, którzy pobrali tych Slayerów, będą musieli odpadać. No to jest trudna, naprawdę trudna rzecz, żeby wyjść. Ale to też jest dobry przykład, o którym ty wspomniałeś, czyli Kalista jako ten carry, który może się pojawić mocno midgame'owo. A z drugiej strony też chciałem wspomnieć o Troxie, który oczywiście w kompozycji z Niko jak najbardziej tutaj jako Vanguard ma synergię, ale również często pojawia się w keeperach. No bo rzeczywiście czasami ciężko jest się dorwać do tych jednostek, które z tyłu stoją i strzelają, ale tutaj Arnold ma idealną odpowiedź, czyli właśnie QSS, który zaneguje potencjalne przyciągnięcie. Tak jest, nawet decyzja poszła na rękawice złodzieja, ale proszę bardzo, pan Parówka dostał 2 Shivany na początku, później zrobił Shivę 2, rolną, trafił Chosena, jest Shivana 3 i prawdopodobnie pan Parówka zagra tutaj do końca tą kompozycję brawlerów. No właśnie, tylko czy on będzie itemizował, bo wiesz, tam tylko był jeden przedmiot na tej Shivanie. Tak, ale prawdopodobnie tam przedmiot jeden był tylko z tego względu, że po prostu on zakładał, może, że będzie grał to przejściowo. Mm. Ale tutaj, jak widać, sytuacja jest inna, no i ten Trynda z lewej strony bardzo szybko eliminuje jedną, drugą, trzecią. Ach, ta Kalista w ostatnim momencie. No i czy wystarczy tej Kalisty?
podrzut. No i tutaj myślę, że poradzi sobie z tą Janą. Jana po nerfach, no też zaznaczmy i proszę bardzo, nie wystarczyło. No ale tak, no tutaj QSS jest na pewno zwycięzcą, bo rzeczywiście przynosił bardzo dużo dobrego tej Kaliście, która już dawno by była przyskrzyniona, gdyby nie to. Tak jest, no i zobacz, 14 zdrowia, niby ciągle jesteś ostatni, ale teraz tak, Kuba, Sacz mają już bardzo podobne wartości do ciebie. Teraz bardzo duże wzmocnienie, pojawiła się Janna, domyka czwartego Enlighta, dodaje Mistyka do stołu, więc naprawdę mega, mega duże wzmocnienie. Gdyby teraz Arnold wygrał jeszcze, powiedzmy, te 4 rundy do rundy PvE, to myślę, że mógłby pomyśleć o zmianie Chosena, ale musiałby wygrać 4 jeszcze pojedynki. Kezman pokazuje nam oczywiście kompozycję z Kayle. Ale te przedmioty na niej naprawdę nie są dobre. Ani Garden Angel, ani ten Static to nie są świetne przedmioty na tej jednostce. Po prostu brakuje Attack Speeda, jesteś całkowicie podatny na wszelkiego rodzaju efekty kontroli tłumu, przyciągnięcia, podrzucenia, spowolnienia. Więc dla Kezmana nie jest to wyborna sytuacja. Ja nie spojrzałem, jak dużo Kezman miał złota teraz. Czy to było takie przejściowe, czy on już zagrał taki typowo all-in? No i spójrzmy również... Sage oraz Kuba sama, poza rozgrywką, ci zawodnicy mieli właśnie ten pułap punktów zdrowia podobny co Arnold, ale temu udało się zachować jeszcze cały czas życie, za to miejsce 8 i 7 już w tym momencie przypisane na sztywno. Ja tu musiał zauważyć jeszcze, że zauważ, że Kacperski, który miał te kielichy, miał szwatułkę w Vanguarda, on tam się trzyma, trzecie miejsce. O, i teraz widzimy go, będzie grał na Arnolda, no i ciężko będzie. Chosen cały czas ten sam, cały czas taki Kindred. Tak, no widzisz, że dopiero odbudowuje bank, tak? No też potrzebujemy jakiegoś tu powiedziałbym zapasu. No i teraz chwila prawdy, gdzie poleci? Oj, strasznie słabo rzucona. Ta umiejętność specjalna, Niko, no i niestety porażka. Gdyby rzuciła w lewą stronę, mogło niestety, to... Niestety, niestety, bo Arnold zalicza bardzo fajny comeback do tej rozgrywki i wiesz, myślisz sobie już w tym momencie, no to przejść zapewnione, ale z ambicją na więcej, bo zobacz, Shredding, Kacperski i Younglin, no te punkty zdrowia, jedna, dwie walki i za chwilkę będziemy mogli mówić o tym, że ktoś będzie odpadał. Tak, tak, już atmosfera, można powiedzieć, że się nam troszeczkę zagęszcza tutaj, cały czas następuje to skautowanie. Ciekawostką jest to, że Arnold poszedł tutaj po Zekę, nie wiem, czy zauważyłeś. Był otwarty Garden Angel też, gdyby chciał przejść na... No właśnie, to dość nietypowe, miał dużo tych przedmiotów, które mógłby podjąć. To znaczy, wiesz, tutaj kwestia jest tego typu, że masz Infinity Edge LW, prawda? Więc taki setup typowo pod Slayera albo typowo, żeby zamienić to na Talona. Tak, no bo zauważ, że masz Morgana, Irelia, Janna, Fiora, i wtedy te dwa przedmioty podmieniasz na przykład na Chosen Talona i przechodzisz powiedzmy naturalnie w Talona. Tylko żeby przejść naturalnie w Talona, powinieneś podnieść wtedy GA, a on poszedł po Zekę, więc to by była lekka sugestia, że on faktycznie chce zostać na tej Kaliście. To taka ciekawostka. Może tak być, że taki jest jego game plan. Szczególnie, że wiesz, pomijał tutaj w rolce tych Slayerów, nawet się nad nimi nie zastanawiał. A tu mam dość ciekawą sytuację, dwie szpatuły Vanguarda i do tego Taniko. Tak, no ale zauważ, że no tutaj pojawił się pierwszy, powiedzmy, premium item na Kyle, ale... No ale... Ale ten... Boom! Static i reszta przedmiotów, no nie jest rewelacyjna. Plusem na pewno dla Kezmana jest to, że tutaj jest Sejuani na drugim poziomie. On po prostu ma silne jednostki, no i Kacperski ustawia się praktycznie na jedno uderzenie. No właśnie, i tutaj na pewno bardzo ważne w tym wszystkim jest to, że 62 punkty zdrowia jeszcze posiada Kezman. A Arnold, no nie dotrwał dalej, top 6 dla niego, także reprezentanci Illuminar przy okazji inauguracji fazy bitwy, nie najlepiej do tego również jeden zawodnik Devilswan, drugi, a no w zasadzie niedługo może się pożegnać, zresztą trzeci również, 14-12 punktów, ci gracze mogą być na tak zwanego strzała. Fajna teraz zmiana u Kacperskiego. Przeszedł z 8 Vanguardów, którzy zostali osłabieni, na 6 Vanguardów, 4 Mistyków. Naprawdę będzie ciężki do złamania. Tutaj jedyną jednostką, która będzie coś biła, to jest to Morello, no bo ono zadaje obrażenia nieuchronne, plus Trynda, który na tym LW powolutku przecina te jednostki, redukując ich pancerz. Tylko czy wystarczy? Jest kolejny podrzut. Trynda jeszcze cały czas funkcjonuje? No, chyba nie do zatrzymania, mam takie wrażenie. Chociaż teraz będzie zatrzymanie...
nie. No. To jest za dużo, to są właśnie ci Slayerzy. Zobacz, chociaż zobacz. Chosen Aatrox. Jest, tak, jest. A jednak, przepraszam. Przekreśliłem. Younglin odpada. Top 4 mamy już w tym momencie zamknięte. No i jednak, nie doceniłem tego Chosen Aatroxa. Poradził sobie. Bardzo fajny item, Bramble. Tu też chyba na tego Aatroxa. Dawało mi się, że my jeszcze mamy przynajmniej jednego gracza w Niko. Czy już... Już odpadł. Już odpadł, okej. Okay, to jest bardzo dobra informacja dla Kacperskiego, który może ją dokręcić. Ale Shredin jest w 9 Dragon Soulach. To jest naprawdę taka kompozycja, jeżeli tam będzie mocny Soul, jeżeli tam będzie mocny na przykład jakiś na froncie Swain, to ta kompozycja potrafi naprawdę dużo namieszać. No właśnie, teraz oczywiście jeszcze rolki nie zobaczymy. I proszę bardzo, spójrz tylko na tego Olafa. Olaf, RFC, Deadblade i GA, ale przenosimy się wróćmy, z powrotem. Wróćmy do Kacperskiego, zobaczmy co doroluje. Jest ta rolka, jest Yumi, ale pomija, szuka przede wszystkim Niko, nie ma, jest Sivir, nieistotna, bo ona tylko dla podbicia szansy. Dwa golda zostaje, zaraz zacznie się redukcja ławki, redukcja pierwszej jednostki, dalej nie ma, redukcja drugiej jednostki, dalej roluje. Gdzie jest Niko? Aż chciałoby się zaśpiewać. Nie ma. Niestety nie ma. Jest Sedżu, którą musimy koniecznie kupić. Jest Sedżu druga i nawet decyzja o redukcji. Czyli stwierdził... Papa, marzenia o Niko 3 na razie pójdą w zapomnienie. O, na pewno w tej grze już do tego nie dojdzie, ale stwierdził, że Sedżu 2 to jest pół sekundy dłuższy stun. O, przypominam, że teraz Sedżu ani na drugim poziomie stunuje na 2,5 sekundy teamką przeciwnika, ale tutaj niepokonany pan Parówka z tą... Shivaną 3, która... Kto pokona smoka? Kto go okiełzna? Nie ma tej żadnej możliwości. Spójrz tylko, jakie ona zadaje obrażenia. No i Kacperski żegna się z grą numer 1. Równe 0 punktów i mam wrażenie, że oddzieliliśmy w tym momencie graczy, którzy próbowali gdzieś tam, wiesz, w miarę naprostować tą swoją sytuację do tych, którzy rzeczywiście w lobby są silni i Shredin. Zobacz, że na win streaku. No na win streaku, bo u Shredina mamy 9 Dragon Soul. To już są mocne boardy, tak? Tak, tak. To są już bardzo, bardzo silne boardy. Ciekawostka jest tutaj taka, że pan Parówka decyduje się na redukcję Dragon Souli. Okej. Okay. No i będzie mierzył się teraz na Shredina. Tam mamy Olafa. Zauważ, bardzo ciekawa rzecz. Dużo osób, która ma na Olafie RFC, trzyma go z tyłu, ale wtedy zdecydowanie później bierze na siebie błogosławieństwo. I zobacz, jak ten Olaf pięknie sobie... Jak przecinak leci, dosłownie. Nie no, to skalowanie względem punktów zdrowia, zadawanie, niesamowite. A Kezman powolutku, no... Ona jeszcze się obudzi, a jednak! Ależ się udało! No i Kezman nosi zwycięstwo. Ciekawa sytuacja, mamy... 3 graczy chyba w levelu 9 w ogóle w tym lobby. Mm-hmm. Jest kolejny sol, ale tutaj o te smoki będzie nam ciężko. Jak teraz pojawił się... Kombinuję, żeby dołożyć właśnie te 6 Dragon Souli. Tak, to jest 9. No, sam jestem mega ciekawy, jak końcówka wyjdzie, no bo jak widać, że ta Shiva troszeczkę słabnie. Już nie była w stanie, jak ten Olaf ją złapał w swoje ręce, to już nie puścił w tamtym pojedynku, więc zobaczymy, jak teraz będzie Cho'Gath z Redemption. Loketem i Sunfire. 3 rollerów, 6 Dragon Souls i zobaczymy, czy to pozwoli mu przełamać. Tak, ale tutaj bardzo silna kompozycja u Kezmana. Mamy Yona w Adept z Morello, ale ta Shivana, dobra pozycja dla niej, powoli sobie bije. No, ale nie przebije się chyba przez ten Kale. Nie. No i tylko ten malutki set 1. No niestety, tutaj musi odnieść porażkę pan Parówka. No, to jest trochę ten element, o którym, wiesz, często się rozmawia w kontekście mety. Był taki czas, gdy ta 8 brawlerów i ogólnie kompozycja w Shivane była taką kompozycją naprawdę bardzo dobrą i dużo osób w nią grało, ale teraz można zdecydowanie odczuć, że troszeczkę brakuje tego paliwa, szczególnie pod koniec gry, więc większość graczy obecnie raczej tych brawlerów gra po prostu w kierunku takim przejściowym, tak? Tutaj ja rozumiem też pana Parówkę, że zagrał to tak jakby... Wiesz, sytuacja wymarzona. Chosen dostajesz, na początku są przedmioty, jest dużo brawlerów, po prostu to grasz. Tak, udało się hitnąć, więc zmienił. No i teraz przenosimy się na chwilkę do Shredina. W międzyczasie tam Lee Sin na drugim poziomie został wstawiony przez właśnie pana Parówkę na board, także niewygodne jednostki będą kopane. No, ustawienie tutaj będzie miało kolosalne znaczenie. Tak, ustawienie jest, to jest jedna sprawa, ale druga rzecz jest taka, że Shredin zrobił
redukcję z 9 Dragon Souls na 8. I to jest już jest 9, okej. Okay. Wrócił do tego. Wrócił do tego, więc w porządku. Przez chwilę albo to był błąd jeszcze w realizacji. Mhm. No jest Olaf, prawa strona, proszę bardzo, nie otrzymał tego fokusu. Zaraz oczywiście wstanie i będzie kontynuował zbijanie, proszę bardzo, żadnych szans. Przypomnijmy, że ten Yond Chosen Adept u Kezmana na 9 poziomie po prostu podkręcił. Także tu też jest silny. Tak, no tutaj trzeba będzie na pewno zastanowić się, jak tutaj wyeliminować tego Olafa. Tutaj fajnie teraz zauważ, że nastąpiła ucieczka. Bardzo niebezpieczne jest trzymanie po skrajnie lewej albo skrajnej prawej sytuacji Kerry. W przypadku Lee Sina po drugiej stronie, bo ten Kerry może zostać po prostu wykopany. Czy masz GA, czy masz... Tak, więc fajnie, że tutaj jest ucieczka i jednak ten Olaf... Nawet przesuwa go, zobacz, tym RFC trochę do tyłu. Tak, bo też trzeba pamiętać o tym, że na tych 9 Dragon Soulach bardzo szybko też dużo osób otrzymuje ten bonus. No i spójrzmy, gdzie ten Lee Sin? Oj, Lee Sin? Nie, już Olaf się odpalił, więc nie da się go wykopać. No tak. Swain jeszcze próbuje, ale bez szans. Siła Olafa. Mhm, to pokazuje nam, czyli ci Slayerzy oczywiście nieprzypadkowo nakreślani przez nas na samym starcie. Jeszcze tutaj gdyby ta Samira znalazłaby się jeszcze jedna. To znaczy tutaj, jeżeli chodzi o tą sytuację, myślę, że nie jest to dla niego jakieś super kluczowe dla Shredina, żeby koniecznie Samira złożyć na level drugi, no bo nie ma też dla niej przedmiotów. Ona ma jedynie tego Dragon Soula na sobie. To, że ma więcej AP, powoduje tylko tyle, że więcej tych strzałów z siebie wypuszcza podczas swojej umiejętności, ale nie powoduje tego, że te strzały są silniejsze same w sobie, więc potrzebuje jeszcze na pewno jakichś przedmiotów AD, typowo. Mamy również tego Shrouda, który idealnie siada w... w ostatnim etapie rozgrywki, będzie mógł go przycelować w odpowiednie jednostki przeciwnika, poczeka sobie, aż wystartują i zrobi tutaj też na pewno różnicę. Tak, to Reforge, jak widać, nie jest grany. Kezman jest bardzo blisko trójeczki na pani ze skrzydłami, jak to niektórzy mawiają, super pionek. Brakuje mu tylko jednej z tego, co widzę. No i cały czas tutaj mieszamy ustawieniem. Shroud oczywiście zostanie zagrany dopiero na samym początku, żeby zobaczyć, w które miejsce chcemy go wycelować. No mamy tą możliwość. Mhm. I tu w ogóle jest taka ciekawostka, że nawet teraz, jak średni będzie w następnych turach rolować, to może pozwolić sobie na to, żeby na przykład, jeżeli pojawi się Tristana jedynka, to żeby ją... Sprzedać, tak, żeby jeszcze prze... Żeby uwolnić jeszcze raz tego Shrouda. Podobną taktykę stosuje się na przykład z Zephirem. No i pan Parówka odpada. Pan Parówka, miejsce trzecie. No i tutaj nie chcę nic mówić, ale chyba panowie są zadowoleni. Dwóch zawodników, ano. Pierwsze, no, drugie miejsce. Tam chyba tego. Nie rzucał słów na wiatr, mówiąc, no, że chyba... jego koledzy sobie dobrze poradzą. Jakieś chyba treningi wewnętrzne tam były. Więc bardzo ciekawa sytuacja. Ozłociło nam Kale w międzyczasie. Tak, ozłociło... Tak jak mówię, no jedyny minus jest taki, że te przedmioty nie są super w porządku na niej, prawda? Więc gdyby ona miała lepsze przedmioty, to można było powiedzieć, że okej, gdzieś tutaj jest GG, ale biorąc pod uwagę te przedmioty, że nie ma tego attack speeda takiego niesamowitego, no to może być różnie. Chociaż popatrz teraz, jak wolno atakuje Olaf. Tych adeptów naprawdę robi różnicę, ale już się odpalił, no i zobaczmy. Niestety, chyba będzie za mało, za silny. Olaf 2, to trochę za dużo. Zdmuchnął dosłownie. No i na co ci ta Kale? Jak widzisz, tutaj Olaf po prostu wjeżdża jak do siebie do domu. Dokładnie, więc no pionek niesamowicie silny obecnie, tak jak rozmawialiśmy, trzech slayerów jest wystarczających. Tutaj jest taka różnica, też pamiętajmy o tym, że to jest 9 Dragon Souls. To jest kolosalny boost dla attack speeda i AP, więc w normalnych warunkach tak by to nie działało. Gdyby, powiedzmy, było trzech slayerów, trzy razy Dragon Soul, to takiej destrukcji byśmy nie oglądali na ekranie. Ale biorąc pod uwagę, że to jest aż 9, no tu Kezman jeszcze próbuje ustawieniem, ucieczka ze Shrouda, pewnie będzie przesunięcie na lewo, lewo-prawo, a to było takie zamarkowanie i kupił, no udało właśnie, się, udało brawo, się. Brawo, był tam scout do samego końca. Zobaczymy, na ile to zmieni tą sytuację. Główny oczywiście pionek przeciwnika to ten Olaf, ale za to Kale tutaj już bardzo szybko, to jest po prostu, to jest stomp. Problem był tego typu, że Kale w tej sytuacji atakowała Swaina, który miał na sobie Dragon Claw i dlatego tak długo nie była w stanie zmienić targetu. No i Ano dzieli się punktami w tej pierwszej rundzie.
To się zgadza. I wymarzony początek. Jak najbardziej tak. I Shredin, którego obserwowaliśmy z dalekiej podróży, wrócił nam aż na miejsce pierwsze. Ale Kezmana też warto docenić za to, że przeprowadził tą grę całkiem zgrabnie, uciekł z kultystów Tom Cale i też dowiózł miejsce drugie. Wydaje mi się, że patrząc na przedmioty, które miał Kezman, to świetna gra w jego wykonaniu. Tak? Kacperski też doceńmy. Tutaj tak, też... tak. U Kacperskiego też mieliśmy bardzo dużo takich tylko przedmiotów na wczesną fazę rozgrywki i wykrzesał z tego. Naprawdę bardzo fajny wynik. Za niedługo pewnie zobaczymy podsumowanie tej tabeli, ale na pewno Ano się cieszy, że w tym pierwszym pojedynku pierwsze, drugie miejsce to jest wymarzony początek dla tej organizacji. Mm-hmm. I rzeczywiście tych dwóch zawodników w tym momencie, jeżeli mielibyśmy już zakończyć rozgrywkę, to oni do wielkiego finału przeszli, ale przed nami jeszcze siedem lobby, a dzisiaj konkretnie jeszcze trójka, także trochę to jeszcze zajmie. Tutaj trzeba być po prostu stabilnym w tych wynikach. Tak, tylko na tej fazie rozgrywek prawdopodobnie nie wystarczy robić stabilnie top 4. Tu raczej trzeba ryzykować i trzeba iść po tą górę, bo wiesz, no trzecie miejsce na przykład może być za mało, po prostu. Musisz być pierwszy albo drugi, żeby awansować do wielkiego finału, więc wydaje mi się, że zawodnicy też będą raczej skupiali się na tym, że nie jak najlepsze miejsce, tylko trochę trzeba będzie zaryzykować, że jednak hitnę, prawda? Mm-hmm. Moi drodzy, to wszystko, jeżeli chodzi o pierwszą rozgrywkę. My wracamy do Was po krótkiej przerwie i kolejne emocje.
Jesteśmy z wami po króciutkiej przerwie, a u mojego boku pojawił się Michał Mycha, Francuz. Dobry wieczór. Serwus, Danielu. Młodzieżowo. Młodzieżowo, tak jest. Młodzieżowa podkrętka. Pierwsza gra za nami tutaj w fazie bitwy. Opowiadaj, bo ty już mi tutaj no właśnie, bo ja wiesz, szerszy plan widziałem tak, tutaj. Tak, siedziałeś w reżyserce, mówisz, że nieco więcej widziałeś tych smaczków, które działy się w poprzednim lobby, więc zamieniam się w słuch. No właśnie, mieliśmy takie lobby o podkręconej inflacji, chciałoby się powiedzieć. Dużo graczy no tutaj naprawdę potrafiało dosyć wcześnie albo dosyć spektakularnie swoje główne wybory. Mówię tutaj o Shyvanie 3, o Kayle 3. Mieliśmy dwa Dragon Soul'e tutaj u Shreddina. Mieliśmy tutaj jeszcze dużo tych szpatuł. Vanguard Niko tutaj u Kacperskiego się pojawiła, więc naprawdę, naprawdę ciekawe lobby i widać po tabeli, komu fortuna sprzyjała. Pan Intended, szczególnie, że tutaj Shreddin bardzo ładnie wypłacił w tej grze. No a kto niestety no musiał na low rollu. I tutaj Arnold, Sage i Kuba Sama to oczywiście nasze trzy dolne lokaty tutaj. Ale trochę się Arnold wybronił. Arnold się wybronił, tak jest. Arnold dużo tutaj ustawieniem, dużo tym wejściem w Kalistę Chosen, tutaj pod duelista, no był w stanie tutaj wydrzeć przeciwnikom z gardła w zasadzie to szóste miejsce. Sage, z tego co pamiętam, dosyć długo w brandzie pod Mage'a siedział i ogólnie próbował coś z tymi magami tutaj zrobić. Jeżeli chodzi o grę Kuba Samy, tutaj byli w Vanguardzie, ale chyba Kuba Sama nie zdołał po prostu dobrze dopiąć tej kompozycji, chyba nie znalazł po prostu tych kluczowych komponentów. Nawet tam bez chyba Chosena chyba. Vanguarda, ale... Tak. Ale to tyle. Tak mi się wydaje. No niestety tutaj Kuba Sama szczęścia nie miał, ale oczywiście szczęście jeszcze do niego może się uśmiechnąć, bo przypomnijmy, jesteśmy tutaj w fazie bitwy, tutaj nie mamy podziału na grupy, tylko tych 8 uczestników, których teraz widzicie na tabeli, będzie się dzisiaj zmagać. Super zadowoleni mogą być włodarz Anonymo. Tarczyński Protein Team, myślę, że tam również... Samotny reprezentant, ale proszę. To umiarkowanie zadowoleni, albo powiedzmy, no tak ambiwalentnie podchodzący do sprawy włodarzy Devilswan, za to w Illuminar. No, marsowe miny, chciałoby się powiedzieć. Tak, tam grymas lekki na twarzy musi być, bo pamiętajcie oczywiście, że oprócz tego, że zawodnicy walczą indywidualnie, to również spoglądają na to właściciele organizacji, bo przede wszystkim najważniejsze to, że Teamfight Tactics odbiło się tak szerokim echem, że wiele z tych organizacji postanowiło zainwestować w tych graczy i każdy z nich znalazł dom. Każdy jest pod jakimiś skrzydłami. No to jest... Ewenement, fenomen wręcz, jeżeli chodzi o takie e-sporty młode, indywidualne, no rzadko bywa tak, ale tutaj no, Ultraliga jest rzeczywiście największym takim przedsięwzięciem u nas w kraju, no to też te organizacje. I nie tylko no, Ultraligowi jest... gracze, to zaznaczmy, bo przede wszystkim Wojtek, który był dzisiaj u nas na wywiadzie, jego widzieliśmy. Reprezentant Devilswan Weiser w Anonymo, także jest sporo również tych graczy poza po prostu potencjał ich jest jak najbardziej zauważany, a wiemy, że tego e-sportu w Teamfight Tactics będzie tylko więcej, bo oczywiście widzimy, jak to wszystko rośnie. Wszyscy uwielbiamy oglądać te pionki, które biją się na planszy. Czasami strolują, czasami zagrają wybitnie. Niektórzy nawet nie wiedzą, czemu lubią je oglądać, a chwalą się na Twitterze, że na przykład ja nie gram w Teamfight Tactics, ja na przykład jestem graczem LoL'a, a lubię sobie pooglądać od czasu do czasu. No, szczególnie takie rozgrywki gdzieś tam na wyższym poziomie. Hashtag Ultraliga TFT? Może wy się pochwalcie. No może my coś przygotujemy również na transmisję, podrzucimy wam, podrzucimy wasze myśli, także też zacznijmy kultywować ten hashtag u nas na transmisji. Tak jest. Dzielcie się swoimi spostrzeżeniami, dzielcie się przede wszystkim tym, jak kibicujecie swoim faworytom. Ja ogólnie znam wielu zawodników, którzy po prostu, wiesz, wchodzą na te listy, przed grą zakładają, okej, teraz gram kultystów.
i z uporem maniaka kompletują to, wiesz, na poziomie takiego casuala po prostu. To jest też dla nich wielka wartość. Po prostu kompletują tą kompozycję. Czasami siądzie oczywiście świetnie, bo znajdzie się Alice czy Twisted Fate od samego startu, a czasami tego po prostu nie ma. Ale my oglądamy oczywiście rozgrywki na najwyższym poziomie tutaj. Oprócz tych emocji również będziecie mieli okazję nauczyć się trochę, jak grać w konkretnej aktualizacji. Także walor edukacyjny również jak najbardziej. Okej, więc zmierzamy do gry numer 2. Przypomnijmy, w ostatniej rozgrywce reprezentanci Anonymo zajęli tutaj 2 pierwsze miejsca. Shredin i oczywiście Kezban, który na naszych ekranach teraz, nim rozpoczęliśmy pierwszą grę, no to czemu mielibyśmy go nie pokazać tutaj w drugiej. Zaczynać będzie tutaj z łezką na Nidalee. Łezka, Danielu, to jest jeden z tych przedmiotów, która no nie cieszy się aż tak dużą popularnością ostatnio. No, te magiczne przedmioty to tak, wiesz, wiadomo, spellcrit zawsze uniwersalny, będziesz go szukał, ale jednak, tak jak mówiliśmy, to więcej. O, Tayumi myślę, że jest całkiem ciekawym openingiem. Mógłbyś tutaj, nie wiem, jakaś Diana się wczesna pojawiła, masz już spiryty, może jakaś Janna. Mocny pionek najlepiej, a tutaj Nasus, Siphonera. Ja nie ukrywam, moje odczucia co do Siphonera są takie, że dalej jest to na tyle słaba jednostka, że nie będziesz z nim wiązał za dużo przyszłości. Ale też wiem, że w ostatniej aktualizacji lekko poprawiony ten Nasus. Delikatnie. I ewentualnie gdyby chciał tutaj Kezban pod niego zagrać, no to oczywiście już pierwszy komponent posiada. Daleka droga jednak przed nim. Ta łezka tutaj Nasusowi się za mocno nie przyda. Może być ewentualnie jakimś wyjściem pod Morganę, ale no umówmy się, kto z takimi przedmiotami będzie chciał myśleć o kompozycji? Tak, kto w ogóle będzie chciał tego Nasusa, wiesz, bo to jest jednak bardzo, bardzo ryzykowna. No, to jest taka jednostka, która może ci trochę wytankować w early game, ale nie masz na nią jeszcze tego przedmiotu, który chciałbyś zeslamować. Nie będzie tym nosicielem, więc myślę, że po prostu Kezban tutaj odpuści. Jeszcze trochę tutaj tych wyborów przed nim może się pojawić. No, przypomnijmy, jeżeli nie wybierasz Chosena, no to oczywiście cały czas masz możliwość na to, żeby tych Chosenów w następnych sklepach tutaj otrzymać. Jak najbardziej tak. Obserwujmy również to, co pojawia się u Kezmana, ale mam wrażenie, że też za chwilkę będzie trochę skautował. Zobaczymy, czy ktoś inny skompletował. Tutaj oczywiście czekamy również na trzeci komponent, Dragon na trzeci przedmiot, jeżeli chodzi o Kezmana. Łezka także tutaj. Ach, blue buff do slama, jeżeli będzie chciał. Też nie widzę zbyt dużego pola do trzymania dwóch łezek, tak, bo tutaj niewiele. Coś tutaj, jakiś wczesny Veigar ewentualnie, to by te przedmioty tutaj nam sugerowały. A już wielu lud Kezman w swoim sklepie dostał, ale my skaczemy wprost do Sage'a i zobaczymy, co na jego planszy się tutaj dzieje. Sharpshooter Nidalee. Pionek, który w obecnej aktualizacji dostał, nie powiem, że wzmocnienie. Co... Mniej many, tak? Tak, tak, tak. I chyba więcej obrażeń z przyłożenia. W sensie większość tych potężnych nerfów, które poszły w Nidalee wcześniej, która dominowała metę, zostało lekko odwróconych. Wciąż nie jest to aż tak mocny pionek, jak oczywiście mogliśmy go pamiętać z początku tego setu. No, natomiast teraz o wiele więcej tutaj siły może nam przyłożyć. Szczególnie w sharpshooterze. To jest pojedynczy sharpshooter, pamiętaj. Younglin, szybka Shyvana. On może być też lekko uśmiechnięty. Co prawda zobacz, że tutaj mógłby slamować potencjalnie przedmiot, ale wiemy, że to nie jest decyzja, która łatwo przychodzi. Ten runan, tak? Mógłby się tam pojawić, z tego co widzę. Tak jest. Tak. Ewentualnie. No i też oczywiście pasek. Aż jeden z gorszych przedmiotów ogólnie, ale w miarę się z niego cieszysz, jeżeli oczywiście będziesz grał pod tych brawlerów, no bo ten Sunfire Cape mógłby się tutaj pojawić, tak? Jeżeli byś ściągnąć tutaj Chain Vesta z karuzeli, jak jest jednak z tym problem, rzadko kiedy w ogóle będziesz chciał defensywne przedmioty brać z karuzeli, bo nie chcesz ich mieć tutaj nadmiaru. Jeśli golemy dałyby ci 2 kolejne, no to wtedy nagle się okazuje, że kończysz po prostu z samymi defensywnymi przedmiotami, a to nie jest do końca meta od tego. Nie mamy tutaj Riven na przykład, która by z tego skorzystała. I tutaj zasugerowałem, żebyśmy pokazali jednego ze szczęśliwców, bo oczywiście Tristana w Chosenie to jest to na pewno jedna z premium jednostek, jeżeli chodzi o Chosen pierwszego poziomu. Dodatkowo do tego Infinity oraz kolejny BF. No, to brzmi naprawdę jak udany początek u pana Poru. O, i zobacz, Twisted Fate jeszcze tutaj delikatnie Arnolda strollował te karty. Nie aż taka podkrętka, jaką by sobie wymarzył, jednakże ten Galio na trzecim poziomie kultystów, w sensie no, na pierwszym poziomie synergii, na 3 kultystach, robotę zrobi. I cykał to ataczek! I jeszcze jeden! Ach, Tamken, za silny. Dokładnie, pan Parówka na
win streaku na ten moment już podwójny. Będzie chciał to na pewno dokręcić. Ten Dragon Soul wjeżdża zdecydowanie łatwiej. To będzie w tym momencie osiągać. Do tego również sharpshooter od Timo. No i to wygląda bardzo, bardzo dobrze teraz. No i jeszcze ten Pike, dwójka, jako po prostu standalone jednostka, która no wielu synergii tutaj oczywiście nie da. Nie będzie tutaj dobrym konektorem jak na razie, no bo ani tutaj zabójców do kultystów daleka droga, ale wciąż Pike, dwójka na tym etapie, bardzo, bardzo silna jednostka. Czy można powiedzieć, że szczęście sprzyja lepszym? Wiesz, pan Parówka wcześniej, ta Shyvana mu się pojawiła, teraz ta Tristana, no ma na pewno jakiś kierunek w tej grze obrany. No tak jest, no przynajmniej na early game to będzie taki team comp, który z lekka będzie mógł go tutaj poprowadzić. Pike ogłuszy oczywiście tutaj cały frontlane, Teemo podbija swoje blindy. No wszystko w rękach Tristany, chciałoby się powiedzieć, no i tego smoka, który przylatuje dosłownie wszędzie. No niby taka mała, oczywiście Tristana Yordle, ale zobaczcie jak szybko przebiła się przez czterech gangsterów Jana Glina, którzy chcieli tutaj zaatakować. Trzy razy zwycięstwo, 10 golda dla pana Parówki. I pan Parówka teraz, to by było nawet uzasadnione i dla niego dobre, gdyby Chainvest został jednak mimo wszystko na Karozei, bo mógłby sobie zrobić tego Garnia Nigela teraz, tak? I to by były przedmioty praktycznie premium dla niego, ewentualnie można tam potem pivotować w jakieś Olafy, Tryndamery, to jest Last Whisper, Slayerzy, ale też Talon jak najbardziej tutaj możliwy do grania. I to są te trzy itemy, ta Exodia w tym momencie, tak? Last Whisper, Infinity i Guardian Angel. No ale oczywiście tego nie ma. Nie będzie dostępny, jest tutaj... Cyk. No właśnie. No, wątpię w BTK, powiem ci szczerze, Danielu. Nie, to raczej w kontekście po prostu to jest w kontekście przedmiotów. Może Runana jakiegoś kiedyś? To nie będzie slamowane. O, i mamy Lampion, zobaczmy co Lampion nam przyniesie. A, jest łuk, fajnie. Ten łuk się przyda oczywiście. No i Magnetic Remover. To jest coś, co ewentualnie może się tutaj przydać. Zagrać Runana. To by było też całkiem niezłe. Zdejmować przedmiotów. Jak najbardziej fajny. Tak jest, no Runana mógłby tutaj zeslamować, ale no bo też jakie jest inne tutaj, jakie jest inne zastosowanie tego płaszczyka? No właśnie, pan Parówka stwierdza, QSS-a raczej nie będę chciał tutaj grać, tak? Mało jednostek tutaj wiodących w kompozycjach będzie z tego QSS-a w tym momencie korzystało. Meta nam odbija czasami mocniej, jeżeli chodzi o ten ofensywno-defensywny przedmiot. Albo mamy więcej QSS-ów, bo te QSS-y po prostu w perspektywie postaci, które są grane, są bardziej wartościowe, albo Guardian Angel, nie? I teraz zdecydowanie mocniej liczy się GA. No tutaj zasada jest prosta. Zazwyczaj jeżeli grasz w kompozycjach, które mają wbudowaną mechanikę leczenia i jedyne co muszą zrobić to po prostu stać na froncie, zrzucić z siebie agro i potem dokończyć dzieła, zazwyczaj Guardian Angel. Jeżeli masz carry trochę bardziej skupionych na dobrej pozycji wrogu, wtedy QSS, bo zależy ci po prostu, żeby nikt go stamtąd nie wyciągnął, żeby trzymać tę formację, więc pod tymi względami tutaj na pewno te dystynktywne cechy pomiędzy tymi dwoma przedmiotami będą często uwypuklane przez to, co się po prostu gra. I tutaj pan Parówka, widząc, że ma już Infinity i Runana zeslamowanego, no wiedział, że okej, okay, no przede wszystkim będzie mnie interesował Guardian Angel, tak? Tutaj Tryndamere, tutaj Olaf, tutaj Samira, to będą te jednostki kierujące, którymi będę się interesował. I jak mają na to wszystko spojrzeć inni jego przeciwnicy z lobby? Bo zobacz, i przedmioty dopisują, i ten Chosen. Kacperski pewnie jest już delikatnie zły. Po poprzedniej grze właśnie zatweetował, że strasznie schajerolowane lobby. Chociaż, zobacz, to bez kompleksów podchodzi do tej walki. Galio niesamowicie czekaj, to jest 6 kultystów, no właśnie. No to hej, kto tutaj mocniej skyrolował? 2-6 stage i 6 kultystów? Tak, tylko wiesz, jednak zaznaczmy sobie fakty dość prosty. Jeżeli chodzi o pana Parówkę, on później będzie szukał tych slayerów, ma idealne przedmioty, za to Kacperski będzie musiał na pewno trochę pokombinować, ale na pewno przez wózkę, przez wczesny, środkowy etap gry ma dość prostą. A meta jest teraz, to nie jest najszybsza meta, jaką widziałem w Teamfight Tactics. Jeżeli mamy regularnie w każdej grze praktycznie wbijane 9 poziomy, jeżeli gracze szukają jednostek piątego segmentu na 3 gwiazdkach, no to nie można mówić o szybkiej mecie, tak? Więc tutaj będzie tego jednego dobrego wejścia. Zasugerowałem produkcji, żebyśmy zmienili perspektywy i widać, że rozumiemy się bez słów, bo Kezman z Fortuną, co prawda ten lustrik nie jest zbyt potężny. O, i też zobaczmy, jakie Chozeny
Mac Brand dla Kuba Samy. Oczywiście u pana Porówki już byliśmy. Shreddin, świetny, świetny Chosen, czyli Jarvan Keeper. Jarvan Keeper, tak jest. Team Comp pod Keeperów. Kezman, Fortune Annie. Dwóch mamy tutaj kultystów Twisted Fate'ów u Arnolda i u Kacperskiego. No i kolejna fortuna u Younglina. Więc teraz pytanie, Kezman. A tak jak mówiłeś, bardzo, bardzo skromny. Dostałem informację. Lustrik. Nie liczy się. Te aha, przegrane przed nie liczą fortunami. Się. Okay. Tak, tak. No to praktycznie zerowy. Więc... Czyli rozpoczyna przygodę z fortuną i tak już nieco podniszczony ten jego budżet. Mam mega, tu na myśli punkty zdrowia. Mega trudna decyzja w takim razie przed nim. Ale to wygląda jak przedmioty na Veigara. Wow, to jest dziwna decyzja. Bo wydawać by się mogło, że Veigar i Fortuna idą trochę w parze. Veigar chce się stakować i trochę jednak mimo wszystko często będzie przegrywał, ale oczywiście dane jednostki będzie zabijał, tak? I w końcu tym Veigarem naturalnie wypłacisz. Jeżeli hitniesz go na dwie gwiazdki, jeżeli on będzie w stanie trochę sobie nabić tych zabójstw, no to wtedy tutaj możesz to zrobić. I wydawało mi się, że Blue Buff plus Gunblade to będą te przedmioty, po które tutaj pójdzie Kezman. Tylko z drugiej strony zastanawiam się, czy to by miało jakiś tam większy wpływ na rozgrywkę. Jednak mam wrażenie, że tutaj po prostu slamowanie tych itemów w perspektywie dłuższej, a wiesz, tutaj chcesz po prostu wypłacić tą fortunę, nie? No tak, tylko wisi ci wtedy Rod i łezka tak naprawdę, kiedy zrobiłeś Hand of Justice. To mi się trochę nie podoba. Aczkolwiek Hand of Justice będzie też przedmiotem, trochę takim jokerem, który możesz wrzucić w kompozycji Slayerów. Na przykład Olaf nim nie pogardzi, Tryndamere nim nie pogardzi, Samira. Nawet gdybyś chciał grać tutaj w kompozycję podtrzymana Kerry, też możesz oczywiście grać to Hand of Justice. Nie jest to na pewno błąd tutaj, natomiast dosyć nieintuicyjna decyzja dla mnie, jeżeli masz takie przedmioty do Veigara, choć może Kezman stwierdził, że właśnie byłyby zbyt mocne. Ale tutaj bardzo srogo przegrywa. Tak, tak jest, no będzie dostało teraz. To jest bardzo, bardzo słaby board w tym momencie. To jest trudna też gra dla Kezmana, bo mam wrażenie, że spogląd zresztą Shreddin tutaj z tym Jarvanem, o którym wspominałem, świetnym nie będzie miał, a zbyt dużo pola do gry. Przenieśliśmy się do Kuby, który w tym momencie hitnął całkiem przyjemnie. Tak jest, to jest niesamowicie przyjemny tutaj Chosen i z bardzo dobrymi przedmiotami. Mm-hmm. Może to nie są te słynne Best in Slots, bo gdzieś tam... chociaż nie, Blue Buff na Akali jednak nie jest taki dobry, z tego co pamiętam, z uwagi na to, że ona dosyć dziwnie generuje manę. Natomiast no tutaj na pewno RFC, ten QSS będzie dobry. No i to są też przedmioty, które potem z czystym sumieniem rozdasz na Kayle, jeżeli ci się kiedyś pojawi. Mm-hmm. No i widzimy Kezmana. Tym razem zmierzy się z... Po drugiej stronie sama barykady. Tak. No i zobacz, co Akali robi. To jest masakra. Tak, to będą potężne przegrane. O, widzisz, to jest to, o czym mówiłem. Akali nie generuje many od razu po rzuceniu skilla, tylko jedynie na autoatak. To jest bardzo duży problem, bo... Ta fortuna pojawi się teraz. Oczywiście fortuna wczesna pozwala ci na stosunkowo mniejszą stratę punktów zdrowia. Wiadomo, a na samym starcie tyle te porażki cię nie bolą, ale już teraz przy stage 3-3 i idąc dalej, po prostu każda porażka w takim stylu, gdzie masz bardzo słaby board, będzie cię bardzo mocno bolała. I jestem ciekawy, jak Kezman z tego wybrnie, bo szczerze mówiąc, nawet jeżeli chodzi o złoto, to też nie wygląda wybitnie. No jest dużo, dużo szpatu tutaj na karuzeli, co może cieszyć na pewno graczy, którzy będą gdzieś myśleli o Vanguard Nico, ewentualnie te Dragon Soul'e znowu mogą nam się pojawić w tej rozgrywce. No to dwie bardzo, bardzo mocne kompozycje, szczególnie patrzę tutaj w kierunku Dragon Soul Slayer. To jest coś, co zdominowało poprzednie lobby tak naprawdę. Mm-hmm. I widzieliśmy to właśnie w wykonaniu reprezentanta Anonymo, czyli Shreddina. Jest możliwe, że zaraz na niego nawet powędruje nasza kamera, nasza perspektywa. A na moment rozstaniemy się z Arnoldem, ale nie, wrócimy do Kezmana, no bo ta fortuna tutaj będzie musiała oddać. I przypomnijmy, to są zaledwie trzy przegrane tutaj, już zaktywowaną synergią fortuny. I to jest fajne wyjście, bo te przedmioty na pewno są bardzo ciekawe w kontekście jednostek, które są po prostu silne, tylko ten board nie mówi, nie przemawia do mnie w rozumieniu tego, że okej, na pewno nie jest to board, który będzie miał szansę powalczyć, ale z drugiej strony chodzi o to, że też będziesz za każdym razem bardzo dużo tego złota tracił, więc Kezman jeszcze sobie pozwala oczywiście na te straty, ale niedługo będzie musiał podjąć decyzję. No, w tym momencie muszę się po prostu wzmocnić. Swoją drogą, Kezman drugi raz na Arnolda w przeciągu zaledwie dwóch tutaj walk.
Oczywiście pamiętajmy o tej mechanice. Gracze, twoi oponenci resetują się, jakby cała ta kolejka oponentów resetuje się po oczywiście karuzeli, po PvE. 20 punktów zdrowia, może możemy z takim dwa z przodu, o tak, u Kezmana przed wilkami, a czy też na wilkach, no to może być naprawdę trudny. Trudna gra, a tak jak mówiliśmy tutaj z Czarkiem, no każde się liczy, tutaj nie można sobie pozwalać na dużą stratę w każdym lobby, bo po prostu tylko topowa dwójka przychodzi dalej. Dlatego miesza, dlatego eksperymentuje, tutaj przede wszystkim będzie szukał może jakiegoś tego wrzucenia kultystów, lecz to nie da mu aż tak wiele w tym momencie, kiedy to lobby jest tak przyspieszone. Spójrz na te boardy, które właśnie w tym momencie skautuje Kezman, no Jana Glina po prostu... Ta Shyvana już gdzieś tam wzmocniona brawlerami, widzieliśmy przed chwilą, jacyś kultyści się pojawiają. Shredin gdzieś tam na pierwszym miejscu cały czas, ale teraz Kezman zmierzy się na Sage'a. Tutaj ten Nasus z no, dosyć dobrymi przedmiotami, więc wcale łatwej walki tutaj nie będzie. No nie ma co się oszukiwać, tak naprawdę sprowadzimy to do Olina, najprawdopodobniej na... siódmy level tutaj będzie szukany na wilkach. I no, ale przynajmniej udało się trochę tutaj podobijać przeciwników. Jeszcze tanka, jak się jeszcze raz, no właśnie, to będzie dosyć, dosyć tej dobra sytuacja. Mało tego, Kezman po prostu zmaszutuje przeciwnika tym Aatroxem. Udało się wbić tutaj ulti, tego, szczerze mówiąc, tego się nie spodziewałem. Ja myślałem, że tylko w Elysii takie sytuacje z Aatroxem są... No nie, 3 HP tutaj zostało, na pewno. Okej, więc wypłata jest skromna, bo tylko 2 świnki skarbonki oczywiście. No i pojawiła się ta Zaja, która już w tym momencie jest Zają podwójną, Zają level 2. I co tutaj grać, bo oczywiście ta Zaja bardziej gdzieś tam przywołuje nam keeperów, za to na tych keeperów przedmiotów za bardzo nie ma. Jest również Olaf. No na pewno nie będzie, nie rozważa tutaj Talona, ale też przede wszystkim w tym momencie sprawdzimy umiejętności, a w zasadzie ich popis, jeżeli chodzi o Kezmana i jego pivotowanie, bo tutaj przed nim naprawdę trudny sprawdzian. Jest QSS, jest Spellcrit oczywiście na Aureliona, Spellcrit i Kielich, to może być coś, co Kezmana tutaj zainteresuje ewentualnie z tych przedmiotów. Ale jak na razie po prostu będzie szukał jednostek, ma 7 poziom. Niko w Mystiku się pojawia, niewzięta, Sivir w kultystach. Tutaj Kezman trochę dłużej się zastanawia, ale no to może być to, co po prostu musi być tutaj wybrane. Sprzedana ta Sivir, te przedmioty za moment będą rozdane oczywiście tutaj właśnie na jedną z tych wiodących postaci. Coś tutaj starał się nam skleić. Mamy kultystów, mamy również sharpshooterów. Jest też bardzo ważny przedmiot właśnie na tej Sivir. Aby ona nie została wyciągana, jest ten QSS i 2 ofensywne. No w końcu też ma jak strzelać. Zobaczymy, to może być, nie chcę powiedzieć stabilizacja, ale na pewno jakiś tam początek odrabiania tej straty. 33 punkty zdrowia. Chyba nie ma takiej tragedii, o jakiej się spodziewałem, szczególnie, że zobaczy. A Sage też wchodzi już w pułap 30 kilku punktów zdrowia. I Jan Glin na samym szczycie, Shredin również wysoko, tych dwóch zawodników ponad 80. Tak jest i cały czas będzie tutaj mieszał Kezman, pojawia się Kayle, ale to nie są idealne przedmioty. Drugi keeper to przede wszystkim tę tarczę, no wypadałoby tutaj zapewnić całej swojej formacji. Cały czas jeszcze z tyłu głowy ma gdzieś tych Slayerów, bo oczywiście trzyma i Olafa i Tryndę, no ale powiem szczerze, no jest to bardzo ciężka decyzja. No tutaj w przebudowie jeszcze ten team comp, ale to nie zmienia faktu, że może oczywiście działać. Do Sivir Chosen tutaj z bardzo dobrymi przedmiotami przede wszystkim, Danielu. No jest już Samira, już Redina pojawiła się. No, przedmioty również na niej, co prawda to jeszcze nie jest Samira, która wzbudza nasz jakiś mocny postrach, bo no, przydałoby poczekaj, się poczekaj, poczekaj. Dostanie hitka. No, dostanie hitka, ale było naprawdę blisko. Tak, na pewno już na pierwszym poziomie robi robotę. Ale wiesz, jeżeli chodzi o Hyrule, to czekam tutaj na jakąś podkręconą dwójkę. No, chociaż chyba bez Niko na 7 poziomie to się nie ma rady. Nie, no, tak jest. No tutaj i tak dużo szczęścia miał Shredin, że udało się ją wyciągnąć chociażby na tym pierwszym poziomie tutaj. No bo przypomnijmy, 1% szansy na pionki piątego segmentu mamy, kiedy właśnie ten 7 poziom u nas, więc... Ja wierzyłem w Kezmana, widziałem, że wygra, widzisz, i dowozi. Nawet... No ja się bałem, szczerze mówiąc, Samira Slayer robi robotę i to widzieliśmy. Oj, przebudowie team comp, ale okej. Okay. Nie ma tragedii. Przede wszystkim tutaj Sivir dostanie tarczę z 2 keeperów, to najważniejsze. Sami ci keeperzy też obok siebie ustawieni, więc wzmocnią się podręcznikowo. Też ten Cho'Gath nie robi na razie
Nic tej Sivir, która się rozpędza, która USS atakuje. Tak jest. I zobaczymy, czy uda się przebić Shyvana, bo to może być przeciwnik, którego się po prostu... Yang Lin. No właśnie, Rapid Fire Cannon na tej Shyvanie. W ogóle wszystkie itemy już zeslamowane bardzo, bardzo prędko. Podkręcone wręcz tutaj tempo ze strony Yana Glina. No i nic dziwnego, że w tym momencie na hot streaku na pierwszym miejscu. Więc Kezman otrzymuje tutaj cios. A bardzo istotne, bo przypomnijmy, kiedy grasz pod Fortuna i kiedy dostaniesz tak mocno w early game'ie, to każde przegrane walki będą cię tutaj bolały. Ale straty, no wciąż jednak trzeba to podkreślić, minimalne, bo to był jeszcze czwarty stage. No i oczywiście tylko jednostka rywala przeżyła. No właśnie, bo chodzi o to, że musisz to jakoś dobrze przekalkulować, czyli zyski, straty i to, ile masz HP, bo później nie chcesz doprowadzić do sytuacji, w której jest ewidentnie ktoś, kto skyrolował w lobby, jeżeli na niego trafisz, to koniec gry. Bo jeżeli masz więcej tych punktów zdrowia, okej, okay, możesz, wiesz, no trafisz na niego, stracisz trochę, ale cały czas jesteś w rozgrywce. Natomiast w innym wypadku, kiedy po prostu za dużo tego stracisz w early game'ie, możesz nawet niefortunnie odpaść. I czekaj, co tutaj się pojawiło z karuzeli? Jest to pasek, ale to bardziej Zilean oczywiście tutaj był brany. Czterech kultystów i przede wszystkim dwóch mistyków. Bardzo, bardzo silna postać. Darmowy Guardian Angel tak naprawdę dla dwóch postaci. Jeśli tylko uda się wbić... jeżeli tylko uda się wbić oczywiście tego ultimate'a. I paradoksalnie ten pasek Zilanowi może trochę pomóc. Nie dostać one-shota jeszcze. Na tym stage'u mało mamy postaci, które są w stanie zdmuchnąć cię dosłownie na jeden strzał. Więc to Kezman naturalnie wzmacnia po prostu swoją armię dostawieniem tej jednej jednostki pięciokosztowej. Shroud nie trafia w targety, które chciał od Arnolda, ale oczywiście na tym poziomie ciężko jest Irelia wszystkich. Zilean, come on. Wydaje się, że tutaj powinna się Sivir rozkręcić, chociaż ta Kalista też robi robotę, ale jednak Kezman dominuje i kolejne zwycięstwo zapiszemy na jego konto. Także Kezman naprawdę ciężka sytuacja, ale ten zawodnik powoli się stabilizuje. Również bank naprawdę niezły. Z pewnością zostaniemy z nim jeszcze chwilę. Zobaczymy przy okazji rundy PvE, jakie poczyni kolejne ruchy, bo tutaj oczywiście poziom ósmy w domyśle, no ale pytanie, czy będzie zmieniał Chosena, a czy będzie szukał tutaj jakiegoś pivotu w Slayera, czy raczej będzie chciał w tym, co ma pozostać. Cały czas ci Slayerzy na ławce oczywiście, o nich zapominać tutaj nie można. I ten Hand of Justice tutaj, nawet z tej Zai, tylko bardzo będzie, myślę, bolesna ta sprzedaż Zai dwójki. Ona oczywiście w tym momencie stanowi trochę o bazowej sile tej kompozycji. No z uwagi na to, jak mocne są po prostu jednostki czwartego poziomu na dwóch gwiazdkach w tym momencie. No i po raz kolejny Kezman radzi sobie naprawdę nieźle. Popniak? Co prawda jednak ten Galio okaże się zbyt mocnym przeciwnikiem. Chociaż Janna. Janna po nerfach. Unlucky. Kuba sama 4 tylko punkty zdrowia. A nie, to się chyba nie uda, co? Nie, ten zaraz łupnie. Janna jeszcze przez Zilana. Jeszcze się shielduje? Może? A może nie. Po prostu jeden hit. Kacperski kolejne zwycięstwo na jego koncie. On też 50 w banku. Ale zobacz, tylko 4 HP tutaj dostał Kezman. No nie ma tragedii oczywiście. No ale zobacz, padła szybka decyzja. Szukam Slayerów. Jak najbardziej w tym momencie adekwatna. To na rundach PvE też zdecydowanie tak jest. Wejdzie sobie teraz w level spokojnie, pojawia się ta Kayle. No niby świetna na przedmiotów, tutaj na nią nie ma. No, jak na razie mało tych Slayerów tutaj się pojawiło w sklepie. Jest Zilean dwójka, fajnie. Ta Kayle już tam się tutaj mogła złożyć, no niekoniecznie w 3 gwiazdki. No ale oczywiście Kezman może być delikatnie zły. Dużo złota tu wydał. To jest pytanie, no. Czy rozważa go na poważnie? Tego Talona? No tylko nie za bardzo ma z kim jeszcze go grać. Był Chosen Slayer, ale Kezman oczywiście się na niego nie decyduje. Szuka tutaj czwórki. Zdecydowanie. Tak jest. Jak już wchodzić na całego. Olaf dwójka, okej, okay, na pewno cieszy. I ona się pojawia po prostu jakaś silna jednostka. Sejuani Fortune. No, myślę, że tutaj... No po prostu wiesz, no chcesz mieć Sejuani na bordzie, tak? A, no i to jednak mimo wszystko całkiem niezły Chosen. Cały czas te przedmioty na ławce oczywiście tutaj będą leżeć. Ten Hand of Justice... Tak, no tak, na Olafa. Przełożenie oczywiście na Olafa, który wcześniej tutaj QSS-a, wiadomo, nie będzie dokładał, także... Może trochę impulsywnie tutaj położę te przedmioty. A jednak dołożył QSS-a na Olaf, okej. Okay. Tak jest, boi się, że się nie odpali. No i zresztą zobacz, te obawy były słuszne. No, przedmiotów w ogóle może tutaj dołożyć tak naprawdę jakiś Spear of Shojin ewentualnie na Zilana, na Sejuani, coś takiego. No wciąż mało. Okej, okay, Kayle podpalona, tylko że Guardian jeszcze cały czas.
Tak, i tutaj ta Tristana nie poradzi sobie. Jeszcze Hand of Justice tutaj na Tristanę. Gdyby coś miało się zadziać w tej rozgrywce. Mm-hmm. Okej, okay, Zilean dwójka. To jest przyjemne. To jest na pewno bardzo ciekawe wzmocnienie. Tutaj zapewne jeszcze Kezman będzie czegoś szukał. Niski poziom punktów zdrowia. No zobacz, Danielu, dostałem tutaj informację od naszej produkcji, że jeśli się nie przesłyszałem, dwie osoby mają tylko Chosena w tym momencie. Mm-hmm. Więc jesteśmy w mocnej przebudowie tutaj, ale to nic dziwnego. A w tym momencie zakładam, że wszyscy po prostu rolują, tak? Wszyscy będą chcieli... Szukają wszyscy. Tak, jest. Więc Kezman pod pewnymi względami no w miarę mógłby się cieszyć. No witam. A my u Sage'a. I to jest Kale, tak? Tak, mm-hmm. Jest. Kale Duelist. O, run. Jeden z lepszych użytkowników. A może przy okazji dzisiejszego święta powinienem powiedzieć jedna z lepszych użytkowniczek, przepraszam. Mm-hmm. A tego przedmiotu, tej szpatuły konkretnie. No właśnie, Kale na Kale. Mirror matchup. Tu wygra. No właśnie, tutaj zwycięstwo. No ale znowu zobacz, jak naprawdę zagmatwana sytuacja w dole tabeli. Kezman przegrywa. Kuba sama otrzymuje się na 4 punktach zdrowia. No i Kuba sama też no, musi mieć się na baczności. Jakby tutaj 2 ósemki zrobić z rzędu, o to na pewno nie napawa tutaj optymizmem. No i sam teraz walczy o życie. Tylko 4 punkty zdrowia, więc każda przegrana tutaj z automatu oznacza po prostu śmierć. Mhm. A oj, Lee Sin. Lee Sin tutaj no, na pewno będzie chciał go tak ustawić, aby ułatwić sobie życie. No właśnie, trzeba tutaj życie. Snajpera zrobić z Lee Sina. Mhm. Poszukać tych kluczowych celów. Szczególnie, 4 dualistów, 4 divine'ów. To są te kluczowe dla niego traity, które będą bardzo ważne dla Kale. I zauważ, że Lee Sin, Danielu, w tej mecie rośnie nam w siłę. Jest naprawdę dużo takich celów na pierwszej linii. Ewentualnie ten Galio potężny, który gdzieś tam spada, które naprawdę warto byłoby wykopać. Choć sam ten Lee Sin teraz wysnajpiony, pokonany wręcz własną bronią, no bo oczywiście podbity przez Zephyr i bardzo, bardzo późno wkroczy nam do walki. A my widzimy Arnolda po drugiej stronie, również Kale szpatułę. Ileż mamy Kale w tym lobby? Już 3 widzieliśmy. Lepsza Kale, po prostu wygrał. No, Kale dwójka oczywiście, tak. Kale dwójka. Kuba sam odpada. Kezman 1 punkt zdrowia. Wisi na włosku. Może właśnie do niego teraz się przenieśmy. Zobaczmy, czy Kezman przetrwa. No, na ostatnią walkę tutaj na pewno by wypadało oczywiście. I co tam przede wszystkim u niego? Teraz skautuję. Co zostało? Bo zobacz, Chosen Sejuani sprzedany. Nic się nam tutaj na fioletowo nie świeci. Po lewej stronie. Vanguardy 2. Nie wiem, ile mamy graczy Niko, też nie spojrzałem na szybko, ale na pewno oni mogą być zadowoleni. No właśnie, Vanguardy 2. A mało tych Niko tutaj widzieliśmy w tym lobby. Widzieliśmy dużo Kale, trochę tych Slayerów, tak? Na razie tyle, co tutaj nam się rzucało w oczy. A jeżeli mamy Chosen'y. To czekaj, pan parówka Vanguard, to może być gracz Niko. Okej, okay, możliwe, że do pana parówki powędrujemy po tym, jeżeli Kezman... Również Vanguardu Kacperskiego, ale on chyba grał coś innego. On grał, zaczynał z kultystami, ale mógł tutaj spiwotować. A Shredin tak jak był od Keeper, tak początku, jest. Tak dalej się trzyma z tym Jarvanem. Fajny taki autopilot trochę, ta kompozycja, bo prowadzi cię za rękę tak naprawdę od samego początku. Mm-hmm. No nie masz zbyt dużo złota, no. No i umiesz sprzedać i wrzucić tego Shena, co? Mm-hmm. No tak mi się wydaje, że to by miało sens. Dokładnie tak, Mycha. A no i co? Guardian na Zilana, o dziwo. Nie na Tryndamera, który jest jedynką oczywiście i no nawet jak się wskrzesi, to nie będzie to miało większego znaczenia, tylko na Zilana. Liczy tutaj Kezman przede wszystkim na to, że Zilan przynajmniej 2 razy tutaj odpali swoją R-kę. To może być bardzo, bardzo pomocne, żeby ta synergia Slayerów, żeby ten Olaf na drugim poziomie istniał. Nie wygląda źle ten board Kezmana, to umówmy się, ale z drugiej strony wiemy, że... Oj, tylko Olaf na okrętkę, bo co tutaj poszedł? No nie bił od samego początku, to jest ten problem. Teraz sfokusowany przez Kale. Zilean dostał Shroudem, to jest niesamowicie istotne. Zobacz, jeszcze nie doczłapał tutaj nawet do pierwszego ultimate'a. Niestety żegnamy Kezmana. Tak jest, żegnamy Kezmana i teraz przeniesiemy się do kolejnego gracza. Kto nam tutaj? Shredin, okej. Okay. O, pan parówka również jest na wyjściu i byłem ciekawy, czy tutaj może ewentualnie ta Niko jest grana, ale uszedł. Zwycięzca poprzedniego lobby, to zaznaczmy. Jesteśmy właśnie u niego. No i czekaj, co tutaj się dzieje? To jest Samira. Jest Chosen Keeper, tutaj bardziej Slayer, więc myślę, że jest też plan przy okazji budowania dobrej ekonomii, aby poszukać innego Chosena. Ale właśnie, zobacz, że Shredin zupełnie na autopilocie tutaj leci, bo wie, że 9 poziom za rogiem tak naprawdę. No w tym momencie hapeki, no niesamowicie tutaj komfortowy zasób, z którego można korzystać, więc spokojnie może sobie tutaj szukać nawet tej Samiry w Chosenie, ewentualnie na jakiejkolwiek innej piątki albo czwórki, którą oczywiście chciałoby tutaj mieć. Będziemy obserwować kolejne walki. No tutaj przede wszystkim ta Kale robi robotę cały czas. Aj, ale odpaliła się ta Samira, ale jednak tak, wiesz,
tutaj widziałem, że i ten Jax mógł upaść, i ta Sejuani, a to jednak ważne punkty zdrowia. No tak jest, no tutaj paradoksalnie ten board Shreddina nie wygląda aż tak mocno z tym. Z no tym Gargoyle tutaj nie jest oczywiście wymarzonym przedmiotem, którego my szukał zresztą. Jest fatalny. Macie jeden z gorszych. A swoją drogą... I tam... End of Justice u Arnolda to jest jak najbardziej okej. Okay. Drugi Gargoyle się pojawił. No ale tutaj to już przynajmniej ma jakieś uzasadnienie, tak? Tutaj gramy pod brawlerów, to bardzo wytrzymałe postaci. Jeden taki czogat z Gargoylem, no przynajmniej trochę z niego skorzystał. Rzeczywiście tutaj Shreddin wolałby jakikolwiek inny ofensywny przedmiot, no może jakiś inny defensywny. No jeden z gorszych, jakie mógł tutaj wylosować, nie będziemy się oszukiwać, ale może Sejuani, może Aatrox. Problemem na pewno w tym wszystkim Shreddina jest to, że tych punktów zdrowia złudnie nie jest tak dużo. Ten board, jak widać, to nie jest board, który będzie obecnie wygrywał i widzisz, chodzi o to, że okej, jest szansa na wyjście w dziewiąte, ale również później przerolowanie tego złota, żeby znaleźć... No właśnie. To może tego trochę brakować. To będzie wydatek, no coś plus minus 60 sztuk złota na to, żeby w ogóle wejść, no trochę mniej oczywiście, 50 paru, żeby wejść w kolejny level. No i tak jak mówić, no musisz rolować i pamiętajmy, że Chosen 5, jeśli miałby się pojawić, no też kosztuje, tak? Więc no pod tym względem tutaj na pewno Shreddin musi mieć to z tyłu głowy, musi kalkulować. 45 HP, wchodzimy w stage 6-1, to nie jest dużo, tak jak mówisz. I zobacz, ile teraz otrzyma tych ciosów. Już nagle nam się zrobiło 27, tak? Już Shreddin tutaj będzie spadał, więc z lada chwila będzie musiał podjąć decyzję. Ten Jarvan na ten moment gry jest po prostu za słaby. No też ta synergia w perspektywie tego, co gra. Tak jest, no, no nic nie daje. Nie pasuje. Okej, sprzedaje, wchodzi, będzie szukał, ale to jest bardzo, bardzo, bardzo mało złota. No właśnie, nawet nie masz złota tak naprawdę teraz, żeby kupić Chosena. Ale jeszcze Shreddin chce w takim razie tutaj, chce tutaj stankować. Zastanawiam się nad tym Aatroxem pewnie. Tak jest. No tylko, że co, no to Samiry nie sprzedają mi. Aatrox, tak. I zagra sobie z drugą Samirą, tak jest. No właśnie, to jest to, o czym mówiłem. To jest po prostu sytuacja, w której brakuje ci banku, żeby cokolwiek przerolować. Bo też nominalnie, no wchodząc w dziewiąty poziom, nie chcesz. Po prostu nie chcesz brać jednostki za 4 sztuki złota, tylko myślisz może o jakiejś Samirze, wiesz, może cokolwiek innego, co by się pojawiło za 5 sztuk złota, a tutaj mimo wszystko z bolesny upadek Shreddina z samej góry. A może to być nawet top 5. No i popatrz, no nie wyglądało to najgorzej jeszcze parę rund temu, a teraz nagle się okazuje, że całe lobby powoli podomykało swoje kluczowe kompozycje, a Shreddin został w przebudowie tak naprawdę tutaj. No ten Azir mógłby coś poratować. Zilan oczywiście w nic ciekawego się nie złoży. Dlatego no tutaj chyba jednak lepiej było zostać w mojej opinii na poziomie 8. Na 8 i szukać Chosena, tak? Tak, jest, tak i wydaje. Próbować dokręcać nawet tą Samirę po prostu, niekoniecznie Chosen. Tak jest, no tutaj Shreddin tak naprawdę postawił wszystko na jedną kartę, no i ta karta okazała się po prostu zawodna i to może być jego ostatnia walka tutaj. No nie tego wieczoru oczywiście, tych jeszcze parę zdąży tutaj stoczyć, ale na pewno rundy drugiej. 14 punktów zdrowia Kacperskiego do 8 Shreddina. Jedno jest pewne, ktoś tutaj odpadnie. No popatrz, no przede wszystkim u Kacperskiego ten Lee Sin zbudowany w Vanguarda. I Samira. Samira tutaj będzie robić różnicę. Samira oczywiście Kacperskiego. Tak jest. Zbyt dużo dla Shreddina tutaj, a Kacperski. A no z kolejnym zwycięstwem tutaj bardzo ważnym. I zobacz, że nagle zamknęliśmy się na top 3. Younglin, Kacperski i Arnold, który wisi zaledwie na włosku tutaj. Arnold znowu nam się przemyka. Teraz to już nie tylko top 6, a w obecnym rozrachunku top 3. Ale Kacperski też tutaj... 1 HP czy 14, mam wrażenie, że tak wielkiej różnicy już na 6-4 nie robi. Younglin? Elderwood tutaj wypadł. On sam oczywiście trochę tych Elderwoodów ma, no właśnie. Nunu. Dokręcony również w tym wszystkim set. Ach, gdyby ten Magnetic Remover cały czas był dostępny, co? Gdyby można było na seta albo na Shivane wrzucić tutaj tego Elderwooda. No zobacz, on sam nawet nie wie, na kogo ma to wrzucić. Bo nie ma, tak, nie ma tak naprawdę na kogo. No tak, bo albo jednostka jest już Elderwooda, albo ma wszystkie przedmioty. Albo jest Tristana z przodu, tak? Którą oczywiście chcesz jak najszybciej tutaj pozbawić życia. Po to ta Tristana jest oczywiście ustawiona z przodu, żeby zginęła jak najszybciej i oddała tego buffa i na zobacz, pewno. Oczywiście, nie ma tutaj wiadomo kogoś, kto kontestowałby ten build, ale ta ucieczka w tych brawlerów, jeżeli gdzieś tam to wszystko składa się w logiczną całość, powoduje, że
No tutaj na pewno dominacja. Young Lee może nawet powalczyć o top 1, nie? Ale yes. Chodzi mi o to, że nawet spoglądając do poprzedniego lobby, pan Parówka, miejsce trzecie, to też jest kompozycja, która po prostu dowozi. No i zobacz, 1v1, Arnold, 1 HP i oczywiście kompozycja pod Kale, więc tutaj będziemy się Young Lee dokręcić, ale on już wchodzi w kolejny poziom, on dokłada tutaj drugiego czegata Kacperski, gdzieś tam został wykopany przez Lee Sina, jak sam daje nam znać na czacie, tego oczywiście no nie do końca tutaj, to nie do końca tutaj widzieliśmy. Zephyr u przeciwnika trzeba skautować, trzeba się dobrze ustawiać, również grać wokół swojego Zephyru. Arnold, no tutaj duelisty na Kayle. Ta Kayle, jak widzicie, bardzo długo przetrwała. No nie przerzuca tutaj żadnych modyfikacji. Ten Shroud uderzy oczywiście całą tutaj ekipę Jana Glina. Bo i Nunu, i Shyvana, nie, Shyvana okej, okay. Shyvana delikatnie poza zasięgiem. To akurat bardzo ciekawa, znaczy bardzo dobra wiadomość tutaj dla kompozycji Jana Glina. O, Survival The Woodzie oczywiście zrobić wiele nie musi. Przede wszystkim patrzymy tutaj Shyvana, na Shyvana i na Kayle. To BG czy GG? No właśnie, to może być BG, zobacz, Lee Sin, nie zdążył tutaj kopnąć się, zobacz co robi Kayle! Rozkręciła się, ale w tym wszystkim podchodzi set za fraki, nie ma szans, Nunu, haps! No. Ależ pyszniutka Kayle i pyszniutkie zwycięstwo dla reprezentanta Devil's One, Young Lin. Zwycięża drugie lobby i to również jest, myślę, że taka ciekawa końcówka. Ale tam... bardzo, bardzo dobra gra, to trzeba powiedzieć, że znalazł ten w tym całym morzu Slayerów, Kayle, tego wszystkiego znalazł ten jeden mały rodzynek, ta Shyvana, przez nikogo tutaj nie kontestowana. No i oczywiście bardzo, bardzo ładnie rozbudowano. Kto by się spodziewał, nie? Że aż top 1 ten build. Oczywiście tutaj podkręcony trochę tych Elderwoodów Shyvana było. Shyvana trójka, Elderwood, tak no, jest. No, więc, to się wydarzyło. Nie zawsze się to będzie zdarzać. Tam Ornn ale... jeszcze posypał przedmioty. No, ale jak ważne. Widać, Shyvana też jest dobrym rozwiązaniem na to, aby zachodzić wysoko, o ile pół lobby nie gra. Bo tutaj widzieliśmy wielu reprezentantów Kayle. Tak jest. A do końca tylko Arnold nam się ostał i też tego lobby nie wygrał. To tyle, jeżeli chodzi o drugą rozgrywkę. My po krótkiej przerwie podsumujemy sobie cały układ tabeli i rozpoczniemy trzecie lobby dzisiejszego wieczoru. Do zobaczenia. Dragon Ball Super w Polsat Games. Zobacz nową odsłonę kultowego serialu anime. Ziemi i siódmemu wszechświatowi grozi zagłada. Son Goku razem z przyjaciółmi będą musieli zmierzyć się z potężnymi wrogami. Czy uda im się ocalić planetę? Przekonaj się na własne oczy, śledząc emocjonującą historię blond włosego siłacza, który niegdyś wyruszył na poszukiwania tajemniczych smoczych kul. Dragon Ball Super oglądaj z całą rodziną od poniedziałku do niedzieli. Od godziny 11:30 w Polsat Games. Po powrocie z Raimon, Tenma dowiaduje się, że klub piłkarski nigdy nie istniał. Sytuacja pogarsza się jeszcze bardziej, gdy zła organizacja Eldorado próbuje wymazać piłkę nożną z historii. Czy Tenma i jego przyjaciele poradzą sobie z przybyszami z przyszłości? Oglądaj Inazuma Eleven Go Chronostone od poniedziałku do niedzieli o godzinie 12:30 w Polsat Games. Kurosaki Ichigo ma zaledwie 15 lat i wyjątkową umiejętność widzenia duchów zmarłych ludzi. Gdy na jego drodze stanie Rukia, Bóg Śmierci, rozpoczyna się przygoda jego życia. Czy Ichigo stawi czoła wyzwaniu i poradzi sobie z demonami? Zobacz ekranizację kultowej mangi, którą doceniło wielu fanów. Oglądaj serial Bleach w nocnym paśmie Polsat Games. Od poniedziałku do niedzieli o 23:30. Margines błędu doszczętnie się już wyczerpał. Kiki Devil's One znalazły się co prawda w najlepszej piątce Ultraligi, ale jedna porażka wyeliminuje je z gry o zwycięstwo i awans na European Masters.
Który z byłych mistrzów tym razem nawiąże do największych osiągnięć i utrzyma się w grze o mistrzostwo? Jest bitka, jest Gary obok, rzucają się wszyscy na Pokistyla! Oglądaj na żywo mecz Devils One i Kick w ćwierćfinałach Alior Bank Ultra Ligi w środę o 17:00, tylko w Polsat Games. Ta-dam! No to już? Że już żeśmy zaczęli, tak? Zaczynamy. Czekaj, bo ja telefon kocham. Sezon najlepszego programu o grach w telewizji w Polsce. W telewizji o grach oczywiście. Telewizji. Jesteśmy bezkonkurencyjni, bo jesteśmy jedyni. Podoba mi się takie rozwiązanie. Ładne, mamy monopol. Nowi goście, tematy nowe, prowadzący starzy, ale będzie na pewno bardzo ciekawie. Ja się jakoś zablokowałem, Radek. Ja w tym roku nie wiem, co będzie. Bo nie wiesz, jakie gry będą? No. No to jeżeli zastanawiacie się, jakie gry będą, to my postaramy się wam odpowiedzieć. Nowa pora emisji. 17 w poniedziałek. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński. Zapraszamy. Do zobaczenia. Izuku marzy o tym, by podążyć drogą swojego idola. Aby to uczynić, musi pokonać wszelkie przeciwności losu. Jak w świecie przepełnionym mocą poradzi sobie z pozoru zwykły chłopak? Śledź jego drogę do liceum UA i przekonaj się, czy zostanie w końcu bohaterem. My Hero Academia. Od poniedziałku do niedzieli o 14:30. Tylko w Polsat Games. Czas na fazę pucharową piątego sezonu Ultraligi. Zanim jeden z pięciu czołowych zespołów w Polsce zdobędzie trofeum, cztery drużyny powalczą o awanse na wyższe szczeble playoffów. Illuminar Gaming czy 7x7 Pompa Team? Kto tym razem okaże się lepszy? Devils One, a może Kick? Który skład jako pierwszy pożegna się z zawodami? Od samego początku czekają nas wyrównane starcia i fantastyczne emocje. Oglądaj na żywo ćwierćfinały Alior Bank Ultraligi we wtorek i środę o 17:00, tylko w Polsat Games.
No i druga gra za nami, przed nami oczywiście zmagania w trzecim lobby, a obok mnie Czarek, witam Ciebie, jeszcze nie mieliśmy okazji. Witam ponownie, a dzisiaj pierwszy raz razem komentujemy. Dzisiaj pierwszy raz razem komentujemy. No i Czarku, jak odczucia po tej drugiej grze? Wow, ja siedziałem w realizatorce, oglądałem tylko te pojedynki, według mnie strasznie dużo zwrotów akcji. Ta fortuna, która chyba nie oddała do końca, tak jakbyśmy się... No właśnie, to zbejtowała trochę. Tak, tam kwestia była tego typu, że mieliśmy dwa luzy, Kazan szedł tą fortunę, wypłata na pięciu, nie przyniosła, dała tylko za jedwa, nie było za dużego impaktu na grę i troszkę zabrakło ciśnienia. Ciekawa sytuacja była w ogóle u Shreddina. Shreddin bardzo długo grał z Jervanem drugiego poziomu. Do samego końca praktycznie. Tak, i wydaje mi się, że gdyby padła decyzja o tym, żeby na ósmym poziomie jednak sprzedać tego Chosena, podmienić go, mam wrażenie, że zająłby zdecydowanie lepsze miejsce, no ale i tak póki co prowadzi w tygodniu czwartym. No właśnie, no to przede wszystkim ex aequo tutaj z Janem Glinem z uwagi na tę pierwszą bardzo, bardzo dobrą rozgrywkę tutaj. No i Shreddin oczywiście na czwartym miejscu chyba skończył poprzednie lobby. Tak, no bo to musi być, nie no, niżej musi być, 8 piąte tak. Miejsce, piąte, tak. Szóste, tak jakby. Tak jest. A szóste. Więc no pod tym względem tutaj Shreddin miał bardzo, bardzo trudną decyzję do podjęcia, tak jak mówisz tutaj z tym Chosenem, albo wejściem w level, tutaj wejście w level okazało się tym zagraniem, które Shreddin wybrał, ale nie przyniosło mu żadnych sukcesów już potem. Tak, no czuć było, on tam po prostu wszedł bardzo mocno w dziewiąty poziom, nie było za bardzo z czego rolować, za co kupić tego Chosena. Myślę, że on po prostu zakładał, że uda mu się jeszcze te dwie rundy przeżyć. No niestety, Kuba na razie tylko dwa punkty, on naprawdę ich potrzebuje. Muszę tak iść teraz po prostu same top 1, same top 2. Musi te punkty tutaj zdobywać, tak jak mówiliśmy na początku transmisji, tak jak wy mówiliście, panowie, każda gra tutaj będzie się liczyć, ale warto docenić tutaj Czarku dwóch zawodników, którzy jak na razie dosyć konsekwentni, nie zajmują pierwszych lokat, ale trzymają się na miejscu kolejno trzecim i czwartym. Mowa tutaj o Arnoldzie i o Kacperskim. No to są występy takie dosyć konsekwentne tutaj. Ja myślę, że Kacperski jest trochę zawiedziony tym, że nie dostał się bezpośrednio do finału, że tutaj musi jeszcze mało raz brakowało, tak jest. Udowodnić, że kurczę, mi ten wielki finał się należy, ale tutaj ta śmietanka graczy jest niesamowita. To jest tak wysoki poziom, jeżeli chodzi o polską scenę, że naprawdę, tutaj nawet zrobienie trzecie, czwarte miejsce w tym lobby uważam, no nie że jest to jest... wstyd. Nie, tak absolutnie. Jest. Absolutnie. No i mieliśmy przede wszystkim Dragon Souli w pierwszej grze, tutaj tych Slayerów, dalej Kayle w drugim lobby praktycznie zdominowała. Większość kompozycji tutaj opierała się właśnie o tę postać. Jestem niesamowicie ciekawy, co pokaże nam gra numer 3 w takim razie. Może Bóg Fortuny da coś innego tutaj wszystkim graczom, zaproponuje Aureliony jakieś na podkrętkę. Zastanawiam się, czy po tych dwóch pierwszych grach dalej gracze będą chcieli Fortunę. A, no tak. Właśnie. Bejtują. Tam kęcze Anki pojawiające się wcześniej tutaj strasznie bejtują zawodników. I u Shreddina w pierwszej grze nie wyszło to źle. Shreddin bardzo dobrze wypłacił tę Fortunę i ładnie tam potem spiwotował, ale u Kezmana tutaj bardzo duża utrata HP-ków. To znaczy, według mnie zarówno w grze pierwszej, jak i w grze drugiej wypłata Fortuny nastąpiła zbyt szybko. Tak. To prawda. Więc zazwyczaj, gdy gramy tą fortunę, chcielibyśmy, żeby na naszym koncie było te 6 porażek, bo od tego momentu zaczynają nam się unity, 5 po 5 goldowe i na tym nam głównie zależy. No, mówiąc o bogach fortuny, karuzela for fun, już BG na czasie się pojawia, a jak żeby inaczej. Aj, będzie dużo. I co, dobra, to w takim razie podsumujmy. Co takie szpatuły mogą nam tutaj otwierać, poza oczywistością tutaj w obecnej mecie, czyli Niko? Takie podstawy, które będziemy raczej opierać w obecnej grze, to na pewno są Dragon Soul'e, czyli szpatułka plus różdżka, to jest taki punkt pierwszy według mnie. Może pojawić się ostatecznie jakiś asasyn na jakimś pionku, ale nie spodziewałbym się tutaj. Opcja na pewno jest na duelistę, bo duelista jest ważnym konektorem w buildzie Slayerów, bo tam mamy Tryndę, jeżeli go zaitymizujemy, to musimy dostawiać taki martwy pionek. Tylko no po i to, w buildzie Scale również też bardzo dobry konektor. Tak, proszę bardzo, tutaj dwa razy Darius. Kezman dostaje sugestia, czyżby kolejna fortuna od Kezmana, ale pojawia nam się Yasuo w duelistę. No właśnie, na sprzedaż tego Nasusa dałaby nam oczywiście Yasuo. Tak jakby sprzedaż tego Nasusa tutaj myślę, że żadnym problemem nie jest. To jest kwestia tylko i wyłącznie tego typu, że... Czy ty w ogóle chcesz to grać? No właśnie, Yasuo jest takim troszkę pionkiem, który zazwyczaj nas do tego ósmego poziomu nie dowozi. Dlatego zauważ, jak duży problem ma Kezman. Jest rezerwa, szczególnie, że jeszcze dwie fiory pojawiają się w sklepie i przede wszystkim Kezman nie jest jeszcze pewien, co z tych milionów poleci. Postaci raczej nie, więc albo złoto, albo przedmiot, będzie to przedmiot i rękawiczka. Rękawiczka jest akurat bardzo dobrym premium itemem pod kątem Yasuo, daje nam też możliwość zrobienia asasyna. Mhm. Kolejnych dwóch Yasuo. Mam wrażenie, że Kezman liczy tak po cichu, że no, gdzieś ta Anka mi się zaraz pojawi, Tom Kench, i uda się tą fortunę odpalić, bo Fortuna, ogólnie trójka, jest bardzo w porządku. Szczególnie jeżeli będziemy miał jeszcze otwartego tego Chosena.
No i szczególnie tak wcześnie, hej, no to by było po prostu coś, co chciałbyś mieć tutaj. Szczególnie, kiedy masz dwóch Dariusów, to nawet może być ciut zbyt mocna kompozycja, jak na ten moment. No wiadomo, że na Fortunie chcielibyśmy generować ten lustrik, dlatego też Kazman tutaj na pewno nie będzie chciał, nie robić tak zwanego prelevelu, nie tak będzie jest. Tego szukał. Pojawia nam się łezka, wcześniej pytałeś też o kompozycję. O, czekaj, jest prelevel jednak. Jest jednak, okej. Okay. Tak jest. I niestety, nie mamy łącznika w tą Fortunę. Mamy co prawda dwóch keeperów i prawdopodobnie Jarvan i Elise zostaną kupieni. Dostawimy do frontlane'u prawdopodobnie tak ustawienie krzyżowe, tak żeby podwójnie dać tarczę. Jeszcze miesza, czy lewa, czy prawa, żeby przeciwnicy nie wiedzieli, po której stronie się ustawić. Łezka jest też bardzo dobrym itemem. Magów chcemy robić. No na pewno tutaj wszyscy widzowie obserwujący nas na Twitchu bardzo by chcieli zobaczyć Swaina w maga. Swaina w maga, Szywana w maga przecież też się pojawia na początku. Nie. Tu musi być Swain. Swain, koniecznie Swain. Tak jest. Jeszcze najlepsze jest Swain w maga i dwa przedmioty od Orna. To już jest taki złoty wyznacznik tutaj umiejętności gracza. Tak, no i jesteśmy z Kezmanem, dwóch Dariusów, dwóch skoczków. No i tutaj myślę, że złamią bez problemu tego Kennena. Tak jest. On oczywiście pogrozi tutaj swoją burzą, ale z dużej chmury mały deszcz, chciałoby się tutaj powiedzieć. Tak, tylko kwestia jest jeszcze tego typu, że szpatułka na początku gry nie jest za bardzo lubiana przez zawodników, jak mam powiedzieć szczerze, jeżeli chodzi o te pierwsze karuzele, jeżeli szczególnie wszyscy dostają. No i mamy 20% trafionego chosena po stronie Kezmana, bo na poziomie czwartym mamy 20% szans, ale no, niestety jest tu Lulu Elderwooda i to jest problem. No, Kezman raczej tej jednostki nie kupi, Elderwood obecnie raczej nie grywa. Bo gdyby Mage, to może ewentualnie by się tutaj zastanawiał, prawda? Ale oj, zdecydowanie. Gdyby to był Mage, tu mamy szpatułkę w maga. I Lulu po buffach też, pamiętajmy o tym. Więc byłoby to na pewno otwarte. Tak jak wspominałem, problem ze szpatułką jest taki, że jeżeli na wczesnej fazie rozgrywki wykorzystasz ją, na przykład, nie wiem, weźmy pod uwagę, o, uciekł nam akurat, zostałem, ale powiedzmy tak jakby Janek sobie zrobił, nie wiem, Dragon Soula, powiedzmy, z tej szpatułki, tak? Ma Tristanę, Branda, pojawia nam się różdżka, robimy Dragon Soula, to tak naprawdę w wielu przypadkach już na samym początku gry zamykamy się na daną kompozycję. Tak jest. Czyli już nie będziemy mieli tej możliwości przesunąć się w lewo, w prawo. A z drugiej strony, jeżeli nie wykorzystujemy szpatułki, to zauważ, że w takim lobby, jak mamy teraz, czyli każdy z graczy masz potłuki. No jeden przedmiot nam leży tak naprawdę odłogiem. Tak, i przez to, jak będziesz obserwował stoły, to zauważysz, że praktycznie żaden z zawodników nie robi tak zwanego slamu. Tak jest. Czyli te lobby na początku są dużo mniej destrukcyjne, w sensie gracze jak przegrywają, to w dużo mniejszym wymiarze, dlatego też gra będzie się trochę bardziej rozciągała. I dlatego też o to cię zapytałem, bo to jest niesamowicie trudna decyzja na początku, ponieważ teoretycznie uniwersalnie takim najbardziej przyjaznym przedmiotem ze szpatułki byłby ewentualnie Vanguard, którego zawsze masz, wiesz, masz wzbogacić swojego carry o tę synergię Vanguarda, ona jest dosyć ogólnie mocna, daje ci bardzo dużo darmowych statystyk, no, ciut mniej oczywiście na obecnym patchu. Natomiast tak jak mówisz, no jeżeli tutaj decyzja padłaby na Dragon Soul'e, na Mage'e. No to nie za bardzo chcesz to grać potem w jakichś innych kompozycjach, tak? Musisz tę synergię utrzymywać. Wydaje mi się, że z takich ofensywnych synergii chyba Duelista jest... Duelist, no bo do Kayle też by się przydał. Do Kayle i ma łącznik ze Slayerami, więc jest trochę tych tutaj opcji. Powiedziałbym tak, jeżeli chodzi o Vanguarda, to osobiście mały ma to impact na grę, tak? No bo jeżeli mówimy o synergii tylko dwóch obrońców, to nie ma to dużego wpływu na grę. No to, ale łatwiej jest czterech też zrobić, pamiętajmy, Sejuani i Aatrox, oni grają praktycznie w większości kompozycji tutaj, tak? Tak, ale to powoli stają się też takie troszkę pionki premium, ciężko o nie. Tak, szczególnie zdecydowanie. W takich wyższych levelem lobby. No i mamy dla Janka albo dla Kuby, no zobaczymy, który z nich zdecyduje się, Kuba. Tak, i to jest według mnie największy impact, jaki może zrobić. No, oj, o, jednak naprawdę, nie? Nie? No jest na czekaj, czy ta szpatuła w ogóle przejdzie tutaj do kolejnej? No, ja znam, poleci prosto po nią praktycznie. Nie rozumiem sytuacji, powiem szczerze, jeżeli chodzi o tą sytuację tutaj, bo fon darmowy jest bardzo w porządku przedmiotem. Tak naprawdę daje ci impact już teraz i nie będzie ci zabraniał żadnej kompozycji. Nie jesteś z góry skazany na to, żeby grać kompozycję A czy B. Najbardziej uniwersalny. Wydaje mi się, że spokojnie można było iść tutaj po fona na tym etapie gry. No, może Kuba sama liczy na to, że poleci Lampion i z niego spotyła. Czemu by nie? No i pojawi nam się łuk. No i świetny item. Łuk to jest LW. I no i teraz pytanie, co zrobi Kezman? Ten przedmiot jest bardzo dobrym przedmiotem w obecnej mecie, ale są sytuacje wyjątkowe, w których nie chcemy go złożyć. To są sytuacje, w których chcemy zagrać w Kayle, chcemy zagrać w Kalistę chociażby. Mhm. Wtedy tego przedmiotu
no nie chcemy za bardzo. Tak jest, to są postaci, które nie korzystają po prostu dobrze z przebicia pancerza. Tak, dokładnie tak jak powiedziałeś, więc zobaczymy. Sacz ma TF-a po prostu, plus Ankę. O, taki na razie bardzo delikatny stół. Raczej tutaj Kezman nie powinien mieć większych problemów, żeby zwyciężyć. Ale zwracam twoją uwagę na przedmioty, które właśnie ustage'a na ławce. To są no, dosyć konkretne zestawy tutaj, dużo ofensywnych. Może trochę zbyt dużo łuków tutaj, jeśli miałbym się do czegoś ewentualnie przyczepić. Ale na Kayle tutaj, no to jest dobre wyjście już do tej sytuacji. Powiem tak, lepiej jest mieć dużo łuków, dużo mieczy... Niż dużo negatronów, na przykład. Prawda. Tak jest. Stare tutaj powiedzenie autobattlerowskie. Ale proszę bardzo, jest Kalista. I mamy też łuk, mamy rękawice. Jest Tristana w Dragon Soul'a, tylko problem jest tutaj taki, że Kezman jest już na piątym poziomie. Za moment będzie wchodził na golemy, ale wziął jeszcze ją przejściowo. Tylko ten out raczej nas nie podwiezie. Szczególnie, że mamy ją w Dragon Soul'a i nie mamy tego Dragon Soul'a na stole. I zobacz, jak bardzo kusi go taka lista. No właśnie, tylko jak ją tutaj kupić? Nie, jak ją tutaj wcisnąć. No właśnie. Minus Jax w przypadku zwycięstwa. No ciężko. Ciężka decyzja. No i po drugiej stronie teraz Shredding. Nunu 2 przed golemami. Bardzo silny pionek. Zobacz, jedna jednostka została zjedzona. I za moment teraz... Oj, znowu miss. No i teraz wreszcie podniesiona mana. No i Shredding tutaj bezapelacyjnie. Zwycięstwo na pewno. Tak jest. To Tristana Ukezmana nie będzie w stanie nawet tutaj poskromić jednego przeciwnego pionka. Więc 8 oczywiście obrażeń. To drugi stage, cały czas pamiętajmy, dosyć mało tych obrażeń bezpośrednio się tu przyjmuje. Zaya bardzo wcześnie się nam pojawia. Tutaj kwestia jest taka, że pojawiła się i Zaya, i Kennen. I 4 Keeper tutaj nagle aktywowane. Tak, problem jest taki, że w kierunku Keepera będzie ciężko Kezmanowi przejść. Tak, nie mamy ani miecza, ani pancerza. Nie mamy ani paska, ani różdżki. I mamy tylko Hand of Justice. Hand of Justice na Zaya, tak, ale to chyba jeden z mniej istotnych przedmiotów tutaj w tej kompozycji tak naprawdę. To znaczy, jeżeli chodzi o Zaya, to można powiedzieć nawet, że to jest korowy przedmiot obecnie, w obecnej mecie. O, i leci. Niko. Jest bardzo w porządku, bo może dać na przykład wczesno... Jest wreszcie ta różdżka i czy to jest pas? Pasek? O, no i nagle zrobiło się ciekawiej. Tak, mamy już dwa przedmioty w tą kompozycję. Kezman teoretycznie mógłby się zastanowić, czy w to nie wejść, ale jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Tak, Hoj został wyslamowany. I idzie w to. Idzie, okej. Okay. Tak jest. No, wiesz, ja boję się trochę tego ruchu z tego powodu, że jeżeli teraz Kezman zacznie wygrywać, załóżmy podskoczy do poziomu trzeciej pozycji na karuzeli, czwartej pozycji na karuzeli, będzie niesamowicie ciężko ją podnieść po prostu miecz. Tak jest, bez dobrego przedmiotu będzie trudno. A Kennen bez Guardian Angela naprawdę ma dużo problemów, więc w tej kompozycji Kezman będzie... Powiedziałbym tak, gdyby ten Kennen miał zamiast Morello GA, to bym powiedział, że jest to safe wyjście w tą kompozycję, ale tak jak mówię, bardzo często później cierpimy, jeżeli nie ma tego Guardian Angela. Podobnie jest z takimi pionkami typu jak Olaf. Tak, możemy mieć fajne naprawdę przedmioty, nie mamy tego GA i nagle okazuje się, że w tej środkowej fazie strasznie dużo, tak naprawdę bardzo dużo przegrywamy te pojedynki przez to, że nie mamy tego przedmiotu. A dużo bardzo early game'owych chosenów, to oczywiście nie powinno nas dziwić. Mamy jednego Branda, to jest pan Parówka Brand w Dragon Soul'a, mamy jedną Fortunę tylko w tym lobby, no to jest Shredding, drugi raz dzisiejszego wieczoru. A tak, to Twisted Fate podmaga u Sage'a, Elis w Keepera u Kacperskiego, Maokai w Brawlera, no i oczywiście Tristana w Dragon Soul'a u Jana Glina. Tak, to Kezman tutaj cały czas jest otwarty, myślę, że każde trafienie Keepera, może nie licząc teraz Elise w Keepera, myślę, że każdy Keeper byłby podniesiony, prawda? Szósty level daje nam już możliwość wejścia w Kennena, ale bardzo częstą taktyką jest po prostu wejście w siódmy level i tak zwane slow rollowanie po to, żeby podomykać, ale to będzie też zależało od jego kondycji w tym lobby. No, szczególnie, że Loaded Dice jest tutaj dostępny. No i bardzo fajna sytuacja. Tomek jako Dragon Soul. Potężny nosiciel. Tak jest. A wiesz, to przynajmniej trochę pożyje tutaj. No ten attack speed, prawda, więc nie w porządku, jak najbardziej. Tak, może jeszcze raz. Tak. Mówię, taki niespotykany widok, jeżeli chodzi o zagranie tego filmu. Kiedyś będzie sprzedawany, wiadomo, ale to oczywiście jeszcze daleka droga, zakładam, do tego. My obserwujemy Kezmana, który no jak na razie jest w stanie na delikatne tutaj zalążki winstreaku tutaj zmierzyć tą kompozycją. Tak, próbuję teraz, jeżeli wygra, prawdopodobnie będziemy mieli sprzedaż Kalisty.
tylko po to, żeby zrobić bank 30. Tak, nawet już wcześniej już przewidział, że będzie to wygrywał. A my przenosimy się do reprezentanta Devil Swan, czyli do Kacperskiego, który również w kompozycji keeperów widzieliśmy na naszej rozpisce, że pojawiła się ta Elis już wcześniej. No i ten Kanen również domknięty. Jak na razie tylko Chain West tutaj na tego Kanena wrzucony. No i gdzieś tam będzie szukał miecza oczywiście na karuzeli, ale wysoka pozycja tutaj, no, dobrych rokowań nam nie daje. No tak jak wspomniałem, jeżeli chodzi o Kacperskiego, wydaje mi się, że on ma dużo gorszą pozycję, jeżeli chodzi o wejście w ten build, pomimo tego, że ma Chosena. Bo, oj, tutaj mamy 7 magów po stronie jego kolegi z drużyny. Tak jest, Twisted Fate oczywiście w Chosenie. Aurelion już wyciągnięty jest na 6 poziomie. No, więc tam mamy komplet magów tak naprawdę. Jest Kanen z mieczem, popatrz jaki to jest gorący towar tutaj. Na pewno. No, Kezman będzie musiał obejść się smakiem. A Kuba sama chyba po niego... Nie, Morgana. Ale zobacz, jest kolejna szpatułka dla kogoś, kto jeszcze nie zdecydował, co z tego zrobi. No, chyba Sage idzie prosto po nią? Nie. No, oczywiście bardziej tutaj szukał tego Roda do swoich magów, których widzieliśmy przed chwilą. Ale czy tam Kacperski nie pobiegł po ten miecz, czy mi się wydawało? Czekaj. Nie jestem pewny, teraz obserwuję sobie przeciwników. Tak, patrzę. Tutaj, wow. Garen Divine. W sensie Divine, w ogóle zeslamowany Divine. Wow, naprawdę Kuba zdecydował się na slam Divine'a na wczesnej fazie. Czekaj, i dobra, i co to może być? A Tryndamer Divine? Docelowo? Olaf Divine? To, że takie łączników tutaj szuka. Tutaj kwestia jest tego typu, że Kacperski nie poszedł po miecz, ponieważ on słapuje tą kompozycję. Możliwe, że zauważył, że Kezman jest głęboko. Tak, i nie ma co kontestować. Nie ma co, więc teraz będzie po prostu szybka podmiana. Będziemy grali po prostu w Niko, dlatego poszedł po różdżkę, tak? Bo będzie szukał JG po prostu na niej. Więc bardzo fajna decyzja, bardzo przytomna. Nie ma sensu bić się, szczególnie o kompozycje, które nie są super premium, tak? Bo jeżeli 3 osoby grają w Niko, to pewność jest tego, że 2 osoby zazwyczaj zajmują niską pozycję. Tak jest. To są takie kompozycje, które są dobre, gdy jesteśmy sami w lobby, ale jak już parę osób nagle wyciąga ją, to lepiej z tego uciekać. No dlatego Kacperski tak pieczołowicie tutaj skautował rywali, szukał, kto tutaj ewentualnie pod taką Niko mógłby pójść. No i widzimy, że ona w awangardzie teraz wspierana cały czas przez Yumi. No trochę tych obrażeń tutaj zada. Gdyby było Jude Gauntlet, to oczywiście ta walka skończyłaby się już po tej drugiej umiejętności. Tak, ale zauważ, jak bardzo dużo Yumi tutaj wytankowała. Ciągle się kręci. Oślepienie od Teemo, ale ona ma szansę jeszcze z Teemo tu powalczyć. Zabrakło troszeczkę. Dokupuje jedynki. Ale ciekawostka jest taka, że dwóch graczy, Shreddin jak i Kuba, zeslamowali 2 itemy, które nie są standardem. Czyli mamy po stronie Kuby zrobionego Divina i po stronie Shreddina mamy zrobionego Warlorda. To nie jest najpopularniejszy wybór w dzisiejszej mecie. Zdecydowanie nie. Ale może nas to zaskoczyć. W ogóle kompozycja pod Warlordów z dnia na dzień praktycznie wypadła nam tutaj z obiegu. Jeszcze na początku tego setu 4,5 widzieliśmy cały czas graną Katarinę, gdzieś tam potem jakieś piwoty w Tryndamera, gdzieś zawsze ci Warlordzi się przewijali jako taka kompozycja, która cię prowadziła za rękę przez Elite. No problem jest tego typu, że Katarina stała się po prostu słabsza. Jej zmniejszono ilość targetów. I obrażeń. Z tego co pamiętam, na trzecim poziomie też zmniejszono ma obrażenia. No ogólnie jest coraz większy problem z tym pionkiem, więc Warlord ma problem z zadawaniem obrażeń w tej środkowej fazie, bo nie ma zbyt dobrego carry. Z drugiej strony, jeżeli Kata nie ma idealnych itemów, to też ma naprawdę bardzo dużo problemów. No bo jest Tryndamer, ale jeżeli już grasz Tryndamera, no to wolisz o wiele bardziej pójść tutaj w tę opcję pod Slayerów, prawda? Tak, i też weź pod uwagę to, że tego Tryndamera wszyscy ci zabierają obecnie. No tak, to jest. Nawet ci, którzy pod niego nie będą chcieli grać. Olafiarze sami razem. O nie! Proszę bardzo, i przed chwilką Kacperski wyszedł z tych keeperów i właśnie trafia Kanena w keepera. No, musi obejść się smakiem chyba w tym momencie. Musi zachować konsekwencje swojego buildu. No nie, tutaj opcji na przejście w to. Nie. No, już nie ma powrotu. Tak jest. Zobaczymy z nazwą Wilki. Jest 6 Dragon Souls, 7 magów. No dużo buildów jeszcze przejściowych. No i ciekawostką jest właśnie to, że ten Shreddin trzyma się 6 Warlordów. Zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Kolejny łuk jest bardzo słaby tu. Tak, bardzo zła informacja. I kolejny łuk. Ej, 2 żuki mogą się pojawić. Ale zauważ, że on zdecydował się jednak, że nie, chodzi. Jednak wracamy z powrotem. Czyli będzie chyba hybryda Kanena, czyli Keeper z Vanguardem. Tak, na to by wychodziło tutaj, tak. Czyli jakiś Vanguard, Morello, strasznie kręci Kacperski, ale próbuje ratować tą sytuację. 56 punktów zdrowia, mniej ma tylko Kuba w tym momencie, jednak nie. Kanen po prostu jako support, pojawiła nam się Kayle, no i będziemy w drugą stronę.
Dużo zwrotów akcji. Rapid Fire Cannon, Ginso Rageblade, to się oczywiście może tutaj pojawić. Przede wszystkim RFC tutaj dla Kale. Tak, jeszcze tutaj kręcił ewentualnie Kacperski. Nie, no Morello. Morello na Kennena, żeby zadało po prostu obrażenia. Rozumiem tę decyzję w kontekście tutaj po prostu przyjmowania mniejszej liczby obrażeń. Tak, tak, no Kacperski zauważył jedną rzecz. Jestem daleko od 8 poziomu, więc muszę reagować na poziomie 7. Kennen jako jednostka, biorąc pod uwagę, że masz Morello, jest bardzo silny, więc po prostu wziął silny pionek, żeby przeczekać. No niestety przegrał, ale jesteśmy teraz u Shredina. No i ten Nunu, wielki Nunu i dwa razy sztandar. No ale zobacz, właśnie przede wszystkim kusi tutaj Olaf. Olaf pod Warlorda. 7 poziom hitnięta. Nie no. A znerfiony, przypominam, znerfione już te szanse. Skromnie, bo skromnie, ale no... Szaleństwo, szaleństwo. Inaczej. Olaf w Warlorda nie jest wspaniały, żeby była jasność. Tak, czujesz, że trochę zabierasz mu tego slota, który mógłbyś tutaj zająć innymi przedmiotami. Znaczy, to też nie jest tak strasznie źle, ponieważ zyskuje na tym prędkość ataku. Znaczy, skalowanie się z AD, tak? Tak jest. Bo to jest przelicznik do AD, ale sam fakt, pionek sam w sobie nie ma więcej AD. Więc no, powiedzmy, że są lepsze wybory, ale ten Olaf tu może zdziałać. Natomiast ogólnie na stage'u 4-2 zrobić takiego Olafa Chosena w Warlordzie, który będzie wygrywał teraz, będzie się stakował, no to to jest bardzo, bardzo taka nietuzinkowa, ale dobra decyzja tej strony Shredina. Dobra, tylko pytanie, czy na przykład nie nastąpi w przypadku, gdyby Shredin teraz znalazł Tryndę, to czy na przykład by nie przyrzucił itemu. Teraz pojawia nam się Pyke. Pyke jest idealnym łącznikiem dla tej kompozycji, bo daje nam i Slayera, daje nam Assassina i tak naprawdę idealnie później łączy się z Samirą. I zazwyczaj w tych standardowych kompozycjach z Warlordami na przestrzeni setu czwartego i czwartego i pół był głównym nosicielem tego sztandaru zazwyczaj, tak? Który oczywiście się pojawiał. No tutaj oczywiście trochę bardziej podkręcone lobby z tymi szpatułami na lewo i prawo rozdawanymi. Ale podoba mi się kompozycja Janka, to jest bardzo niespotykany build. Mamy taką Tristanę w Dragon Soul'a z domieszką Spiritów. Jest to bardzo agresywna kompozycja, ale w przypadku dobrego wejścia w tą kompozycję, naprawdę robi się ją silna. Ciężko jest nią wygrać, ale bardzo często gracze, którzy ryzykują w taką w pełni agresywną, w taki pełny agresywny wybór, naprawdę te top 2, top 3 często wchodzi. No przede wszystkim ta Tristana już przerolowana na tym momencie, więc no Yanglin 51 HP na stage 4-4. A trochę tych punktów zdrowia zakonserwował oczywiście, ale to lobby, trzeba przyznać, jest całkiem bliskie. Nikt nam jeszcze tutaj nie odjeżdża jakoś przesadnie, jedynie Kacperski. No 10 praktycznie mniej punktów zdrowia od swojego następcy tutaj na miejscu 7, czyli pana Parówki. Ale tak jak wspominałem na początku, ten obraz jest taki w miarę standardowy. Jeżeli jest szpatułka na początku dla każdego gracza, no, to ten slam itemów jest zdecydowanie spowolniony, więc automatycznie też gracze tracą dużo mniej zdrowia. Więc nam się rozciąga to lobby, w sensie, że będzie trwało dłużej, więcej osób będzie... Zazwyczaj, oczywiście nie zawsze, prawda? No i teraz mamy przejście do... Oho, dla widzów, zagrał. Zagrał dla widzów i to jest Swain w Maga i w Elderwooda. No lepiej być nie mogło chyba, no. No lepiej, jeszcze, nie. Jeszcze Dragon Soul, nie, żartuję. Nie no, już Dragon Soul. To oczywiście jest, no. Dragon Soulem już tak nie jest. Tak jest, więc... Ale to by było takie już, wiesz, Exodia dla widzów tak naprawdę. Może jeszcze Vanguard z niego. O, to jest to. No albo gdyby Ornn tutaj wykuł Anima Visage, no to był najlepszy przedmiot tutaj. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 7 poziom, 7 na winstreaku. TF trzyma Hurricane. Ciekawostka. No na pewno przydałby się ten Sol na poziomie drugim. Zobacz, jak powoli sobie ładuje. No, ale... Kale, no właśnie. Śmiechy, chichy, a tutaj Kale w rogu. Bardzo mało obrażeń w tym momencie zrobił ten Sol, ale ma jeszcze GIA, więc spokojnie on się uruchomi. No i ogrywa Arnolda. Przypominam, Arnold wszedł w 8 level, ma pusty bank, więc na pewno Arnold chciałby tu wygrywać. Tak jest, no szczególnie, że ta kompozycja pod Kale, no tutaj przede wszystkim no będzie w stanie trochę mu na tym etapie pomóc, jeżeli chodzi o konserwowanie HP-ków. No wciąż jednak, tak jak mówisz, no jeżeli się wyzerował, no to musi tutaj chociaż trochę tego zwycięstwa teraz znaleźć, szczególnie, że nie ma już możliwości na to, żeby tej Kale szukać teraz tak małym bankiem, więc zakładam, że u Arnolda teraz lata chude nadchodzą, raczej będzie chciał do tego PvE trochę poczekać tutaj, może tam będzie nawet liczył na to, że jakieś złoto wypadnie, trochę go wesprze ekonomicznie, no bo inaczej może nie będzie w stanie nawet tej kompozycji tutaj zupgrade'ować, a ta Kale na jedynce już tak mocno nie będzie. Też ciekawa sytuacja u Kezmana, teraz widzimy, przez chwilę widzieliśmy jego stół, Kezman, który grał tego Kennena, nie dokończył tego GA, ale przerzuca się na Exe, czyli będzie robił taką hybrydę 4 keeperów i 3 executionerów, więc będzie taka próba, a tutaj mamy Shivanę w Assassina.
No, bardzo dużo ciekawostek i chyba pan Parówka ostatnio też grał tą Shivaną. Na pewno w pierwszej grze grał Shivaną, tak, z tego dał się zapamiętać. Tak, no i ten Swain tutaj. Swain wymaga, wiadomo. Wszyscy gracze wiedzą, że to jest potęga. Tak jest. No i bezpieczna tutaj gra teraz od Sage'a. No on jedyne, na czym musi się skupić, to przede wszystkim, żeby nadgonić tutaj z poziomem. Orn wykuł przedmiot. Zonia z Paradox też dobry przedmiot na Swaina. Mógłby się tutaj pojawić. Może być Swaina, może być na Swaina, może być też na Annie. Na Annie, tak jest. Ten przedmiot zagrany. Nie wiem, czy chcesz na Swaina to zagrać. Chociaż Annie z żółkiem. To brzmi trochę jak antysynergia, jeżeli tutaj miałbyś na nią zrzucić Zonia z Paradox. No tak, tylko pytanie, jak nie na te dwa, na te to na kogo? Na kogo? Na tak? Twisted Fate? No właśnie. No właśnie, to jest ten problem. No ale wiadomo, zaraz będzie też poziom 8. On teraz będzie powoli sobie wchodzić. Prawdopodobnie jeszcze dwie rundy, jeszcze jedną rundę zagra pre-level i dopiero później wejdzie, tak żeby nie tracić pieniędzy, a my wracamy do Kezmana. I u Kezmana wszystko już chyba tutaj Kezman przyszedł. No takie znamiona build nosi niczym Kasperski, jak go oglądaliśmy przed chwilą. Kennen cały czas tutaj z tym Morello, no ale tutaj pivot zdecydowany na Kale. Szuka na pewno teraz tej czwórki. O, nie jest idealnie, ale nie wiem, czy będzie lepiej. Chyba musi. Bo Elderwood to jest tutaj w sumie najgorsza synergia. Tak, bo ona nawet się nie włączy w tym momencie. Tak, więc no to jest mały problem, ale oczywiście możesz teraz pomyśleć o tym, zobacz, masz 3 keeperów, 2-3 Elderwood, jakiś rakan do stołu, domknie nam całą kompozycję, prawda? Więc można tutaj pomyśleć o jakimś rakanie, tylko trzeba było coś odciąć. Może Kindred do tyłu? No właśnie. Executioner, no pamiętajmy, bardzo ważna synergia. Również Spirit tutaj bardzo pomaga tej Kale, która ma... A no oczywiście te dwa łuki, więc trochę atak speeda, ale no jak na razie Kezman po prostu jest w bardzo dobrym miejscu. Z tą Kale tak zitemizowaną, z tą Zają przede wszystkim tutaj, robiącą też sporo za dymy. Tutaj druga opcja jeszcze, jaką ja widzę osobiście do upgrade'u dla Kezmana, to jest sprzedaż Kennena i wstawienie Sedge'u w to miejsce, tak? Bo Kennen w tym momencie nie pełni żadnej takiej kluczowej funkcji. No i wracamy teraz do... No wiesz, tutaj Kacperski, chociaż to połowa lobby już tak naprawdę grozi nam tutaj rychłym odpadnięciem. Pan Kacperski. Parówka na 14 miejscu. Kacperski ma bardzo ciekawą kombinację. On został, on już wiedział, że musi zostać. Ale on miał tam trzy przejścia, on najpierw tak, to taka trochę sytuacja, idę albo nie idę. Był w tym Kennenie, tak. Wyszedł z niego. Kennen do Niko, Kennen Chosen. Ale zobacz, że ten Kennen wyrolowany, wyczuł Kacperski ten moment, w którym już reszta graczy przestała tych keeperów składać i jest na trzecim poziomie. Tak, trzyma się, no i teraz będzie walczył właśnie z Kezmanem. No ale póki co Kale sobie stoi spokojnie i zbija jeden po drugim, zobacz. To jest ten problem kompozycji grającej gdzieś tam pod Kennena carry przeciwko Kale. Zazwyczaj Kennen nie jest w stanie nawet użyć swojego ultimate'a w ten sposób, żeby Kale nawet zahaczyć tutaj. Inaczej, powiedziałbym tak, Kacperski ma przede wszystkim problem kompozycji. Nie ma podstawowego pionka, czyli jest ten pionek, to jest Aatrox. Gdyby miał Aatroxa w tej sytuacji... On oczywiście ściąga i jest o wiele lepiej. Tak, bo Kezman na przykład nie miał QSS-a, prawda? Więc strasznie by mu tu pomógł, ale to po prostu wcześniej nie było. Zauważ, że ta Tristana, która ma 3 ofensywne itemy, też nie ma żadnego defensywnego, więc idealnie będzie pasował tutaj ten Aatrox. Tylko, co ważne, Aatrox tutaj raczej albo dobry positioning, albo drugi poziom jak najszybciej, no bo oczywiście bez tego może upaść, zanim w ogóle użyje swojej umiejętności. I teraz nie udało się jeszcze ustawić pełnej kompozycji. Część kompozycji pozostała po stronie prawej, nie zdążył przesunąć. Tego nie lubimy na keeperach. Tak, tarcza została zgubiona, set już wraca na ławkę robić brzuszki. Odpalił się Kennen, szybkie zbicie tego Tryndy. No i będzie. Uda się na pewno Kasperskiemu tutaj zwyciężyć. Nie sądzę, żeby Warlord mógł tutaj w jakikolwiek sposób zagrozić. No, zdecydowanie oczywiście pogrozi jeszcze set, rzuci tutaj tym Kennen. Sporo obrażeń zrobi, ale no suma summarum tutaj oczywiście Kacperski i tak tę walkę zwycięży po tym, co stało się wcześniej, a my z pierwszym zawodnikiem się tutaj musimy pożegnać, Czarku, i będzie to pan Parówka. No szkoda. Myślę, że pan Parówka skradł niejedno serce na czacie. Widziałem w przerwie, że dużo osób dopinguje pana Parówkę. No i zobacz, Kuba sama zabrał tutaj baner Shreddinowi. No bo zakładam, że sam go aż tak mocno nie potrzebuje, jeśli dobrze pamiętam. To był gracz, który zeslamował tak naprawdę Divine'a, więc co on tam w zasadzie robi? Nie wiem, to jest strasznie dziwne podejście, bo... No tak, no tutaj mamy... Tam na Tryndzie był. Tam na Tryndzie, no właśnie. Tak. No. Trynda Olaf, na tym się zastanawiałem właśnie z Divine'em. Tak, tylko problem jest tego typu, że ten Divine nie łączy się jakoś wybitnie dobry sposób, tak? No wiadomo, że tam jest taki konektor typu Trynda, Jax, który jest duelistą, jest też Divine. Lee Sin oczywiście, tak samo ustawienie. Tak, a tutaj Shroud na pewno jest bardzo w porządku. No i miejmy nadzieję, że teraz Kacperski poprawi to ustawienie, przeniesie się albo z powrotem do środka, lewa, prawa, fajnie ustawione tokeny.
antyprzyciągnięcie, zastanawia się, okej, po prostu podmienia. W ten sposób. No bo oczywiście zastanawiał się, jak bardzo opłaca mu się czekać tutaj na Azira 2, ale jest na 8 poziomie, mało bardzo w banku i stwierdził, że nie, wolę tutaj użyć tego Shrouda od razu. Problem jego jest jeszcze innego typu. On posiada aż 5 pion na poziomie pierwszym, więc pomimo tego, że wydaje nam się, taka jest perspektywa, o i teraz widziałeś, jak piękne ściągnięcie Atroxa. Tak jest, no i idealnie. Dużo to zrobiło. No gdyby nie ten Atrox, Kasperski przegrałby ten pojedynek, ale ten pionek jest kluczowy. On na pewno musi dokończyć dwójki, bo masz taką perspektywę, wszystkie jednostki mają bardzo dużo zdrowia, jak zaczynają. Ale taki Jarvan zadaje ci 50 obrażeń na przykład, no i co? No i Kubo, z Kubą się żegnamy. No, Kuba na razie ostatnie miejsce. Tak jest i tutaj ta lokata 7 w tym lobby wiele oczywiście nie zmieni, jak możecie się domyślać. No i udał się ten Rakan tutaj. No właśnie, 6 keeperów i cały czas będzie tutaj szukał przede wszystkim kluczowego ustawienia, ale tak jak mówisz, bez upgrade'ów będzie bardzo, bardzo, bardzo trudno. Na pewno musi wysunąć jedną jednostkę w lewo, jedną jednostkę w prawo, tak żeby mieć większą szansę objąć Shroudem lewą albo prawą stronę mapy, bo większość osób pozycjonuje się teraz, jak widać, przesunął Jarvana i teraz patrzy, no i nie ma nikogo po tamtej stronie. Nie ma nikogo, tak jest. Więc tylko trafiony Yone. Ale jednak dobrą pozycję łapie. Najważniejsze, Atrox przyciągnął, Kyle, no i jest. Tak jest, mamy to, chociaż jeszcze zajadł 2 razy Hunt of Justice. Oj, no właśnie, i ten Hoi jest 2 razy w heala. No jednak. Tak. Uda się. Podwójny. To leczy do końca i niesamowicie trochę. Aj, myślałem, że to Morello tutaj pomoże, ta redukcja leczenia, ale nie. 2 razy healujący Hoi tutaj, zdecydowanie zbyt dużo. Kielich kolejny, bardzo fajny item, tylko zastanawiałbym się, czy na pewno dalej chcesz na Kindred grać ten przedmiot. Czy nie lepiej na przykład wrzucić go na Atroxa. Szybsze odpalenie, wzmocnienie Kennena. Zobaczymy. O, tutaj w ogóle Kindred nam trochę została w tej kompozycji. Oczywiście daje tutaj Spiritów, daje Executionerów, ale no, to nie jest jedna z tych jednostek, którą chciałbyś tutaj opierać. Tak, no i Shreddin, miejsce 6 w naszym lobby, więc Akezman dominuje. 60 punktów na win streaku, więc wszystko wygląda jak najbardziej poprawnie. No i zobaczymy, mówię, wydaje mi się, że ten kielich ze strony Kacperskiego jednak na front lane, szczególnie, że Atrox teraz poszedł na poziom 2. Więc myślę, że tutaj żadnego problemu z tym chyba nie będzie. Zobaczmy, jeszcze szuka, nie trafił tej Zai, lekki scout, ustawienie. No i tutaj Kennen oczywiście, Ach, decyzja. Bo Kennen musi stać na froncie i trudno byłoby ten kielich trochę inaczej ustawić, nie? Znaczy, wiesz, często gracze decydują się na to, że tracą połowę tego kielicha albo dostawiają tam obok jeszcze jakąś jednostkę typu Sejuani albo coś w tym stylu. Nawet tokeny przesunął teraz do przodu. No i ten TF3, Sol ciągle na poziomie pierwszym, gdzie ten Swain jest magiem na poziomie 2, z Elderwoodem, z magiem i z tą Zonią. Strasznie destrukcyjny Swain. Tak jest, no i Zonia z Paradox jeszcze na nim oczywiście zagrane. I tutaj Kacperski nie miał absolutnych szans na to, żeby sobie z tym Swainem poradzić i nagle całe lobbyczarku zagęściło nam się do zaledwie 3 graczy. Yang Lin, cały czas Tristana, cały czas 9 Dragon Soul i Sage. Tego już mieliśmy okazję obserwować właśnie z tym Swainem pod Maga i pod Elderwooda. No i oczywiście Kezman, którego obserwowaliśmy od samego początku. Janek na pewno tutaj będzie chciał, próbował, będzie domykać tego Swaina. Problem jest taki, że mamy tylko 2 jednostki, które zdają obrażenia. Samira, Trini Force, jeden z najlepszych itemów pod nią, plus Dragon, powiedzmy, że okej, Hoi też bardzo w porządku, ale ten Olaf ma bardzo przeciętne itemy, jeśli o to chodzi. Tutaj teraz pozycjonowanie Kezmana. Kezman stara się uciekać, ale Kezman myślę, że standardowa kompozycja jeszcze może dopacza wcześniejszego niż może w obecnym. No i zobaczmy. Właśnie i teraz Sage przeciwko właśnie Kezmanowi. Tutaj mało CC po stronie Sage'a, to mogłoby się nawet udać. To Yang Lin. To nie Kezman, to Yang Lin. Ta Tristana będzie nie do zatrzymania, chociaż dostała teraz stuna i to ogłuszenie chyba zmieni oblicz tego pojedynku. Tak jest. Ja myślałem, że jeżeli ta Tristana nie będzie miała żadnego przyciągnięcia na sobie, to spokojnie z tą redukcją, ale jednak. Ale żeby pikanterii trochę temu dodać, to był oczywiście klon Yana Glina, a w spotkaniu bezpośrednim Kezman Yang Lin zwyciężył właśnie ten drugi, który jeszcze broni się z tymi 8 HP-kami. Tak, ale teraz już prawdopodobnie dojdzie do tego normalnego pojedynku. Nie będzie tak kolorowo. No ale zobaczmy, jeszcze próba ustawienia się. Kto tutaj zawinił najmocno? Właśnie, przede wszystkim Yang Lin musi tutaj trochę swoje ustawienie pozmieniać. Tristana dostała ogłuszenia, tak być nie może na pewno w tej głównej walce. Czy ona jak na razie nie zmieniona tutaj w swoim ustawieniu.
No i spójrzmy. Ustawiono naprzeciwko Sola. Ten Sol raczej je nie złonszutuje nawet na te dwa trafienia. Bardzo wolno Mane będzie wbijał. Też bardzo wolno, ale Sol jedynka nawet na siedmiu magach. Ale teraz pięknie dostała uderzenie od TF-a. No i dobicie. Nie do zatrzymania. Nie ma szans. Nie do zatrzymania. Ten Swain. Potwór. Nie ma po prostu żadnych szans. Rośnie nam w siłę na dwóch frontach. Sage tutaj zwycięża. Mam wrażenie, że Sage po ostatniej grze trochę się zdenerwował, bo super wyniki ostatnio w eliminacjach do Mistrzostw Świata. No właśnie, to jest nasz niedoszły reprezentant na Mistrzostwach Świata tak naprawdę. Najbliżej tutaj był Sage ze wszystkich tych Polaków, którzy brali udział w weekendowych rozgrywkach. Tak, i ta ostatnia gra mu nie poszła i mam wrażenie, że to wzbudziło w nim taką... Kurczę, sportową złość. Tak, sportowa złość, tego swoim brakowało. Tak, no i mamy... będzie swapować. Spójrzcie na to. Kezman po prostu szuka lepszego teraz holdera dla swoich itemów. No jest Kale Chosen. No jest, ale czy będzie przerzucać? Szuka, jeszcze się zastanawia. Szuka trójki, oczywiście, ale to się nie wydarzy. Nie, to się nie wydarzy i trzeba szybko dostawiać. Powinien wszystko szybko zrobić. Cyk, cyk. Oj. Nie zdążył. Nie zdążył. Siwy dym tutaj. Siwy dym z bolidu Kezmana. No... Chyba mamy sytuację rozwiązaną. Wydaje mi się, że... Czy to by coś zmieniło, Czarku? Tak. Zobacz, schodzi ten Swain, ale... No, jest stun. Jest, udało się i... I dmuchnął. Ale super, żyje. Super blisko, bo Kezman widzi, że ma Niko na ławce. Znaczy, no i będzie próba teraz zmiany. Czekaj, jest zlokowane też Zilean dwójka. Za co by go tutaj wstawić? No, prawdopodobnie... No to potem Yumi poleci, tak jest. Tych spiritów się tutaj Kezman pozbędzie, niż będziesz sprzedawał jednostkę, która nosiła Shrouda. Kale wchodzi, Kale oczywiście trójki nie uświadczymy w tym meczu. Tak, więc po prostu podmienia, wie, że nie może dłużej czekać, zostało mu tylko 14 punktów zdrowia. I teraz pytanie, czy będzie szybkie zrzucenie Blue Buffa? Blue Buff, Shroud na Lee Sinie to może się udać i może poleci... Ach, niestety pozycja została zmieniona, więc szybkie przeniesienie Shrouda, ale chociaż ta Ani... No Swain delikatnie później się odpali. Wciąż jednak, wciąż do obrażeń. Tak jest, ale... Ale czterech egzekucjonerów w tej walce. Kyle na razie dostała tylko jedną kartą od TF-a, ale to i tak już jest za dużo. No i cóż. Tutaj jest po wszystkim. Mamy zwycięzcę tego lobby, tak jest. Tutaj Sage zbyt mocno, świetnie wykorzystał przede wszystkim tę koniunkturę na szpatuły, która się w tym lobby... Jeszcze ten podwójny kill, ale to nie ma szans. Nie ma szans. Ale jeszcze... Obronił się. Obronił. 4 HP. Dopóki HP w grze, wszystko się jeszcze może zmienić. Czekaj, teraz Guardian. Guardian Alicina zakładam, będzie tutaj pomocny. No chociaż powiem trochę. Tak, jeżeli w tej sytuacji Kezman znajdzie jednego Alicina, użyje Niko, zrobi Alicina 2 i spozycjonuje go tak, żeby wykopać... Wybił Swaina, tak jest. No to jest taka możliwość. Minus jest taki, że Sage ustawia się lewa, prawa na skrajnych miejscach, więc nie będzie opcji na takie wykopanie bezpośrednie. Mhm. Trzeba będzie na raty go tutaj oczywiście. Tak, ale jest szansa na pewno go odsunąć od tego frontlane'u, żeby ograniczyć obrażenia, które będzie otrzymywał, tak? Więc myślę, że Kezman jeszcze może powalczyć. Tak jest. No to jest największa kontra na takiego Swaina, jaką moglibyśmy sobie wyobrazić. Na równych warunkach z nim nigdy nie zwyciężysz, więc no musisz tutaj pod krętką. No i szybka rolka. Jest ten Lee Sin. Jeszcze nie zrzuca oczywiście Neko. Tak jest. Może się jeszcze trafić. Tak, jest to GA. Bardzo fajnie. Aatrox, ale myślę, że i tak poleci. Tak jest. No musi tutaj polecić. Kezman wie, że to może być jego ostatnia walka. I teraz przede wszystkim pozycja. Pozycja Shrouda i pozycja Lee Sina. No idealnie byłoby tak, gdyby ten Shroud był również na Lee Sinie i żeby ten Lee Sin stanął naprzeciwko Swaina. To by było perfekcyjnie. I zobacz, zrzuca tutaj jeszcze Shena. Stwierdził, że potrzebuje tych ataków. Nie zdążył, nie zdążył. Był na tym goście i ten Lee Sin został po chyba prawej stronie. Oj, tak jest. Bardzo daleko tutaj. Oczywiście wykopie Ankę, zrobi te ceceki. A sam Swain oczywiście oznaczony Shroudem, ale zaraz nam się rozkręci z Ultimate'em i czy Kale będzie stanie to zrobić? Jeszcze Zilean miał szansę rzucić drugi raz erkę, nie udało się to, no i to już jest raczej egzekucja. Tak jest, bronił się tutaj, bronił się wiele Kezman w tym lobby, ale nie był w stanie dowieść tego do samego końca. Sage zbudował abominację z tego Herosa. Niesamowite, no ja powiem krótko. Czat nie może się mylić. Zawsze Swain w maga to Swain w maga musi oddać. To jest, wiesz, kiedy weźmiesz fortunę z jednej strony, Swain na maga w drugiej, zawsze Swain w maga oddać. O nie, Swain w maga jest silniejszy. No, oczywiście, że tak. Zdecydowanie. No, nie ma takich wypłat. Ale wiesz, pamiętaj, że fortuna może cię w prostej linii poprowadzić do Swaina w maga. Przez szpatuły, przez piąteczki tutaj wysypywane. Przez fortunę do Swaina chciałeś powiedzieć. Tak, tak, tak. W bardzo tutaj prostej sukcesji. Bo o to właśnie w tym wszystkim chodzi. I to oczywiście tutaj widzieliśmy od Sage'a. Bardzo dobra gra wreszcie od niego tutaj. I nagle ta sytuacja robi nam się
się ciekawa w tabeli. Zobaczymy to oczywiście gdzieś tam na przerwie, ale no tutaj jest paru takich zawodników, którzy dzisiaj wyjątkowo słabo, ale też tacy, którzy gdzieś tam do topki się przebijają. Kezman myślę, że ładnie potwierdza to, że dobrze, jest dobrze przygotowany. Ta gra numer dwa troszeczkę mu nie wyszła. Pierwsza bardzo fajnie, druga również bardzo fajnie, więc według mnie zdecydowany faworyt do wyjścia do grupy finałowej. No Kuba, chyba ostatnia nie idzie. Szansa. Chyba tak ostatnia jest. Szansa. Myślę, że trzy razy top 1 teraz potrzebuje. Tak jest, trzy razy top 1. Jeżeli to top 1 robić, to czemu nie w grze numer 4 dzisiaj? To oczywiście ostatnia gra tego wieczoru i my na nią Was bardzo serdecznie zapraszamy, ale to po krótkiej przerwie. Jeśli chcecie programu FOPA więcej na antenie Polsat Games, jeżeli tęsknicie, jeżeli od poniedziałku do poniedziałku wam jest nas za mało, to... Teraz ja mam tutaj wejść i błaznować i opowiadać, ha, oglądajcie nas w środę o 22, haha, tak? Tak właśnie ma być, tak masz powiedzieć, bardzo proszę. Oglądajcie nas w środę o 22, haha, niech to wybrzmi. Bardzo prosimy. Program FOPA w środę o 22:00 również na antenie Polsat Games. Radosław Nałęcz. Tadeusz Zieliński niezastąpiony. Polsat Games, FOPA, środa 22:00. Zapraszamy. Część z nich do niedawna rywalizowała w polskiej ultralidze, by w końcu awansować do europejskiej elity. Jak w LEC poradzą sobie Czekolad, Trymbi i Agresivo? Co pokażą kibicom Inspired, Wander i Selfmade? Czy piąte mistrzostwo na koncie Jankosa to wyłącznie kwestia czasu? Oglądaj LEC i kibicuj siedmiu Polakom w piątki od 17:45 i soboty od 16:45. Na antenie Polsat Games. Pora na piracką przygodę załogi słomkowego kapelusza. Wspólnie poszukajmy najwspanialszego skarbu na świecie i pomóżmy Luffy'emu zostać królem piratów. Czekają na nas wyspy pełne tajemnic, potężni wrogowie, wpływowi przyjaciele i moc przygód, które zaskoczą niejednego śmiałka. Oglądaj One Piece od poniedziałku do piątku o godzinie 13:30 w Polsat Games. Oto tytuł, który pokocha każdy fan gier z kraju kwitnącej wiśni. Z dumą prezentujemy klasykę gatunku Trials of Mana. Poznaj historię, która nie pozwoli odejść od telewizora. Wdziel się w bohaterów, poznaj ich losy. Wyrusz z nami w epicką podróż. Uratuj świat przed 8 boskimi bestiami. Oglądaj giereczkowo by day z grą Trials of Mana. Od poniedziałku do niedzieli o 9:00 tylko w Polsat Games. Król jest tylko jeden i nie jest to Elvis. Damn it. Czas na powrót kultowego tytułu w odświeżonej wersji. Przeżyjmy jeszcze raz historię młodego taksówkarza Tomasa Angelo, który staje się gangsterem. You know what that is, Tommy? They're loyal. Odwiedźmy miasto Lost Heaven z czasów 20-lecia międzywojennego i zmierzmy się z bossami oraz stróżami prawa. I'll get him, Tommy! Oglądaj giereczkowo By Night bez cenzury z grą Mafia edycja ostateczna. Od poniedziałku do niedzieli o północy w Polsat Games. W sezonie zasadniczym dzielnie gonili liderów. Bezpośredni dwumecz zakończyli z kolei remisem. To jest właśnie killer instinct! Koniec gry! Tym razem stawka jest jednak większa. Zwycięstwo zbliży ich przecież do pucharu i da awans na European Masters. Jak poradzą sobie gracze Illuminar Gaming i 7x7 Pompa Team podczas otwarcia playoffów? Oglądaj emocjonującą walkę o przetrwanie w ćwierćfinałach Alior Bank Ultraligi we wtorek o 17:00 tylko w Polsat Games. Choć większość świata poluje na bestie, w wiosce Hakum sprawa ma się zupełnie inaczej. Ryuto i jego kompanii nawiązali z potworami wyjątkową więź. Młodzi jeźdźcy muszą zrobić więc wszystko, aby powstrzymać zarazę i ocalić zaślepione agresją stworzenia.
zanurz się w świat Monster Hunter Stories, podążając śladami odważnych młokosów i ich pupili. Codziennie o 10.30, tylko w Polsat Games. Jeszcze tylko jedno lobby i będziemy na półmetku zmagań w drugiej fazie, czyli fazie bitwy. I Czarku, ty już tutaj pogroziłeś palcem niektórym zawodnikom. Jak nie zaczniecie grać, to już tutaj nie będzie szansy na awans. No, powiem krótko. Kuba i pan Parówka, to jest czas, żeby już ten budzik zadzwonił. Trzeba się obudzić. Trzeba się już obudzić, bo Kuba, punkty tylko 4. Pan Parówka punktów 10, właśnie realizator pokazuje. Ja będę bardziej brutalny, ja powiem, Kuba sama, tutaj musi się zdarzyć, wiesz, jakiś cud nad Wisłą, żeby on powalczył o top 2, bo po prostu już w tym momencie 3 z 8 gier rozegraliśmy, a tu tylko 4 punkty. Tak, tylko 4 punkty. Reszta zawodników, Kacperski, Arnold, Shredin, Sage, Kezman i Janek, wszyscy praktycznie równiutko. 15, 15, 15, 15, 16, 18, tak? Więc tutaj jest wszystko jeszcze ciągle otwarte dla tych zawodników, ale pan Parówka i Kuba, oni muszą w duecie teraz iść po same jedynki i dwójki. No, pan Parówka na pewno ma nieco bardziej komfortową sytuację, bo oczywiście tych punktów nieco więcej zgromadzonych, ale cały czas przypominamy, że z fazy bitwy po 2 tygodniach zmagań awansuje tylko topowa dwójka. Tak, no to tutaj jest bardzo gęsto, więc tak jak rozmawialiśmy też wcześniej, trzeba w tych lobby dzisiaj wygrywać. Musimy zmienić trochę podejście do gry, nie wystarczy robić top 4, bo mam takie czucie, że na samej końcówce dosłownie 1, 2, 3 punkty zrobią tą różnicę, kto wejdzie do tego wielkiego finału, a kto niestety odpadnie w fazie bitwy. Czarku, i co jest patentem na wygrywanie oprócz Swaina w Maga i Elderwooda? Co byś próbował, no? No? Fortuna musi oddać, po prostu. Doszliśmy do prostego wniosku. Trzeba grać w Fortunę, którą słapujemy w Swaina w Maga. I fundamentalna wiedza tutaj. To jest prosta sprawa, prosta sprawa. Widzisz Fortunę, grasz Fortunę. Masz szpatułkę, robisz Swaina w Maga. Sporo tej Kayle też jest dzisiaj, to należy zauważyć, że rzeczywiście ta Kayle się powtarza
Bardzo, bardzo. Tak, tu ewidentnie widać, że troszkę ta meta się zmieniła, jak mieliśmy ten moment przesycenia Slayerami, teraz ludzie idą w Kayle i ta Kayle naprawdę fajnie sobie radzi. Szczególnie, gdy w mecie tak naprawdę nie mamy do końca asasynów, więc ja liczę na to, że ktoś teraz zauważy, ej, jest dużo Kayle, wezmę Talona, no właśnie. Talon wskakuje na tyły, boom, prawda? Może ten Talon, bo chcieliśmy go wywołać z lasu, na razie jeszcze gdzieś tam nie pokazuje nam się, ale może któryś z zawodników się zdecyduje. No liczę na to, wiesz, itemy w Slayera, nie trafiamy Slayera, trafiamy Talona, bam, i gramy. Mamy na pewno wyróżnioną tą szóstkę, która gdzieś tam jest dość blisko w punktach. Younglin jako pierwszy 18 punktów, ale warto by było już tutaj odstawić trochę ten peleton. Może Janek, jeżeli jeszcze by wygrał kolejne lobby albo zajął wysoką lokatę, no to na pewno podszedłby z podniesioną głową do rozgrywek za tydzień, bo dla niektórych to może być tak naprawdę ta gra, walka o to być albo nie być. Tak. Bo już nawet to nie będą matematyczne szanse, tylko nawet matematyka nie da ci szans. Dokładnie. I też pamiętaj o tym, że Mistrzostwa Świata, kwalifikacje europejskie dobiegły końca dla naszych zawodników, więc można powiedzieć, że Ultraliga jest obecnie najważniejszym turniejem do zagrania w tym momencie. Więc każdy z tych zawodników chce, żeby ta historia trwała jak najdłużej. Mhm. Chce jak najdłużej się utrzymać i przypomnijmy, czterech graczy z wielkiego finału zagra na turnieju międzynarodowym i będzie nas reprezentować, jak również wystąpi w kolejnym etapie Ultraligi. No właśnie. W kolejnej edycji. Tak, także tutaj te miejsca top 4 w wielkim finale będą niezwykle premiowane. To jest też tak naprawdę zapewnienie gry w kolejnej edycji i ten turniej międzynarodowy, o którym mówiłeś. Na ten moment oczywiście jeszcze nie zdradzamy nic więcej. Aczkolwiek... O, szczegóły niebawem, myślę. Oj, jak ja tutaj słyszę różne przecieki, wiesz, Czarek, to tu jeden turniej, tu może drugi, tu... Ach. I tak dalej, no. Na pewno mogę powiedzieć tylko tyle, że warto grać w TFT, bo to nie są ostatnie atrakcje przygotowane. No właśnie. Dobra, popatrzmy na to, co ma teraz Shredin. Shredin dostaje Wukonga w Divina i chyba nie chce. Pan Parówka, proszę bardzo, wziął Yasuo. Duelista. Tak jest. Może będzie to Yasuo do końca. Arnold w Dianie, też ciekawe. I zauważ, że Shredin nie decyduje się w tego Divina. Twierdził, że jednak nie. Mm-hmm. Nie będzie brał tego Chosena. Zostaje sobie po prostu i na Tristanie, i na Elise. Poczeka na coś innego. Spellcrit Morena. Nie ten Chosen, wiadomo, skradł już by serca wszystkich widzów, gdyby to była fortuna, ale no, tu trzeba było się przez chwilę też zastanowić, troszkę przedmioty nie leżą w tych brawlerów, ciężko byłoby coś zaitymizować, ale brawler jest bardzo silny, jeżeli chodzi o build pod swapa, więc na pewno jest to rzecz premium. Wiadomo, że jeżeli nie mamy tych dwóch dodatkowych brawlerów, nie jesteśmy w stanie od razu wejść w czterech, po czym później przejść w sześciu, to nie ma to takiego dużego impaktu, stąd raczej decyzja u Shredina. Nie biorę tego, mam Morello, mam JG w zapasie, dostał jeszcze tu pieniądze i pewnie będzie prelevel. Tak, dokładnie jest. Tak. Prelevel 20% szans i Kalista i mamy Vladimira. No. I tu jest to, czego tak naprawdę potrzebowaliśmy. Tak więc... jest, kultyści, dueliści, to jest całkiem... Fajny start, a my przenosimy się do pana Parówki. No, trochę antysynergia, chciałoby się powiedzieć, Keeperze plus Yasuo. Troszeczkę tak i zastanówmy się tu przez chwilę, czy pan Parówka jest w stanie zagrać slow roll w Yasuo? Czy jest to możliwe? No, delikatnie sprzedaje, zastanawia się, no jest tych trzech Keeperów. Chętnie to w ogóle nie oglądasz tego Yasuo, widzę trzech Keeperów, wiesz. Dlaczego? Powiem tak, jeżeli mamy dodatkową synergię, zauważ szybki slam Hurricane'a plus założenie mieczyka, chce zadawać te obrażenia, jest w porządku. Minus oczywiście tego Yasuo polega głównie na tym, że nie jest to holder do 8 poziomu. Będziemy zmuszeni po prostu uciec z tej kompozycji troszkę szybciej, zazwyczaj około levelu 6. Oj, sama ta itemizacja nam sugeruje, że będzie z niego chciał szybko uciekać. Hurricane to nie jest przedmiot premium na Yasuo. To znaczy, powiedziałem tak, jeżeli byłby tu Hurricane, Deadblade, no to po jeszcze jako tako moglibyśmy go zagrać. Minusem jest to, że bez LW dzisiaj jednostki takie typowo AD naprawdę mają problem z zadawaniem obrażeń, więc to jest item, do którego w pierwszej kolejności będziemy dążyć. No i cóż, no pan Parówka na razie stoi sobie na tych keeperach. Z tym Hurricane'em na pewno zbyt dużo też w tych keeperach nie zrobimy, bo Zaya
to jest w porządku item, ale nie jest jakimś niesamowitym. No właśnie, ale wiesz, warto sprawdzić tego, u kogo dobrze idzie. Younglin, mamy w kultystę Elizę. Brzmi świetnie, zresztą nie tylko jedną, a już dwie, poziom dwa. Tak, i on tutaj, ciekawe jest to, cały czas stoi sobie na tym poziomie trzecim, tak jakby chciał troszeczkę przegrać w tym lobby, tak jakby chciał pójść po item. Problem Janka jest przede wszystkim pod tym kątem, że dostał setup itemów, którego ja bardzo nie lubię, czyli łezka, łuk i pas. I mamy tak. Co z tego złożyć? No? Nic nie da się z tego złożyć na początku gry, bo mamy dostępnego żuka, statika albo redemption. I tak pół żartem, pół serio, to chyba redemption w tym początkowej fazie chyba daje najwięcej. Wiesz, w azjatyckich ligach pewnie to redemption byśmy zobaczyli przy nieco przyspieszonej mecie, ale... Tak, tylko no jego i tutaj trochę dziwnie to wszystko wychodzi, tak? No bo z jednej strony masz tak słabe itemy, że chciałbyś pójść wcześniej na tą karuzelę. Ale masz kultystów, no, którzy powinni ci zapewnić się wczesny win streak. Zresztą zobacz, już w tym momencie pięciu, tak? Tak, jest już pięciu kultystów, tylko zastanawiam się, czy nie lepiej jest tutaj wziąć jednak Jarvana, podmienić go na przykład tak, na Vladimira tak. I ustawić jeszcze dodatkowo dwóch keeperów na tej tylnej linii, ale nie ma takiej decyzji ze strony Janka. Możliwe, że on rozważa jeszcze po prostu sprzedaż tutaj. Po prostu zastanawia się, czy nie wiem, czy nawet nie wyjść z tej Elise, ale z drugiej strony, mając Kalistę we wczesnym etapie nie gry, no szybkich sześciu kultystów, ja nawet mógłbym zaryzykować zagranie tej Kalisty do końca. Ten TF również na ławce, więc tutaj tak naprawdę po jakimś poziomie po karuzeli po prostu może wejść tak po prostu na sześciu kultystów. No, na pewno będzie. Ogólnie sześciu kultystów przed golemami to jest tak zwany open premium, jak dla mnie, czyli bardzo, no i teraz dokupuję po prostu jednostki, ale mówię, wydaje mi się, że mógł tutaj spokojnie tego keepera. 96, pozycja numer 3 i 3 razy szpotłuka. I to jest na pewno całkiem ciekawe w kontekście właśnie grania kultystów, bo kiedy wejdziesz na ósmy poziom kultystami, no w zasadzie nie masz żadnej synergii oprócz kultystów. A tutaj, jeżeli decydowałbyś się, powiedzmy, wiadomo, że tej szpatułki on nie dostanie, ale... Ale Janek mógłby tutaj spróbować... Okej, okay, poszedł po rękawice. No ta rękawica troszeczkę sugeruje nam to, że w jego głowie raczej nie pojawia się kultyści równa się 9. To raczej nie jest ten kierunek na to zagranie, bo tutaj gdyby chciał iść po 9 kultystów, to raczej byśmy szukali mocnych teraz itemów pod... Kalistę, a ta rękawica raczej tego nie sugeruje, więc pewnie zrobi po prostu Elwu na Kaliście, ale jesteśmy już u Arnolda. Znaczy przede wszystkim na pewno tego nie planujesz, to raczej ci kultyści później wyjdą trochę z przypadku, powiesz, okej, za dużo tego zasypało, po prostu będę to grał, bo nominalnie wiemy, że jest dużo więcej silniejszych kompozycji. No i Arnold zdecydował się na taki aut, który według mnie nie jest zbyt częsty w obecnej mecie, czyli wziął sobie przejściówkę na Asasynie, na Dianie i gra teraz czterech asasynów. To jest o tyle trudna kompozycja do swapowania w późniejszej fazie gry, że nie wystarczy nam wymienić dwóch, trzech pionków, tylko zazwyczaj musimy cały stół wymienić. Dlatego też no, ten asasyn nie jest jakiś super premium według mnie na tą wczesną fazę rozgrywki, ale jeżeli Arnoldowi dał win streak na początku, to wybór był dobry. Chociaż mam wrażenie, że Diana raczej szósty level do złapowania. No tak naprawdę wygrał tylko jeden raz w tym pierwszym etapie. Tutaj totalnie dostał potężny oklep od duelistów pana Parówki. Zresztą zobacz, są keeperzy, są dueliści, fajnie, to jest taki silny board na ten moment, zresztą tego SUO było trochę więcej również u niego na ławce. Pan Parówka radzi sobie naprawdę nieźle. Tak, pan Parówka już pokazał po raz kolejny. Wydaje mi się, że składa dzisiaj po raz trzeci albo po raz czwarty Hurricane w ogóle na początku, więc jak widać bardzo lubi ten przedmiot i slamuje go bez żadnego problemu na wczesnej fazie gry. I teraz po stronie Kacperskiego, Kacperski Wukong Vanguarda, okej, ale mamy tutaj Dragon's Claw nawet zeslamowany na początku. To ten drugi gentleman, który również posiada 100 punktów zdrowia, ale któryś z nich po tej walce już nie będzie mógł być tak zadowolony. Tak, to jest bardzo ważny moment dla jednego i dla drugiego gracza. Który z nich straci ten upragniony win streak, straci tę całą inwestycję, no i straci to raczej Kacperski. Mm-hmm. Oj, przepraszam, jednak... Nie, wszystko w porządku. Jednak, widzisz, pomyliłem się, pan Parówka przegrywa ten pojedynek. Strasznie szybko spadł w pewnym momencie ten Yasuo.
No i mamy 20 w banku, 30 na golemie w pełnym winstreaku. Na pewno może Kasperski być zadowolony. Już wcześniej wspominałem, to jest gracz, który mam wrażenie, że czuje niedosyt po tej pierwszej fazie, że chyba czuł, że awansuje bezpośrednio. No i zobaczmy wybrańców. Kacperski jak najbardziej. Tutaj Kuba samej Szeredin bez Chosenów, ale widzimy, że Janglin kultysta, Elis, to co mówiliśmy, Arnold, ta Eliza. Dwa razy Vanguard, Wukong u Kacperskiego i Kezmana. I też mamy Dianę u Sage'a, ale w Spirito. Powiem tak, to lobby sugeruje, że będziemy mieli bardzo dużo zmian kierunków dla tych graczy. Wydaje się, że tylko jedna osoba może dłużej zostać ze swoim Chosenem i to jest Eliza w kultystę. Ach, złota kulka w 9 golda, jest Akali 2. No nie jest źle, ale zazwyczaj, gdy leci ta złota kulka, myślimy, że może jakieś czwórki będą w środku, może będzie szpatułka. No, te trójki są ciekawe, trochę mniej. Czy ten spell crit zostanie w tym momencie zeslamowany na tą Akali? Szczerze powiedziałbym, że nie sądzę. Jest na pewno argument za tym, żeby go zeslamować. Tym argumentem jest win streak. Mm-hmm. Bo mamy aż 5 win streaka, ale z drugiej strony spell crit jest mocno nas ogranicza, jeżeli chodzi o ruchy w późniejszej fazie. Na pewno, bo ta rękawica jest jednak bardzo wartościowym przedmiotem, czy to w kontekście czy to Rusty Spera. No tutaj myślimy, zresztą mając tego GA jak najbardziej. Tak, ale zastanawia się, czy jakoś tu nie wykorzystać. No, trudna decyzja po jego stronie, ale Akali 2 na wczesnej fazie gry, nawet bez przedmiotów, niesamowicie dużo obrażeń będzie zdawała. Oj, to brzmi świetnie. Oj, Zed w Slayera po stronie Kuby, wow. Chciałbyś się powiedzieć, że specjalność Jotoszy w poprzednim secie, ale tutaj dawno nie widzieliśmy tego Zeda. No, Zed obecnie, jeżeli chodzi o takie standardową kompozycję, czyli ninja ze spiritami, raczej nie istnieje. Slayer jest dużo silniejszy, ale Zed jest obecnie słabym, hyper carry, więc traktujemy go po prostu jako support dla Slayerów. Dokładnie, no i cały czas na winstreaku. Szósty poziom dla właśnie Kacperskiego. Tak, Kacperski, pamiętajmy o tym, że gdy gramy na winstreaku, jeżeli chcemy go utrzymać, to bank jest rzeczą drugorzędną. Pierwszorzędnym jest utrzymanie, więc bardzo często będziemy mogli obserwować po jego stronie jakieś takie delikatne podrolowywania, czyli takie 3-4 rolki, na przykład jeżeli będzie widział, że ma dużo par, to jest w stanie się zdecydować na właśnie coś takiego. Będzie w stanie też agresywnie grać w poziom, czyli na przykład po karuzeli, gdy będziemy mieli sytuację 8-36, może paść decyzja, 28 golda wydaje, wchodzę w 7 level, tylko i wyłącznie po to, żeby dominować w lobby, tylko po to, żeby utrzymać winstreak, bo utrzymanie winstreaku powyżej 5 jest bardzo, bardzo opłacalne. No więc możliwe, że Kacperski będzie nawet przeinwestowywać tylko i wyłącznie po to, żeby utrzymać to. Już 7 zwycięstw. Z tego, co dostałem również informację, to mamy jednego gracza w Fortunie, a jak Czarek nam tutaj zarzucił, to jest patent na wygrywanie, więc być może uda nam się niedługo do niego przesunąć, proszę bardzo. Czy Kuba jest na... Pytanie, czy to jest 7-krotny już luz na tej Fortunie, czy ta Fortuna pojawiła się później? To jest ciekawe, na jakim etapie jest Kuba. Za chwilkę dostaniemy jakąś informację. Bo jeżeli tu jest już 6, tylko problem, ale wydaje mi się, że on nie jest tak głęboko jeszcze, wiesz? Wiesz co, on nawet wydaje mi się, że nie chce jeszcze wygrywać. Tak, tak, no bo nie ma slamu jeszcze itemów, trzyma cały czas bank, więc prawdopodobnie stawiałbym, że to jest jakieś 4, może 5, ale raczej nie jest to 7, bo przy 7 to już jest taki moment, w którym gracz mówi, ok, starczy, jak sobie już wypłacić, prawda? A tutaj widać ewidentnie, że nie ma tej chęci na wypłatę, ale Zed w Slayera, jeżeli trafi Olafa, Tryndę, zaitemizuje go, jest wysoka szansa, że wypłaci. Dokładnie tak. Widzowie piszą, że odda, więc... Odda? Ja w to wierzę. Okej, okay, no tak, odda. To odda, tylko tutaj muszę widzów trochę zmartwić. Szansa na Swaina Maga z tej Fortuny jest mała. Okej. Okay. Zobaczmy. Teraz przenosimy się jeszcze na chwilkę do Kezmana. 5 przegranych na Fortunie. No to by tłumaczyło, że jeszcze nie zeslamował, bo chciał te 6, żeby już te 5 mogły polecieć, prawda? Mm-hmm. No i ciekawostka taka, Kezman, czy on tam poszedł po Negatron? Tu jest duelista. Powiem tak, no Kezman w tej grze no nie ma silnego stołu, nie oszukujmy. No właśnie. Tu ani nie ma wybrańca. Są tylko takie itemy, powiedziałbym, mocno supportujące. Wiadomo, że tutaj jest jakaś szansa na Kyle na przykład. No, nie wiem. No Kezman dzisiaj w kratkę, bo dwa razy całkiem niezłe pozycje, ale również miał
z tego co pamiętam, 7 w drugim lobby. I teraz przekłada Divine'y nad duelistami, dopóki nie przeniesie jeszcze... dopóki nie przeniesie jeszcze duelisty. No w porządku. Tutaj u Shredina Akali stoi po prawej stronie, powinien zasłonić jeden pionek, przesunąć w dół prawdopodobnie. Tylko, bo dwie osoby grają za Akali, ale on to zauważył, ucieka szybciutko na lewą stronę. Bardzo fajna zmiana pozycjonowania, no i prawdopodobnie osoby z tą Akali po prawej stronie, tak jak teraz widzicie właśnie na ekranie, skoczą w puste pole i będą musiały wrócić do środka mapy. Proszę bardzo, mamy Slayerów, mamy również brak, no bo tutaj ale wyzerował się. Praktycznie spalił się do końca, ale tutaj dalej nie mamy slamu, bo dalej nie ma Chosena. No i krótko na temat, Kuba, albo trafiasz, albo odpadasz. No właśnie, i to może być również nie tylko odpadnięcie z tego lobby, ale również pozbawienie się szans jakichkolwiek na awans dalej. Tak, Katarina w Asasyna to nie jest dobra rzecz jeszcze, ani w ani w może 6 fortu. O, Shyvana w Dragon Soul, to może pomóc wypłacić i tu powinna paść decyzja, że okej, biorę to, pojawia nam się ta Shiva, mamy te 3 Dragon Soul'e, mamy te 3 Slayerów i teraz szybko itemizacja. Jeszcze Ornn. Oj, tu nie powinien już być tak zbyt chciwy, jeżeli o to chodzi. Podmianka Pajka, jednak za Wukonga i jak najszybsze itemy. Oj, tylko co on tutaj planuje zrobić? No właśnie. On musi składać itemy i powinien nawet złożyć to LW na Shyvanie w tym momencie, bo jak nie wypłaci, oj, dalej nie złożył tych przedmiotów. A tu pan Parówka, który wiemy, że jest całkiem silny. Oj, jest tu szansa, jest szansa na pewno wypłacić bardzo długo. Proszę bardzo, ten Dragon Soul stoi. To będzie wypłata. Mm-hmm. To będzie wypłata. No i uwaga, nie zeslamował, wypłaca. No, ile to będzie luzów? 6, 7? 6, 7, co nie? Coś w tym stylu. 6, 6. No to jest szansa. Powiem tak, jeżeli polecą piątki teraz z tych prezentów, on może wrócić. To może być powrót naprawdę do całego tego turnieju. No, oby to się udało, bo już tak naprawdę myśleliśmy, że można stawiać krzyżyk na reprezentancie Illuminar, a w tym no momencie... Spójrzmy, Kuba biegnie po paczki, przedmioty, o niestety. No, przedmioty, złoto, przedmioty. No nie jest to niestety ta wypłata, na którą liczyliśmy. Co prawda przedmioty są z gatunku premium, tak? Tak, bo przedmioty mamy... AD, przedmioty potencjalnych Slayerów, ale... No ale... Takie punkty zdrowia, zobacz, 53 ma drugi... od końca w tym lobby Arnold. Powiem tak, no niestety, ale z tej mąki raczej chleba nie będzie. Co prawda idealne itemy pod Olafa, bo za moment zobaczymy na nim i Guardian Angela, i LW, i Hurricane, więc udało się to przejście, ale jesteśmy 3 tury od poziomu 8 i do tego, żeby słabnąć tą Shyvanę. 28 punktów zdrowia, 7 Arnold ma w tym momencie 53. No i sytuacja praktycznie bez wyjścia. No powiem szczerze, tu nie ma się nad czym zastanawiać, tu trzeba po prostu rozdawać te przedmioty, tu trzeba po prostu grać. Nie, tutaj dziwię się trochę, że Kuba się zastanawia, czy zrobić LW. LW jest podstawowym itemem dzisiaj, więc powinien to jak najszybciej zeslamować. Jest kolejny Olaf, szuka go, jest Niko, tylko czy zdąży złożyć? Dlaczego nie ma ciągle tego LW na Olafie? Oj, zagrane Infinity Edge nad LW. No to dość ciekawy wybór. Ciekawy wybór, tak, zgadzam się z tym. No ale ten Olaf 2 na tym etapie gry, gdzie jeszcze gracze nie weszli, jest potężny i daje lekką stabilizację. Mm-hmm. No, wiesz Czarku, może to być jego powrót w rozumieniu walki o top 4. Może być taka opcja, szczególnie, że ma jeszcze opcję na wyjście na 6 Dragon Souls, więc jeżeli uda się Kubie w miarę szybko obrócić stół, już nie sprzedając tej Shyvany, dostawić po prostu Dragon Soul'e, zrobić na przykład z Tryndy kolejnego Dragon Soul'a, czy z innej postaci, ma tutaj opcję jeszcze powalczyć, na pewno może wrócić do gry, ale w mojej ocenie musi teraz sobie ułożyć szybko w głowie, co ma zrobić. Pytanie jest takie, 8 poziom wydaje się, że jest delikatnie zamknięty. Na pewno powinien pozbyć się już tej fortuny. Ta fortuna nie jest nam tu już potrzebna. QSS na Shyvanę? Tak, QSS na Shyvanę, zrobi na niej Ginzo, taki stary setup, można powiedzieć, jeszcze wcześniejszy. Myślałem tu raczej, wiesz, o itemizacji zwróconej w kierunku, nie wiem, trendy może. Tak, tylko jeżeli mamy 2 rody, będzie nam ciężko, ale z drugiej strony QSS na Tryndę jest bardzo w porządku, no i ta Kalista 1 nie da rady pokonać tego potężnego Olafa i Janek odklepuje w tej rundzie, tylko tak jak mówię, no Kuba, bo dużo decyzji. Zawsze masz szpatułę, z której możesz zrobić dodatkowego Dragon Soul'a, możesz tutaj
ty musisz to zrobić. Tutaj tak jakby inaczej. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby... Oj, Trinity! Mm-hmm. Aj, Trinity naprawdę wygląda nieźle. Powiem tak. Masz Olafa 2. Masz Shyvana w Dragon Soul'a. No tutaj nie wchodzenie w te 6 Dragon Soul'i wydaje mi się, że byłoby dziwną decyzją. Tak z mojej perspektywy. Bo pomiędzy 3 a 6 Dragon Soul jest spora różnica, więc szczególnie... Jak najbardziej tak. Szczególnie, gdy masz dwa pionki w Dragon Soul'u, które zdają już obrażenia z potencjałem na wyjście na kolejne, więc... Które itemizujesz przede wszystkim. Więc dziwna trochę sytuacja, że nie pada tu decyzja o Ginzo. Ginzo nie jest super itemem, ale w jego sytuacji lepszy rys niż nic. Olaf rozpędza się ze strony przeciwnika. Olaf versus Olaf. No i Kuba tutaj chyba musi niestety... No właśnie. Przegrywa 19. Odklepać, tak. Tak jest. No ale właśnie, oczekujemy tych decyzji. Kolejna karuzela w tym momencie, kolejne przedmioty, ale to może być tak naprawdę dla reprezentanta Illuminar ostatnia karuzela. Myślę, że cały czas tutaj wychodzi gdzieś po drodze to, że nie mamy tego LW. Bez LW, gdy Olaf trafia po prostu naprzeciwko siebie jakąś ciężką jednostkę, która jest wyposażona w jakiś, wiesz, ma 200 pancerza, 300 pancerza, bardzo dużo czasu schodzi się jemu, za czym on ją wyeliminuje i będzie mógł przesunąć na przykład w stosunku do carry przeciwnika, tak? Więc osobiście dla mnie dzisiaj LW ważniejszy item od Infinity Edge, więc... Trochę zdziwiony jestem tą decyzją, że akurat padło na IE tutaj. W ogóle w tej sytuacji, tak szczerze, powinien być setup GA, Infinity Edge, LW i wtedy ten Olaf pokazał prawdziwą siłę. Zresztą tutaj Arnold pokazał itemizację. Tak, to jest taka prawidłowa itemizacja dzisiaj dla Slayera, bo tą itemizację możesz zagrać i na Tryndę, i na Samirę, i na Olafa, i każdy Slayer z tych 3 itemów będzie naprawdę super się cieszyć. Mamy kukłę, która również tutaj zostanie za chwilkę wrzucona na board. No ten Zilean, bo tutaj nie szedłeś po pasek, no umówmy się, nie szedłeś po pasek, tylko czemu Zilean? Powiem tak, tutaj jest, nie wiem, tu jest tak dużo, trzeba podjąć decyzji po stronie Kuby. Kuba jest w tym momencie 36 golda od levelu 7. Więc tak, w następnej turze też nie będzie się to zgrywało. Nie ma decyzji o tym Dragon Soul'u. Trzyma, tak powoli stara się wychować. Nie wiem, wydaje mi się, że on przy jego sytuacji trzeba podjąć więcej drastycznych decyzji. Potrzebuje wzmocnić tego Olafa, potrzebuje wzmocnić tą Shyvanę. Tutaj uda się jemu wygrać, bo ta Kyle jedynką jest tylko, więc spokojnie, teraz kukła tutaj krzywdy nikomu już nie zrobi, ale... Mam wrażenie, że Kuba musi odważniej podejść do tej sytuacji. Bo tutaj kulturalne granie z jego strony, ale wiemy, że... zobacz, mimo wszystko nerwy ze stali. Czeka do tej rundy PPE. No czeka, tylko wiesz, problem jest tego typu, że jak spadasz do takiego punktu zdrowia, 15 HP, powiedzmy 12, 10, to w tym stage'u 5, 6 jesteś tak zwanym jednostrzałowcem. I traf na highrollera, który po prostu gdzieś tam pojawi się w lobby. I nawet jakbyś chciał, miał ambicje na to, żeby podejść gdzieś wyżej, to po prostu jedna walka i cię... A czy wiesz, nie ma. Ja też nie chciałbym, żeby ktoś odebrał to jako jakoś strasznie dużą negację. Może on powiedział sobie tak, ta gra musi się ułożyć dla mnie idealnie. Ja muszę wygrać 3 razy lobby, ja po prostu ryzykuję do końca, tak? Najbardziej. Więc nie slamuję, czekam, chcę wejść na rundzie PvE, chcę podmienić tą Shyvanę na coś lepszego, nie wiem. Może hitnie Samirę 2, rzuci na nią Trinity Force, rzuci Reforge'a na coś, więc wiesz. Wiesz, no póki co jego plan się realizuje. Wygrywa na 19 punktach zdrowia, nie podjął decyzji co do poszczególnych przedmiotów, a ten 8 poziom jak najbardziej za chwilkę będzie realny. Również, okej, rezygnacja, jeżeli chodzi o Chosena, to jest też... No nie, no tu jest tak jakby najbardziej wszystko w porządku. Jeżeli idziemy w 8 poziom i mamy przy tym bank, no to zamiana Chosena jest jak najbardziej okej. Okay. Mm-hmm. Tutaj na pewno trzeba się zastanowić, na co chcemy rzucić Reforge i czy z tej szpatułki będzie czy duelista, czy będzie dragon. No bo to tylko dwie opcje są raczej w grze. Mógłby być ostatecznie tutaj mage, gdybyśmy jakiegoś Assola tutaj jeszcze dorzucili. Może to będzie Fon? Tak, ale ma bardzo dużo decyzji i bardzo mało czasu, więc powinien już podrolowywać. Bo może po prostu nie zdążyć. No jest Shyvana, Tristana, te pionki powinien szybko kupować. Najpierw powinien zająć się szukaniem, a dopiero później powinien zacząć się składać. Itemy możemy zawsze złożyć w trakcie pojedynku, ale pionków już dostawiać nie możemy. Szybka rolka, decyzji naprawdę bardzo dużo. Decyzja po prostu... Aj. No, mało tych decyzji. Jest anima.
Strasznie wolno to idzie. Oj, Divine na Tryndę. Ajajajajajajaj. Mam wrażenie, że lekko ten gameplan uciekł. Nie, ja mam wrażenie, że po prostu to presja czasu tutaj zjadła. Kubę, no. Tak, to tutaj nie wygląda to najlepiej. Co prawda trafia teraz na Kacperskiego, który nie dysponuje odpowiednią siłą. Ten Olaf i tak jest niesamowicie silny. Chciałeś czarku Talona, to... No mam Talona, ale muszę powiedzieć szczerze, Kuba naprawdę ma bardzo dużo szczęścia w tym lobby. W ogóle nie trafia na osoby, które są silne, więc uchodzi mu to płazem, że jeszcze nie wybrał tego Chosena, nie spalił się do końca. Jest ten Lee Sin, bardzo ważny pionek, no jak już chciał grać tego Divina i duelistę, idealny łącznik. Dokładnie tak, tutaj będzie się na niego decydował, a wprowadzi go oczywiście kosztem Orna, który wykuł już swoją robotę, też zrobił dwa przedmioty. Moje czucie jest Samira. Szuka na pewno jakieś Jaxa, jest Olaf kolejny, powinien zacząć redukować Olafa już tą ławkę. Dobra, doszedł ten trzeci Dragon Soul. Ajajajajaj, no ale Janek też tutaj nie dysponuje jakoś niesamowitą siłą ognia, ale fajna z jego strony ta Kalista. Kalista potrafi naprawdę wygrywać. Zobacz, w tym momencie wykopał Sejuani, ta nawet nie rzuciła jednej erki. Tak, i spada. Kalista ciągle wbija te włócznie, ale nie zdąży. I następuje dobicie, no i proszę bardzo, 19 HP, nie ma Chosena, no. Nie ma decyzji, utrzymujemy się w lobby. Proszę bardzo, cały czas wygrywa. Tak, no i Shredin, który naprawdę świetnie sobie radził, 8 miejsce. Tutaj dużo osób stawiało, że Shredin jako faworyt do wyjścia do wielkiego finału, na razie miejsce 8. Początkowe etapy szły naprawdę świetnie tutaj. Jest kolejna Samira, brakuje nam jednej Samiry. Oj, Trynda Warlorda, to nie jest dobry out, niestety. Ja powiem szczerze, że... No w zasadzie tak, ta synergia jest bezużyteczna, to po prostu jednostka. Tak, tak, jest. Tak, ale biorąc pod uwagę, że... Aj, nie wiem, bo teraz załóżmy taką sytuację. Za moment trafiasz Samirę 2 i co wtedy chcesz zrobić? Przerzucasz itemy z Trendy na Samirę, no. Okej. No tak, można. Okej, w porządku. Zobaczmy, co teraz. Mamy Kezmana. No i tam niestety Gunblade po drugiej stronie. Ale Olaf jest niesamowicie silny, chociaż teraz musiał paść... Jasny gwint. Jak to idzie? Jak ten Olaf leci? Ale to lobby naprawdę nie wydaje się bardzo silne, bo tutaj Olaf bez LW, tak naprawdę bez Chosena, żadnej złotej synergii, mamy tylko 4 brązowe synergie. Mamy w tym momencie Chosenów po prawej stronie ekranu. Dwa razy mamy Kennena w Keepera u Sage'a i pana Parówki. Również dwa razy okazało się, że w Warlorda. No tak, ale średni zrobił na tym 8 miejsce, dlatego się zwolnił, prawda? No. Youngin cały czas z Elis kultystą, Arnold Dragon Soul. W egzeki poszedł Kezman Siphoner u Kacperskiego. Zaraz będziemy robili również przegląd, bo tutaj zostaliśmy u Kuby trochę dłużej, no. Nie ukrywam, że na pewno zaskoczył. Tak, no i pan Parówka tym razem w tamtym lobby zezłościł się, tak zwana sportowa złość, 57, teraz dominuje w tym lobby, jest Sage 2. No tutaj rolka jest raczej w kierunku właśnie tej Samiry. Dodatkowo jeszcze Swain podmienia za Shivanę. Najbardziej. Duelista został wybrany, ale tak jak teraz mówię, no teraz ciężko jest tutaj jakoś to połączyć w całość. Myślę, że powinien kupić też tego Tryndę sobie. Na ewentualną podmiankę. Tak, żeby była opcja to podmienić i... No ciekawy ten Darius, muszę przyznać. Taki jest... podkręcony Space Jam. Tak. Dobra, no i mierzymy się z Arnoldem. Arnold 6 punktów zdrowia. Bratobójcza walka, ale wydaje się, że lepsza itemizacja po stronie Arnolda, ale szybko ten Trynda dojechał tego Olafa po prawej stronie. Olaf co prawda się wskrzesił, wraca do gry, jest podrzut, no ale... Niestety. No ale miażdży Kuba sama. No i Kuba, proszę bardzo, naprawdę. Pisze na pewno ciekawą historię przy okazji. Wytrzymał tą presję, no tutaj złożył dosyć egzotyczne itemy, bym powiedział, bo ten Divine również. No ciekawie to wygląda. Zobaczmy, robi się gęsto, przynajmniej 2 osoby. Kezman, 20 punktów. A wiesz, było kilka osób zapewne wśród naszej widowni, które zwątpiły.
w Kubę, które skreślały, mówiły ósme miejsce, no tutaj się nie odgrzebię od tego. Ale spokojnie, to jeszcze jest, wiadomo, to jest tylko 19 HP, jeszcze na kilku graczy nie trafił, ale w tym momencie ma bardzo silny stół. Ja mam wrażenie, że i tak już wiele udowodnił w tym lobby, ale pójdźmy z nim dalej. Ładnie ustawiony Lee Sin od razu wykupuje Dariusa. Zaraz na oj! Przeskoczył w drugą stronę i 9 kultystów, olbrzymi Galios spada na ten stół. Kto sobie z nim poradzi? No właśnie, tutaj... Wszyscy! Tu nawet nie ma jednego bossa, tu po prostu wszyscy się na niego rzucili. I zobacz, jak dużo punktów Young Lin traci. Tak jest, bardzo. No i Swain Maga w tym lobby. Mm-hmm. Też był. Zobaczmy, jaki item. Hand of Justice. No jednak, tych trzech Slayerów, Trynda z Olafem robią kapitalną. Pan Parówka i reszta. Bo reszta tutaj, wiesz, zdecydowanie, jeżeli chodzi o punkty zdrowia bliżej. Ale zobacz, jak dziwna jest ta itemizacja. Składasz Divine'a na Tryndzie, gdzie nie stawiasz nawet łącznika pod tego Divine'a. No tak, bo Lee Sina już z nami nie ma. Szalone lobby, po prostu. Hand of Justice jak najbardziej jest to item dobry przy tym, co prezentuje nam. Tak, jest itemem dobrym, ale brakuje nam nośnika na ten przedmiot, bo tak naprawdę wolelibyśmy chyba teraz itemy jakieś defensywne albo w manę. Tak, no bo ciężko jest już komuś dać ten ofensywny przedmiot. Zobacz, że... O, jest Samira, no i czy... No okej... No właśnie, czy to nie jest sprzedaż Tryndy? Oj, nie, możemy to zmienić. Możemy to zmienić, to razem z tą czapką. Oj, nie ma decyzji o Reforger. No właśnie, bo ja bym nawet zreforgował przedmioty z Zileana, tak? Tak, tu jest dużo opcji, żeby tylko uaktywnić tą Samirę, ale nie ma takiej decyzji. Kuba na 19, no i zobaczmy. Dwa razy potężny smok po stronie Sage'a. No, ale ten Olaf szybko, Trynda dojechał już do tej krawędzi. Smoki się odpaliły, ale to jest za mało. No i teraz niesamowite obrażenia od tej Samiry. No i nie chcę nic mówić, Kuba idzie po swoje. Sage odpada. Ja szczerze mówiąc, wiesz, tutaj gdzieś byłem nawet myślami przy 9 poziomie, bo tak bank budowany. Tak. To sportowa rolka. Sage się, nie wiem, to lobby jest strasznie egzotyczne, tak bym je nazwał. Tak. Kacperski, 2 punkty zdrowia tylko. I teraz kto trafi na Kubę? A pan Parówka też oberwał, bo tutaj 50 punktów, a teraz już tylko 36. Tak, dokładnie. No wiesz, strasznie ciekawe lobby. Napisz, że Kacperski trzyma się tego talona. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i mówię, i nawet nie ma decyzji o tym, żeby ten Reforge zagrać, prawda? Nawet na item z Orna, bo ten Swain jest tylko jedynką. No ale Kuba czuje się pewnie. On ewidentnie mówi, ja idę tu po 9 poziom. I ciekawe, myślisz, że na 9 sprzeda to? Oj, czy Kacperski się pożegna z tym lobby? Jest taka szansa, chociaż ładny anti-heal, praktycznie każdy ze Slayerów już ma nałożoną tą... Ale leci Olaf. Leci Olaf. Póki Olaf nie jest zatrzymany. Szybko padł, za późno. Niestety, Kacperski żegna się. No właśnie. Proszę Olaf bardzo. Niepowstrzymany. Kat, Kuba sama z Illuminar kolejnego żegna. No tak. Kezman 6 punktów zdrowia. Ale dla Kezmana top 4 myślę, że to jest ciągle będzie w grze, panowie. No tutaj wiesz, wisi w powietrzu 9 poziom. No, będzie na pewno bardzo ciekawie. Oczywiście dobre pozycjonowanie. Dwie jednostki, Tristana i Zilan. Lewy, prawy narożnik tylko i wyłącznie po to, żeby w przypadku, gdy Lee Sin wykopie nam jednostkę, żeby ona automatycznie później nie poleciała od razu poza mapę, tylko żeby zablokowała to wykopanie. I widzisz, Czarek, 9 poziom, Lee Sin wjedzie, będą Divine'y, będzie wszystko. No to będzie tylko Divine, ale w porządku. Lee Sin teraz kopie niestety w atrapę naszą stojącą na stole. Swain się odpalił, bardzo dużo animacji na stole, spada Galio. Oj, ten tutaj Galio. Późno, tu kwestia jest tego typu, że Janek nie ma wystarczającej ochrony pod kątem Kalisty. Musi kupić więcej czasu, ale jak kupić tu czas? Gdzie tutaj taki Olaf, Samira 2, Trynda 2, wszystko jest na drugim poziomie, kompletnie mieli. No i Kezman, miejsce numer 4. Dokładnie, teraz będziemy obserwować je, oczywiście, karuzele Infinity Edge. Jak najbardziej, tak, pojawi się tutaj jako kolejny przedmiot. No Infinity Edge oczywiście będziemy mieli zagranie na Samirę. Domkniemy tą postać trzecim ofensywnym itemem, ale wszystko wskazuje na to, że naprawdę Kuba wygra to lobby. Tak, a Kezman odpada na miejscu 4. Ale i tak pochwalmy Kezmana, bo wskazywałeś tutaj, Czarku, że nie miał łatwego życia
Nie. I wybronił się tutaj naprawdę fajnie. Tak, no i dochodzi to Infinity Edge. Pojawił się ten Lee Sin, który domyka nam wreszcie tego Divine'a na tym stole. Kolejna Samira. Tutaj przy tym banku szansa na to, że piątka będzie na trzecim levelu raczej niemożliwe. Chociaż, wiadomo, możemy coś kupować, ale myślę, że powinien Kuba się skupić teraz na tym, żeby domknąć. Zastanawiam się, czy tutaj, bo mamy tego Azira, tak? Ale gra też na Kennena. Może Mystiki tutaj byłyby dobre do wciśnięcia? Mogłyby być Mystiki, albo można było zastanowić się nad czwartym duelistą, ale proszę bardzo, ten Jarvan zone-shotował teraz sytuację. Kennen też odpalony, bardzo silny. Olaf wpadł. No, czyżby nastąpiło zatrzymanie? Chyba tak. No właśnie, zatrzymanie, ale jak Kuba. Mocne. I, ale jeszcze w grze. Jeszcze w grze. No i tutaj będziemy mieli już chyba eliminację, chociaż zobaczmy jeszcze ten Galio. Próbuje i jednak! Dosłownie. No to każdy jest na strzała teraz, to nawet tak. Nie ma co dyskutować. Oj, jest Lee Sin 2. Tak, teraz kurczę, fajnie by było gdzieś może te itemy z Zilana. Ten Zilan ma trochę słaby konektor z tym Azirem, tak? Bo rzuca tą umiejętność swoją na... Czarku, czy coś będzie jeszcze szlifowane w tej kompozycji? Czy zostajemy z tym, co widzimy? To jest po prostu legendarna kompozycja w Slayerów, więc można powiedzieć top 1 obecnie. No tylko te, mówię, te przedmioty, dużo ciekawych decyzji w tym lobby ze strony Kuby. No i zobaczmy, 3 punkty zdrowia, czy trafi znowu na Kennena? No, jak trafi na Janka, a i trafi jednak na Kennena. Bo... Pan Parówka i niestety chyba... Tak, późne odpalenie i zauważ, że znowu Jarvan. Jeden hit, pada Olaf od razu, trafione te 45% kryta. Oj, ale to będzie stomp już. Olaf się budzi, ale to już jest za późne obudzenie. No i Kuba, niestety, miejsce trzecie. Tak mi jest się przynajmniej Kuba wydaje. Miejsce trzecie, ale tutaj chyba kończymy w ogóle całe lobby. Dokładnie tak. Tak, pan Parówka wygrywa. Pan Parówka, no taki powrót chcieliśmy oglądać jak najbardziej. A 10 punktów dokłada kolejne 10, ma łącznie 20. Trzeba będzie jeszcze podliczyć całość tabeli, ale pan Parówka, gratulacje. Kuba sama również. Podróż naprawdę wrócił z tej dalekiej podróży. Muszę przyznać, że to była dzisiaj najlepsza gra w tym lobby. Znaczy w całej tej drugiej fazie. Mam nadzieję, że też nie macie nam za to, że byliśmy głównie z Kubą, ale ta podróż była absolutnie ciekawa. Fenomenalna gra. Podobało mi się to, że Kuba ryzykował, tak? Może nasze predykcje były trochę bardziej skierowane w kierunku takiej stabilizacji, bezpieczeństwa. On może stwierdził, tak, że trzeba wyjść poza schemat, spojrzeć poza horyzont, muszę to zrobić. Zrobił to, dowiózł. Tam troszkę zabrakło, ale myślę, że gdyby Kuba miał spozycjonowanego Olafa po lewej stronie, wydaje mi się, że mógłby wyjść zwycięsko. Mhm. Bo Olaf nie zdążył się odpalić, Jarvan od razu przeleciał, trafił trafieniem krytycznym, wyeliminował go. Olaf jak się obudził, to obudził się automatycznie na Ultimate Kennena. No i niestety, główne działa zostały odebrane. Za chwilę również sobie podsumujemy te pierwsze 4 gry i zobaczymy, jak to wszystko wygląda w tabeli. Ale tak jak mówiłem, pan Parówka na pewno wrócił. Czarku, wymagałeś od tych graczy z dołu tabeli. Zacznijcie wygrywać. Proszę bardzo, Kuba sama 3. miejsce, pan Parówka miejsce 1. No i w przypadku Kuby, no to nie poprawia diametralnie jego sytuacji, ale za chwilkę pan Parówka może nadgonić czołówkę. Może to nie poprawia, ale nie powoduje takiej destrukcji w punktach w lobby, tak? Bo na pewno gorzej by nam się oglądało sytuację w tabeli. Zobacz, teraz ta tabela wygląda zdecydowanie lepiej. Co prawda Janek, świetna forma, 24 punkty po pierwszym dniu bitwy. No Kezman też dowiózł mimo tej jednej wpadki. No i zobacz, pan Parówka, który tak naprawdę był na 7. pozycji, jego szanse naprawdę były niskie. Teraz 18 punktów, traci tylko 3 punkty do Kezmana. I jest ciągle w grze. Nie 10, tylko 8. Tak, to nie jest ten system stricte wordsowy. Zgadza się, po 10 punktach 8 doliczone. Sage również nasz reprezentant w zamkniętych kwalifikacjach do Mistrzostw Świata. Zresztą również Arnold brał w nich udział. No, ale ci panowie też będą musieli jeszcze trochę powygrywać. No, Kuba sama w najgorszej sytuacji. No, ale myślę, że nie przekreślamy jeszcze jego szans. Tutaj trzeba sobie powiedzieć wprost. Może Kuba potrzebuje naprawdę takiej sytuacji w stylu za tydzień 4 razy top 1, top 2, nie oszukujmy się, ale każdy z pozostałych zawodników na pewno ma otwartą drogę. Janek jest w super sytuacji, bo 24 punkty, Kezman tak samo, ale tak jak mówię, tutaj zrobiło się gęsto, ale musi być gęsto, bo to są naprawdę
niesamowicie dobrzy gracze w naszej scenie. Wiesz, tak naprawdę możemy powiedzieć, że i Younglin, i Kezman dobra sytuacja, ale jedno lobby, nagle znowu to wszystko odwrócimy. A, oczywiście Younglin tutaj bardzo komfortowej sytuacji, Kuba sama nieco z tyłu względem tabeli, ale to dopiero półmetek. Tutaj tak naprawdę ta sytuacja może się odwrócić, także pamiętajcie również, że fazę bitwy kończymy za tydzień, a później wejdziemy w 3 tygodnie świętowania. Finały. Najlepsi z najlepszych. Dostaliśmy ciekawe potwierdzenie, moi drodzy, przed telewizorami na Twitchu. Będziemy dzisiaj łączyć się z panem Parówką. No i świetnie. Z naszym zwycięzcą lobby. Z kimś, kto powrócił z samego dołu tabeli i wraca do gry. Można powiedzieć, że dogonił peleton, teraz się będzie trzymać. No i miejmy nadzieję, że może w następnym tygodniu zaatakuje i może udać się mu ta ucieczka. Czy sprosta również presji, wiesz, tutaj jednak rozmawianie z nami, a to też jest na pewno jakiś lekki stresik przed telewidzami, no ale tak, skradł moje serce na streamach. To na pewno. Tak, bardzo, bardzo mocno się rozwinął. Widziałem, że też liczby u niego na transmisjach wyglądają już naprawdę bardzo przyjemnie. Z tego, co słyszałem, ma nową kamerę, więc może zobaczymy też obraz to wideo. Kamery nie widziałem, wiesz? To jeszcze... Tak dzisiaj ktoś mi pisał, że... Lulu się ostatnio zaskoczył kreacją. Tak jest. No zobaczymy, może też będzie dzisiaj jakaś marynarka czy coś takiego, wiesz? Nie wiem. No. Ciężko powiedzieć. Więc dużo emocji. Na pewno teraz wydaje mi się, że było troszkę spokojniej, bo to wiadomo, otwarcie, niby trochę zdenerwowania, ale panowie już jednak te 3 tygodnie mieli za sobą, więc już byli trochę bardziej zaznajomieni z tym, jak się gra, jaki jest system. No a za tydzień zaczną się nerwy, zacznie się już kalkulowanie, spoglądanie na innych, ile oni mają punktów, w co idą, w co grają. Komu popsuć grę, komu ją naprawić. Komu z Ilana na przykład zabrać. Oj, właśnie. Różne rzeczy się mogą dziać. Ilan z karuzeli. Tak jest. A mieliśmy 9 kultystów przecież akurat. Ja też kiedyś miałem mieć. Pozdrawiamy z tego miejsca gracza Anonymo, czyli Lulusia. Tak, on na pewno wie, o co chodzi. Tak jest. A za chwilkę pan Parówka zagości u nas. No i co? Pan Parówka na pewno fajnie zaczął, bo w pierwszym lobby znalazł tą Shivanę, doprowadziła go do 3. miejsca, a to było takie fajne otwarcie. Później miał troszkę problemów, mówiliśmy tylko 10 punktów, no ale zwycięstwo zrekompensowało ten cały wysiłek. Ale myślę, że to wiesz, zawsze trzeba oceniać całość, chociaż ja mam wrażenie, że bardzo często właśnie gra tą Shivanę, bardzo często slamuje Hurricane. Nie wiem, może ma taki, wiesz, styl gry. Właśnie, przecież to on chyba zaczął to lobby, nie? Z tak. Yasuo, Hurricane. What? Tak jest. No po prostu od razu był Yasuo, boom, Hurricane. Tam jeszcze miecz został dołożony i plus miał 3 kiperów. Coś takiego. Więc niesamowita sprawa, ale mówię, ta ostatnia dzisiaj gra, no przepiękna. Coś pięknego, mieliśmy bardzo dużo zwrotów akcji, dużo wymian. W ogóle chłopaki, takie jak obserwowałem z reżyserki, gdzie mam podgląd na wszystkie 8 ekranów, w ogóle panowie bardzo dużo swapują. W sensie był taki moment, w którym dosłownie byliśmy na 8. poziomie, nikt nie miał Chosena, wszyscy szukali, runda się skończyła, nikt nie kupił. W ogóle naprawdę dziwne rzeczy się działy w tych grach dzisiaj. No właśnie, to tak też informacje dostawaliśmy w międzyczasie. Słuchajcie, jesteśmy 8. poziom, 2 osoby mają Chosena. Tak jest. I to takie, i tam też była ta sytuacja z tym, że Jarvan został na poziomie 2, bo był atak na 9. poziom. W trakcie okazało się, że wejdę na 9, ale nie zmienię Chosena, bo nie mam za co go kupić. Ach, dużo. Miałem wrażenie, że w perspektywie kwalifikacji tych zamkniętych tutaj troszkę ta gra była wolniejsza, że jakby widziałem, że nieco szybciej gracze na tych kwalifikacjach starali się wchodzić dużo bardziej agresywnie. Tutaj czasami byli bardziej cierpliwi po prostu. Byli bardziej cierpliwi, ale też weź pod uwagę to, że mieliśmy dzisiaj też grę ze szpatułkami. Te gry zazwyczaj kończą się tym, że są wolniejsze. Panowie też mam wrażenie, że nie brali tak strasznie na siłę tych Chosenów, chociaż kilka wyborów było kontrowersyjnych, no ale myślę, że tutaj pan Parówka więcej nam powie podczas wywiadu, jeżeli chodzi o tą strategię, bo sam chciałbym się dowiedzieć, czy ta Shivana w Hurricane to faktycznie przepis na sukces w tym tygodniu. A jak czarku u ciebie na ladderze? Różnie. Czyli lepiej nie było... To nie było dobre pytanie, rozumiem. Nie, bo wiesz, ostatnio nie. Rozmawialiśmy, tam obiłeś się o 300 punktów, a mówię, kurczę, no. Nie. Spadłem, jeżeli chodzi o punktację. Myślę, że moim głównym problemem jest to, że za bardzo łapię tak zwany tunnel vision, czyli fokusuję się, że mam to, pójdę w to i nie widzę żadnego świata poza tym. Spokojnie, to wina czatu, zagadali, wiesz.
Nie, to nie jest wina czatu, to jest moja wina. Po prostu, wiesz, gdybym był lepszy, to miałbym lepsze wyniki, po prostu. My w międzyczasie połączmy się z panem Parówką, powitajmy go na naszej transmisji. Reprezentant Tarczyński, Protein Team. Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, halo? Halo, Konrad? Halo? O, dobry wieczór. Witam serdecznie. Gratulujemy tego zwycięstwa na koniec i przede wszystkim dobrego występu. Jak takie na szybko przemyślenia po dzisiaj? Kurczę, no pierwsza gra, wszystko fajnie poszło w tej pierwszej grze. Później było coraz gorzej, druga i trzecia, ósme i szóste miejsce. No niestety nie poszły te giereczki. Musiałem wrócić, także ostatnia gra była bardzo ważna dla mnie. Chciałem nadgonić tą czołówkę. Bo już no jest bardzo ciasno na górze, powiedzmy nam przed czwartą grą. Pięć osób miało po 15 punktów bodajże, jedna miała chyba 21, Janek był na dużej przewadze, no i trzeba było zaryzykować, tak udało się, ta gra kiparami oddała i udało się wygrać giereczkę, także tak na szybko. Ja bym chciał zapytać tę Siwanę, czy to jakaś nowa taktyka, bo tak widzę, że obserwowałem trochę twoich gier też z realizatorki. Szybki Hurricane przede wszystkim. Tak, i ten szybki Hurricane, to jest przepis na sukces w tym tygodniu, czy raczej przypadek? Wiesz co, z tym Hurricane'em to nie do końca bym powiedział, że to jakoś była przemyślana technika. Po prostu dawało mi taki item, chciałem go zeslamować. Ja jestem raczej fanem slamowania szybkich itemów, więc no tak po prostu wyszło z tą Shyvaną. A że szybko dostałem Shyvanę na dwójkę, no to stwierdziłem, że można ją grać. Nie dawało mi brawlerów, ale w miarę w porządku wyszła ta gra. No, na ósmym levelu jak zrolowałem, no to dostałem po prostu Shyvanę 3 w czołzenie, więc... No, więc trzeba było iść po prostu, wyglądało. Jak rozumiem. Trzeba było już iść, dokładnie. Ja bym przede wszystkim też chciał zapytać o twoje nastawienie do gry, bo kiedy graliśmy, czy też oglądaliśmy was w fazie karuzeli pierwszej, to tak naprawdę ostatnie miejsce było tym najgorszym. Wiadomo, chciałeś grać pod top 3, żeby awansować bezpośrednio, ale wiesz, był większy margines błędu. Teraz, kiedy jesteśmy w fazie bitwy, no to jednak te top 4, nawet jeżeli grałbyś co lobby, może nie dać ci awansu. Czy tutaj twoja mentalność, nastawienie zmieniło się w perspektywie gry? Tak, to muszę przyznać, że po pierwszej fazie, czyli karuzeli, rzeczywiście celem minimum było przejście do drugiej fazy. Wiadomo, no tam już granie pod top 4, tak jak Jotosza wcześniej wspomniał, że wystarczyło w sumie w tych 6 grach zrobić top 4, no i prawdopodobnie dałoby to awans. W drugiej fazie, no niestety wygląda to inaczej, przechodzą tylko dwie osoby. Czołówka się często miesza co lobby, także no trzeba grać raczej pod wina, gdzie to znaczy to tak jakby definiuje inny playstyle, trzeba grać inaczej, bardziej agresywnie, trzeba korzystać mocniej z fortuny i tak dalej, może częściej, szybciej slamować itemy, więc no to też ma duży wpływ, także no w tej drugiej fazie no niestety wszyscy praktycznie gramy pod wina, więc będzie się to mieszać, raz będziemy robić pierwsze miejsce, raz ósme, więc to myślę, że będzie bardzo ciekawe. A czy dzisiaj przed samym startem rozgrywek miałeś w głowie jakiś plan, w sensie, że na przykład okej, muszę grać dzisiaj pod wina, będę, nie wiem, grał slayerów, będę grał keeperów, coś sobie założyłeś w głowie, czy po prostu podszedłeś znaczy, do tego, tak, co tak gra? Założenia. No, okej. Okay. Aha, okej. Okay. No, to znaczy tak, miałem pewne założenia, to znaczy ja raczej wychodzę z takiego przeświadczenia, że raczej zawsze gram to, co gra da, nie staram się niczego forsować, w każdej grze w sumie dzisiaj grałem co innego. Pogłupiłem się w tej trzeciej grze, tak na szybko jeszcze powiem. Tam chciałem grać talona, był niekontestowany w całym lobby i w sumie nie dostałem tego talona. No i tak to wyglądało. No ale a propos tak jakby jakichś założeń przed tą fazą. No dzisiaj celem takim nadrzędnym byłoby zrobienie przynajmniej chociaż jednego pierwszego miejsca, bo na pewno będzie miało to duży wpływ, jeśli chodzi o tiebreaki. No i starałem się być jak najwyżej w każdym lobby, tak? No to takie proste założenie, żeby starać się być w okolicach top 4 powiedzmy. A z perspektywy, że tak powiem, twojej, którzy gracze ci zaimponowali w tym lobby? Kto uważasz, że jest rzeczywiście w formie i kogo najbardziej będziesz się obawiał przed następnym tygodniem rozgrywek? Znaczy, obawiać się to może za duże słowo, ale do wszystkich, tak jakby wszystkich, darzę dużym szacunkiem i respektem. Kurczę, kto mi mocno zaimponował? Może tak troszkę odejdę od tematu. Mocno mi zaimponował Sage, to było wczoraj, no niestety wyszło jak wyszło, ale też jest naprawdę bardzo, bardzo groźnym graczem, no i w ogóle sam fakt grania z takimi zawodnikami jak Kezban, Sage, Shreddy, no to jest ogromny zaszczyt. Także no, czy ktoś mi zaimponował? No ci gracze mi zaimponowali już dużo wcześniej, prawda? Teraz już po prostu jesteśmy w jednym lobby i gramy i wszystko może się wydarzyć, tak? Dobrze, powoli zbliżamy się do końca. Ja ostatnio obiecałem, że nikt tego nie robi, więc może Konrad ja zrobi. Ja chciałbym właśnie zrobić. Może Konrad chciałbyś kogoś pozdrowić. Mogę pozdrowić? Właśnie.
Tak, chciałbym pozdrowić wszystkich kibiców na czacie, wszystkich kibiców przed telewizorami, całą rodzinę, moją ukochaną dziewczynę w Dniu Kobiet. Życzę też wszystkim kobietom wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam całe studio, ciebie Czarek i ciebie Daniel. I cóż, no to chyba tyle by było. Myślę, że o nikim nie zapomniałem. Dobrze. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy pięknie. Dzięki, dzięki. Dziękuję również. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Super zakończenie z tego wieczoru. No tutaj oczywiście przypomniał o Dniu Kobiet. No ja uważam, że teraz w tym momencie złapał za serca nie tylko kobiety na czacie, ale każdego widza, bo rzeczywiście to zakończenie było wyśmienite. Widać, że nie tylko dobry w gry komputerowe, ale również kulturalny. Elegancki chłopak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Pierwszy na wywiadzie, który pozdrowił, prawda? Trzeba przyznać. Oczywiście zapraszamy również do niego na streamy, jeżeli chcecie trochę więcej Teamfight Tactics pooglądać sobie pan Parówka. Również odpala się, a śledźcie jego kanał. A my cóż, powoli chyba kończymy. No oczywiście. Dzisiaj to rozrywki. Wiele emocji dzisiaj już za nami. Miejmy nadzieję, że za tydzień będzie ich jeszcze więcej. Liczę na to, że końcówka będzie mocno taka zaciśnięta, że każdy będzie chciał wygrać, no i będzie nam się to super oglądało i komentowało. Moi drodzy, my wracamy oczywiście z Teamfight Tactics, z Mistrzostwami Polski, z Ultraligą TFT za tydzień o tej samej porze, ale pamiętajcie, że już od jutra 17.30 playoffy Ultraligi w League of Legends, także sporo e-sportu na antenie Polsat Games. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
Thank you.